Witamy wszystkich internautów, którzy nas oglądają na Wykopie. Witamy tych, którzy oglądają nas na Bankierze. Jestem Radek Przybył z Bankier TV i dzisiaj w bardzo nietypowych okolicznościach, po raz pierwszy w plenerze, robimy wideo AMA z kimś niezwykłym, z Jędrzejem, kapitanem Zamku Chojnik. Jesteśmy w samym centrum Karkonoszy. Ja jestem, przyznam, pierwszy raz w Jeleniej Górze i to miasto mnie urzekło. Wczoraj sobie tutaj trochę poszwędaliśmy się po rynku. Byliśmy w cieplicach. Niezwykłe. Jeżeli ktoś tutaj nie był, to warto przyjechać, bo miasto w ogóle nie wygląda po polsku. Jest czyste, pomalowane, piękne, fajne bardzo klimaty i dobre jedzenie. Ale musieliśmy się wdrapać na Zamek Chojnik. Zamek Chojnik jest bardzo blisko, bo ja wiem, z 4-5 km od Jeleniej Góry, natomiast kilkaset metrów w górę. I kilometr, który zobaczyłem na Google Maps, okazał się 40-minutową wspinaczką. Także klimatyczne miejsce. Specjalnie tu wczoraj zakładano nawet chyba internet, tylko z okazji tego, żeby tu się mogła odbyć ta wideo AMA. Jeszcze raz witam pana kapitana, witam Jędrku, cześć. Witam wszystkich. I teraz tak, jaki mamy w ogóle na dzisiaj plan, ja może opowiem. Czekamy teraz na wasze pytania, możecie pytać Jędrka o co tylko chcecie, natomiast ja tutaj tylko za chwilę to berło oddam Jędrkowi i zniknę sobie przypilnować którejś kamery i będę czytał pytania Zofu. Już mnie pewnie nie zobaczycie, albo jeżeli zobaczycie, to tylko przypadkiem. Natomiast Jędrek będzie mówił o tym, o co chcecie go zapytać. I pytajcie o wszystko, czekamy cały czas, czekamy na to, żebyście zadawali nam pytania. Ja mam jedno pytanie od siebie, bo kiedy obejrzałem filmy, które się pojawiły w internecie, zacząłem się zastanawiać, skąd w ogóle taka pasja, skąd taki pomysł. Masz może w ogóle, weź sobie mikrofon. Witam wszystkich jeszcze raz. Nazywam się Andrzej Ciesański, jestem przewodnikiem sudeckim, potocznie zwany Jędrek. Skąd ta pasja? Mój Boże, ja się nie urodziłem tutaj, ja jestem ze Starogardu Gdańskiego i jak byłem jeszcze małym dzieckiem, w okolicach Starogardu nagrywano film Krzyżacy. Wszystkie konie, które były w stadzie ogierów Starogard Gdański, brały udział w filmie, a ja w tym stadzie zacząłem jeździć w wieku 7 lat. Miałem przyjemność jeszcze jeździć na tym srokaczu, na którym jeździła Jagienka. Jakoś tak ta historia mi utknęła w tym momencie. Poza tym stwierdziłem, że Krzyżacy są bardzo wredni ludzie, skoro chcieli zabić Danuszkę. I postanowiłem się na nich zemścić jako małe dziecko. No i stąd chyba ta jakaś nutka, która ciągnęła się przez całe moje życie. No w tej chwili już nie chcę nikogo zabijać, ani żadnych Krzyżaków. Wręcz przeciwnie, żyję z nimi w dużej przyjaźni. Ale coś tam zostało i w sumie jest to zainteresowanie historią już na całe życie. Nie jestem historykiem z wykształcenia, także proszę o pytania, które nie będą mnie waliły z nóg od razu na dzień dobry. Ja tylko jestem amatorem, człowiekiem, który lubi czytać książki historyczne, nie tyle powieści, ile opracowania historyczne. Poza tym lubię wszelkiego rodzaju, jak to się teraz popularnie określa, słowo, którego za bardzo nie lubię, ale które no może i pasuje, klimaty historyczne. Od niedawnego czasu, od krótkiego czasu jestem kasztelanem już w Zamku Chojnik. Mam przyjemność tutaj gościć turystów teraz pod właściwie własnym nazwiskiem niemalże. A jak już ma się zamek, no to w tym momencie to obliguje, to obowiązuje do jakiejś pewnej szerszej wiedzy i opowiadania o tym wszystkim. Także no czekam na jakieś pytania, aczkolwiek nie dawajcie mi bardzo trudnych pytań. Mamy już bardzo dużo pytań. Pierwsze pytanie w ogóle tak jest trochę z czapki. Czy chłodno jest tutaj w zamku? No mi w tej chwili jest troszeczkę gorąco, aczkolwiek słońce świeci i tam, gdzie wiatr nie wieje, jest w miarę ciepło, ale temperatura zewnętrzna wynosi około 18 stopni. No dobrze. Skąd pan czerpie swoją wiedzę? Bo część rzeczy, które usłyszałem na pana filmach, różni się od wiedzy wyniesionej ze szkoły. Jędrek, ja mam jeszcze przypięty tutaj taki mikrofon. Dobrze. Z niego gorzej słychać, ale nie przejmuj się mną. Mikrofon jest twój. Skąd ja czerpię wiedzę? To są książki, 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 jeszcze raz książki. Ja nie czytam powieści historycznych, no bo wiadomo, że tam fantazja autora to jest dość szeroka sprawa. Natomiast czytam opracowania sensu stricte historyczne. Poza tym czytam również wszelkiego rodzaju pisma typu Mówią Wieki, Focus Historia. Czasami oglądam w telewizji ewentualne programy historyczne, które gdzieś tam ukazują się na Discovery, na tego typu stacjach.
No wydaje mi się, że to jest to, moja wiedza, wiem, że ona odbiega troszkę od normy, tylko jest jedna rzecz. Pamiętajcie, że podręczniki, z których wy korzystacie w szkołach, tak naprawdę były pisane jakieś 60-70 lat temu. Ministerstwo Edukacji Narodowej to jest dziwna instytucja, gdzie siedzi takie grono leśnych dziadków, robiących właściwie pieniądze nie wiadomo na czym i najczęściej biorą jakieś dawne podręczniki od historii, tą wiedzę troszeczkę tam przerabiają na własny sposób i dalej podają to samo, tylko w troszkę innej formie. To powoli, powoli zaczyna się zmieniać, niestety zbyt powoli, bo to, ta wiedza historyczna, którą powiedzmy posiadano 40, 50, 80 lat temu, bardzo mocno odbiega od normy, od tego, co wiemy już dzisiaj. Archeologia, badania dokumentów posunęły się bardzo do przodu. W tej chwili dzięki między innymi internetowi mamy łączność z każdą biblioteką na każdym kawałku świata. Możemy korzystać z dokumentacji, która tam jest zgromadzona, a masa dokumentacji dotyczących Polski jest rozproszona po całej Europie. I czasami ktoś tu, powiedzmy, miał jakiś tam dokumencik albo go nie miał w ogóle, wysnuł jakiś wniosek, wpisał go do książek, to poszło do podręczników, po czym się okazuje, że ta teza jest kompletnie niezgodna z kilkoma innymi dokumentami, które leżą gdzieś w Europie. Wcześniej z tego nie korzystano, teraz już z tego można korzystać. Mamy fantastycznych w Polsce mediewalistów, którzy no już w tej chwili to zaczynają podawać w formie, mówiąc krótko, książkowej. Problem polega na tym, że skoro przypada no, pół książki na osobę w tym kraju na rok, no to jest dramat, bo to oznacza jedno, że jeżeli w ogóle książek nie czytamy, to literatury specjalistycznej prawie w ogóle nikt nie czyta. Dlatego ci ludzie, tak jak wracam do tej starej sprawy, ci ludzie, którzy piszą te podręczniki, byli wykształceni kupę lat temu. Jeżeli oni nie odnawiają swojej wiedzy, nie korzystają z tego, co się obecnie ukazuje, to mamy poważny problem i cała ta wiedza jest po prostu o kant tyłka potłuc. Co jeszcze można tutaj dodać? No niewiele, no może jakieś następne pytanie bym prosił. Proszę bardzo, następne pytanie. Co można było zrobić, żeby zachować potęgę Rzeczypospolitej w XVII i XVI wieku? Odpowiedź jest bardzo krótka. Trzeba było wprowadzić inny system władzy, to znaczy powinno być tak, jak to nastąpiło we Francji, czyli władza absolutna króla, dlatego że Polska nie upadła z powodu szlachty, która była rozwarcholona. To bez powodu się nie dzieją pewne rzeczy. Sama szlachta miała bardzo fajną demokrację, natomiast do upadku Polski doprowadziła magnateria. Te potężne rody, które dysponowały gigantycznymi wręcz majątkami, jak na dzisiejsze warunki, tego się nawet nie da odnieść do dzisiejszej skali przedsiębiorstw, bo to były, no nie korporacje, bo to rządził jeden człowiek, powiedzmy właściciel całego tego majątku, tylko ci ludzie mieli rozbujałe ambicje. Często byli egoistami, niektórzy byli no, niekoniecznie zbyt mądrzy, a chcieli koniecznie rządzić. Montowali sobie klientelę, tą zubożałą szlachtę, która miała prawo głosu, aczkolwiek nie miała już wielkich majątków z różnych tam powodów. I oni wpływali na losy Rzeczypospolitej. Natomiast sama demokracja szlachecka była fenomenalnym wynalazkiem. Wydaje mi się, że nawet lepszym niż dzisiejsza demokracja. Dlatego, że no tutaj był pewien błąd w Polsce, dlatego, że mieszczanie nie mieli prawa głosu. To była też kasta dosyć bogata i dobrze wykształcona. Kłopot polegał na tym, że rządziła wyłącznie szlachta. I jak wyglądała demokracja szlachecka? Te sejmiki takie drobne, regionalne, wojewódzkie, powiatowe, one się zbierały i próbowały coś wymyślić. Kiedy już wymyśliły, a na ogół gro ludzi było zainteresowanych no, jakimś sensownym rozwiązaniem, czasami trafił się warchoł, który mówił nie. No to brano tego warchoła w obroty i zaczęto z nim dyskutować. Jeżeli to nie pomagało, to po prostu czasami brano wprost kije i tak długo go tłukli, aż facet się zgodził. Kiedy już się zgodził, wysyłano delegata na sejmik, powiedzmy piętro wyżej, który również przedstawiał już wtedy z żelazną konsekwencją swoje stanowisko. Ale wystarczyło, że przyjechał magnat, który przyjeżdżał z oddziałem wojska, który miał masę tej tak zwanej klienteli, czyli tych wszelkiego rodzaju biedaków dysponujących również głosem, że to liberum veto, które no niestety nie wiadomo dlaczego i po co wprowadzono, nagle się okazywało, że sejmy są zrywane, rozwalane, niszczone. No pierwszą osobą, która się w ten sposób bardzo niechlubny w Polsce zaznaczyła, był pewien szlachcic, nazywał się Siciński. Otóż on zerwał pierwszy sejm w Polsce. To była ciekawa historia, dlatego że kiedy on wrzasnął to veto, czyli nie pozwalam, i uciekł na Pragę, jak to jest ładnie opisane, jeden z senatorów Rzeczypospolitej powiedział, bodajby cię ziemia nie przyjęła. I tu jest taka ciekawostka, po jego śmierci, co go zakopano, to był wyrzucany z grobu.
jeszcze w XVIII wieku jakiś proboszcz gdzieś tam na dzisiejszej Ukrainie pokazywał tego posła sicińskiego zmumifikowanego w szafie na plebanii go trzymał. Co się potem z tym ciałem stało, to już nie potrafię powiedzieć. W każdym razie rzeczywiście ta klątwa się spełniła i człowiek, który otworzył furtkę do tego, żeby prędzej czy później Rzeczypospolitą zniszczyć, no spotkała go zasłużona kara, bo nie wiem, czy on w ogóle gdziekolwiek ma w tej chwili jakikolwiek grób. Inna sprawa, to jest jeszcze, no mówię, parę innych historii. No, taka rzecz, o której teraz historycy zaczynają coraz głośniej mówić, że do upadku Polski w dużej mierze przyczyniło się to, co my uważamy za nasz ogromny sukces, czyli Konstytucja 3 maja. Ta konstytucja była na tyle niebezpieczna dla państw ościennych i na tyle nowoczesna, że Bogiem a prawdą, gdyby nie ta konstytucja, to wszyscy twierdzą, ci historycy, którzy obecnie tam się tym zajmują, że prawdopodobnie do rozbiorów by nie doszło. No ale to już jest osobna historia. Ja no, proponuję szukać w tej chwili tych najnowszych informacji na ten temat. Myślę, że tego zaczyna się pojawiać coraz więcej, także nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. Dobra, mam następne pytanie od Diponta. Czy irytuje pana te nasze polskie wieczne kultywowanie? Przepraszam, muszę jeszcze raz powtórzyć. Wyłączyłem mikrofon. Dipont pyta, czy irytuje pana te nasze polskie wieczne kultywowanie klęsk, obchodzenie rocznic przegranych powstań, a nie tych wygranych i nasza martyrologia? Nie, no to podejrzewam, że irytuje wszystkich już powoli, dlatego że no, większość narodów obchodzi to, co jest wspaniałe i wielkie w swojej historii. Natomiast my rzeczywiście ciągle płaczemy nad rozlanym mlekiem, czyli mówiąc krótko, to może głupio brzmi, ale nad rozlaną krwią. A klęski należy pamiętać, żeby wyciągać z nich naukę. Należy o tym pamiętać, a wyciąganie jakieś z tego robienie wręcz święta, mi się wydaje, że jest to poważnym błędem. To chyba nie o to chodzi. My w ogóle mamy taką dziwną inklinację do robienia dziwnych rzeczy w różnych dziwnych porach. No wiadomo, o powstaniach przegranych trzeba pamiętać, chociaż staramy się zupełnie nie pamiętać o jedynym wygranym powstaniu, a mianowicie o powstaniu wielkopolskim. I ono gdzieś tam powoli się przebija, że to jest jedyne nasze wygrane powstanie, ale reszta to jest ciągle smutna, smętna. Zresztą nasze święto narodowe, na litość boską. No, ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić to w listopadzie, gdzieś, kiedy już mamy śnieg z deszczem, zmierzch zapada o godzinie 17, i mamy obchodzić święto narodowe. Większość narodów obchodzi to latem, kiedy jest ciepło, kiedy można bawić się do późnych godzin nocnych. A rzecz jest o tyle ciekawa, że mało kto o tym wie, już nawet rzecz w ogóle jest paradoksalna, część historyków nawet o tym nie pamięta. Ja to wiem od pana Ludwika Stomy, który fantastyczne felietony zamieszcza w Polityce, ale napisał również kupę fajnych książek. Otóż w Polsce, jako jedyni w Europie, ustanowiliśmy pierwsze święto narodowe, nie dotyczące żadnego patrona świętego, bo często powiedzmy, ktoś tam ma Dzień Świętego Patryka, czy coś innego, to jest związane z kultem chrześcijańskim. Natomiast my mamy pierwsze święto w Europie ustanowione przez Władysława Jagiełę w 1411, który w rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej ogłosił, że ten dzień ma być wolnym, przeznaczonym na mszę w kościele i nie na pracę, tylko na zabawę. To jest pierwsze święto narodowe w Europie. Dlaczego? 15 lipca 1410 roku. Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie skorzystano z tej fenomenalnej okazji, żeby zrobić piękną lipcową pogodę w rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej, która nie jest rocznicą bitwy z Niemcami, bo to jest też nieporozumienie, aczkolwiek pomogła nam w utrzymaniu naszej państwowości, ta wygrana bitwa. Tylko robimy to jak zwykle w listopadową noc, w smutnych warunkach. Dobrze. Mam następne pytanie. Noisy. Czy lubi pan nowoczesną technologię, na przykład e-czytnik zamiast książki? Jeżeli chodzi o książki, to nic ich nie zastąpi. Ja nie wyobrażam sobie korzystania, oczywiście korzystam z innych źródeł. Przykro mi, ale nie korzystam z internetu, ponieważ to są źródła często anonimowe, w których często pokazują się bzdury po prostu. Czasami są to jakieś strony, które oczywiście są oficjalne, podpisane, więc zdarza mi się gdzieś tam wejść na tego typu strony, ale dla mnie książka to jest podstawa. Tam jest autor, tam są źródła. Poza tym, no nie ukrywam, że jestem wzrokowcem i jeżeli przeczytam jakieś zdanie, to ono mi gdzieś tam zawsze utkwi w pamięci. Dlatego łatwiej mi korzystać ze źródeł pisanych, aczkolwiek jak najbardziej korzystam z nowoczesnych technologii. Kolejne pytanie. Raven 444. Praca na Zamku Chojnik to było marzenie, czy to przypadek? Jeżeli marzenie, to kiedy się ono narodziło? No cóż, ja przyjechałem w Karkonosze w
1987 roku. Tak jak powiedziałem wcześniej, już jestem z Starogardu Gdańskiego. Pracowałem w różnych stadninach koni, ale głównie na Pomorzu. Natomiast tutaj zaproszono mnie do pracy w stadninie koni Strzegom, obecnie już nieistniejącej, ale bynajmniej nie z mojego powodu. Ja już w tym czasie zacząłem interesować się turniejami rycerskimi. W 89, w 90 roku brałem udział w pierwszych turniejach tu organizowanych na Śląsku i w Golubiu-Dobrzyniu. Po czym wylądowałem tu przez przypadek na rajdzie konnym, bo prowadziłem rajdy konne w Karkonoszach, wylądowałem na zamku Chojnik, który znałem wcześniej gdzieś tam z pierwszych wędrówek. Porozmawiałem wtedy z moim przyjacielem, ówczesnym kasztelanem, który niedawno odstąpił mi ten zamek. Porozmawialiśmy i tu stworzyliśmy pierwszy turniej. No i praktycznie ja na tym zamku, kiedy stadnina została rozwiązana bodajże w 94 roku, od 95 roku jestem z tym zamkiem już związany w pewnym sensie zawodowo. Mam własną działalność gospodarczą. I no właściwie to ja wiedziałem, że prędzej czy później mój przyjaciel, który jest troszkę starszy ode mnie, prędzej czy później odejdzie z tego zamku i no kasztelanem zostanę tutaj. No, dla mnie jest to ukoronowanie jakiejś tam drogi, jest to w pewnym sensie marzenie, no bo towarzysz husarski musi mieszkać w jakiejś siedzibie porządnej. Ja tu wprawdzie nie mieszkam, ale przynajmniej mam zamek. Mhm. Również Raven 444. Mógłby pan polecić jakieś mniej znane, ale ciekawe zamki w Polsce? Słuchajcie, jak przyjedziecie w okolice tutaj Dolnego Śląska, w ogóle na Dolny Śląsk, czy tu można coś polecić? Tu od zamku do zamku jest średnio 15-20 kilometrów. To jest najbardziej zazamczony region w Polsce. O tyle, ile powiedzmy gdzieś tam w różnych województwach w Polsce, gdzieś mi tam czasami pokazywano w jakimś kościele, czy w jakimś tam innym zabytkowym miejscu, jakiś tam maciupeńki fragmencik, o proszę, tu jest fragment fresków z XIV wieku, Boże drogi, szyba pancerna i wszystko razem, to tutaj freski z XIV wieku są wszędzie. Od zamku do zamku jest kawałek drogi. Po kolei można obserwować z wieży każdego zamku kolejny następny zamek. Tutaj jest taka unikatowa wieża rycerska. To jest coś, gdzie mieszkano w XIV wieku. Na ziemiach w ogóle całej Polski takie wieże rycerskie były budowane z drewna, z dębowych bali, bo one są trudne do spalania i bardzo wytrzymałe. Aczkolwiek prędzej czy później te wieże były zniszczone. Natomiast tutaj dostępny budulec, konkretnie kamień, jest bardzo łatwy pozyskać. Poza tym tutaj mamy również skały wapienne, z których wypalano wapno, więc robienie zaprawy wapiennej nie przedstawiało większych problemów. Tutaj powstała ogromna ilość wież rycerskich, których czasem powstały zamki, ale część z nich zachowała się w stanie niezmienionym. Najsłynniejszą taką wieżą jest niedaleko stąd, pod samą Jelenią Górą, wieża rycerska w Siedlęcinie. Jest to wieża, która nigdy nie została zniszczona, jest w fantastycznym stanie. A największą ciekawostką jest to, że w tej wieży odkryto w XIX wieku freski. Po czym jakiś, no wtedy tu była jeszcze zwierzchność niemiecka, jakiś domorosły konserwator postanowił je zakonserwować. Polegało to na tym, że on je właściwie przemalował na własny sposób. Namalował tam jakieś sceny religijne, przemalował wszystkich na zakonników i było fajnie. W 1945 roku przyszli tu polscy konserwatorzy, no popatrzyli, ojej, no znowu freski religijne, nie ma sensu głowy zawracać, fresków religijnych mamy tu ogromną ilość, dajmy sobie z tym spokój. 5 lat temu przyszli konserwatorzy, żeby zakonserwować te freski, które tam były. Momentalnie zorientowali się, że to nie jest oryginalna farba. Kiedy zdjęto tą farbę, wybuchła afera. Już następnego dnia niemalże się okazało, że to jest unikat w skali absolutnie europejskiej. Po odsłonięciu całego fresku okazało się, że są to freski przedstawiające legendę o królu Arturze, namalowane w roku 1346. I tutaj z kolei Anglicy zaczęli przyjeżdżać pod siebie i przepraszam za wrażenie, robić na rzadko pod siebie. Bo uważano, że legenda o Lancelocie, która jest przedstawiona na ścianie w wieży w Siedlęcinie, jest to XV-wieczne fałszerstwo, bo sama legenda arturiańska pochodzi z wieku XIII właściwie. Natomiast no, wiek XV dorobił legendę o rycerzu Lancelocie. A się okazało, że w wieży w Siedlęcinie jest przedstawiona legenda o Lancelocie namalowana w roku 1346. Czyli oni muszą w tej chwili zmieniać podręczniki do literatury, bo popełnili błąd. Takich fresków w Europie nie ma. Jest to absolutny unikat. Także no, naprawdę polecam choćby taką wieżę rycerską w Siedlęcinie. Fantastyczny zabytek obronny. Dobrze. Bardziej historyczne czy bardziej osobiste pytanie teraz? Jakie sobie życzysz? No to pojedziemy jeszcze tym samym użytkownikiem. Raven 444. Skąd się pan dowiedział o swojej sławie w internecie i jak pan zareagował na to? Ta sława mnie troszkę przerasta. Ja nie jestem, tak jak powiedziałem, historykiem z wykształcenia, studiowałem zootechnikę. Wcześniej skończyłem pomaturalne studium hodowli koni. Pracowałem głównie z końmi i to mnie najbardziej interesowało. No inna sprawa, że konie to jest kawaleria, to jest historia.
To jest jedna rzecz. A no właściwie no, trudno tak do końca na to pytanie odpowiedzieć. No, ta sława, no skąd ja się dowiedziałem? Ja w internet praktycznie wchodzę. Pierwsze filmiki nagrywali tutaj turyści zupełnie przypadkowo. Nie ukrywam, że pytano mnie o zgodę, czy oni to mogą gdzieś tam na swoim portalu w internecie umieścić. Mi to naprawdę nie przeszkadzało, proszę umieszczajcie sobie. Zaskoczony byłem oddźwiękiem, jaki potem nastąpił, bo tak jak powiedziałem, ja tych filmów, swoich filmów w internecie nie oglądałem, nie oglądam. Komentarzy nie czytam, jeżeli kogoś to uraziło, to przepraszam, ale ja nie jestem w stanie tego robić ani, no nawet nie mam ochoty, bo ja się czuję tym trochę zażenowany. Ja uważam, że mam znacznie większa ilość ludzi, która jest znacznie lepsza ode mnie, o wiele ciekawiej opowiada. Ma znacznie większą wiedzę, więc nie wiem, jak to zrozumieć. To skromność taka. Zamaskowany pisze, jakie wydarzenie historyczne chciałby pan najbardziej zobaczyć na żywo? No tutaj nie ma żadnej dyskusji, są dwie bitwy. Pierwsza to jest bitwa pod Grunwaldem, która jest najsłynniejszą bitwą, a niewiele o niej wiemy, wbrew pozorom. A druga, no jest to najwspanialsze nasze zwycięstwo z kolei, no absurdalne w świecie militarnym. To jest 4 lipca 1410, bitwa pod Kłuszynem. No i jeszcze taka trzecia, bardzo słynna szarża husarii, która była w 1621 roku, 10 września, pod Chocimiem, gdzie 600 husarzy uderzyło na 10 tysięcy janczarów, roznosząc ich w drobny mak, około 1000 zabijając. Mm-hmm. Maciej Bo pyta, jaki okres Rzeczypospolitej uważa pan za najbardziej rozwojowy, w którym zaszło dużo znaczących reform, wzrastała pozycja i znaczenie naszego kraju? Tutaj nie ma raczej problemu z odpowiedzią, to jest wiek XIV, czasy, kiedy Łokietek oddaje już w miarę zjednoczoną, zjednoczone Królestwo Polskie swojemu synowi Kazimierzowi III, zwanemu później Wielkim. Kazimierz III właściwie rozbudował państwo do tego, co my później mamy. On stworzył podwaliny potęgi, którą rozwinęli troszeczkę potem Jagiellonowie, chociaż, no co to ukrywać, już za Jagiellonów zaczyna się taki troszeczkę symptomatyczny upadek. Ale Kazimierz III to jest człowiek, który stworzył nową gospodarkę. Mówi się, że zostawił Polskę murowaną, a zastał drewnianą. To jest oczywiście lekka przesada, dlatego że jeszcze w XVII wieku budynków murowanych w Polsce było zaledwie 17%, ale to już jest szczegół. Tu chodzi o coś innego. On stworzył bardzo nowoczesne państwo. Żal, że nie miał potomka tak mądrego jak on sam. A to, że myśmy wygrali pod Grunwaldem, to jest zasługa Kazimierza III, który na przykład państwo, które otrzymał od swojego ojca Władysława Łokietka, powiększył trzykrotnie. Więc już samo to i rzecz ciekawa, on właściwie, mówi się, że wojen nie prowadził. On z konia nie zsiadał tak naprawdę, chociaż nie był dowódcą, tego miał bardzo zdolnych ludzi, którzy za niego prowadzili kampanie wojenne, ale to nie były jakieś gigantyczne militarne konflikty, tylko to było rozszerzanie i gaszenie lokalnych problemów i rozszerzanie państwowości Polski. Jasne. Upadająca Polska pyta, było już to pytanie, ale jest chyba trochę dokładniejsze. Kiedy dowiedział się pan o swojej popularności? Czy było to wielkie zaskoczenie? Nie, to nie był jakiś nagle dzień, że dostałem pałką w głowę i olśniło. Po prostu ludzie zaczęli przychodzić tutaj na zamek i zaczepiać mi, a widzieliśmy pana w internecie. To zaczęło się coraz częściej powtarzać. Nie? Dla mnie było to o tyle przyjemne, nie tyle, że mnie tam widzieli, tylko dlatego, że przyszli na zamek, bo widzieli coś w internecie. Więc mnie raczej interesuje, żeby ludzie przychodzili i zwiedzali ten zabytek. Jednocześnie to, o co mi cały czas chodzi, no jakaś inspiracja, żeby ktoś się zainteresował historią, żeby spróbował no, ruszyć jakieś książki historyczne. Jeszcze raz podkreślam, nie jakieś powieści historyczne, bo chociaż z drugiej strony teraz są coraz lepsze. I polecam Sapkowskiego. Jeżeli odrzucicie z Sapkowskiego, na przykład weźmiecie tą jego ostatnią trylogię Narenturm, Boży Wojownicy i Lux Perpetua, to jeżeli odrzucicie wszystkie czary i wszelkiego rodzaju rzeczy niemożliwe, to jest fenomenalnie napisana historia wojen husyckich tu na Dolnym Śląsku. Tam nazwiska, bitwy, polegli ludzie. To jest wszystko wyciągnięte z archiwów. No, także taką książkę mogę komuś polecić, bo tam można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć, tylko odrzucać czary. A no mówię, wracając do tego, kiedy się dowiedziałem, mówię, to narastało powolutku, po prostu coraz więcej ludzi się zgłaszało i na ten temat mówiło. Na pewno takie pytanie jeszcze padnie, ale ja pociągnę jeszcze ten temat. A czy to przekłada się jakoś na biznesowe tutaj działanie, na efekty finansowe tego? Znaczy, no dla mnie bezpośrednio w tej chwili nie. Także to nie jest jakiś problem. Natomiast mówię, cieszy mnie to, że ludzie przychodzą na zamek i go zwiedzają, bo ruch turystyczny troszeczkę się zmienia.
spore grupy Polaków wyjeżdżają za granicę. No to jest, ja im oczywiście tego nie zabraniam, tylko to jest trochę dziwne, że większość ludzi nie zna zabytków własnego kraju, zachwyca się jakimś tam zabytkiem hiszpańskim, francuskim czy portugalskim, ewentualnie egipskim. No, no cóż, oni mają starsze zabytki, to jest inna historia, ale nie zna własnego kraju, nie zna naprawdę pięknych zabytków, tutaj uciekają za granicę. Wycieczki szkolne się powoli kończą, to jest dość brutalne, ale nie dlatego, że ludzie nie mają pieniędzy, bo doskonale o tym wiem, to dlatego, że dzieciaki w szkołach od razu informują nauczycielkę, że one na wycieczkę nie pojadą, bo im się nie chce chodzić. Zaczyna być to dramatyczne. Jeżeli kogoś zainspiruje, żeby jednak przyszedł tutaj i oglądał to wszystko, no to jest dla mnie jakiś sukces. Mhm. Ryu pyta, jakby mógł pan do naszych czasów przenieść jakiś historyczny zwyczaj w nasze czasy, to jaki by pan wybrał? Trochę skomplikowana składnia. Nie no, pytanie jest do zrozumiałe. Jaki zwyczaj? Wydaje mi się, że zwyczaj, który kiedyś nie istniał, bym wyrzucił z języka polskiego, znaczy wieczne narzekanie. My w tej chwili, jak się dwóch Polaków spotka, momentalnie muszą mieć problemy, momentalnie narzekają, momentalnie jęczą, a kiedyś tego nie było. Kiedyś ludzie raczej radośnie podchodzili do życia, cieszyli się z każdego szczęśliwego dnia, nie ma zarazy, nie ma wojny. Plony rosną, cieszmy się z tego, bawmy się tym i rozwijajmy wszystko dalej. No, idźmy do przodu, a nie lamentujmy z tego powodu, że coś nam się kiedyś nie udało. No nie udało się, to wyciągnijmy wnioski i idźmy do przodu. Jasne. Przepraszam, zgubiłem się. Dlaczego akurat tytuł kapitana, zapytał Ikstas? Ja jestem starostą Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik. A od 17 lat mamy bliską współpracę z grupami czeskimi. I dla nich starosta, oni oczywiście mają ten tytuł, jest, ale pewnego dnia oni tak, nie wiem dlaczego, rzucili, że jestem kapitanem tego bractwa, że steruję tym bractwem i oni tam ciągle się nabijali, głównie na moją żonę wołali kapitanka. Jakoś to się przyjęło i w końcu stanęło na tym, że jestem kapitanem bractwa. Jasne. Ryu pyta, jakby mógł pan do naszych czasów przenieść jakiś historyczny, to już było, i drugie, jakie są według pana najbardziej irytujące przekłamania historyczne w opinii publicznej? Irytujące, no cóż, pierwsza sprawa, wilcze doły pod Grunwaldem i upał, na którym stali krzyżacy, to jest totalna bzdura. Krzyżacy w żadnym słońcu nie stali czekając na bitwę, nigdy nie wykopali wilczych dołów. Drugie przekłamanie, no to już jest gigantyczne, to są te słynne husarskie skrzydła, których tak naprawdę husaria w boju właściwie nie używała, a jeżeli w ogóle miała jakieś skrzydełka, to były to niewielkie skrzydełka, najczęściej zaledwie jedno, przyczepione do tylnego łęku siodła. Niezbyt duże i najwyżej 17-18%, tam 15-18% chorągwi husarskich używało tego w boju. Mhm. Oj, teraz filozoficzne pytanie. Bartosz Wielki pyta, jaki jest sens życia według Jędrka, kapitana Zamku Chojnik? No żyć, po prostu żyć, cieszyć się życiem i żyć. No jaki może być inny sens? Dobra. Deep, jako człowiek, który lubi historię, co pan sądzi o książkach Normana Davisa? Czytam. Dwie jego książki przeczytałem. Przyznam się, że tylko dwie. Dlatego, że ostatnia większość jego książek dotyczy raczej czasów bardziej współczesnych. Ja się zatrzymałem mniej więcej na baroku, mówiąc o kulturze, czyli gdzieś tam na XVII wieku i on ma trochę inne spojrzenie. Czasami też jest jedna sprawa. Ja mam własny pogląd na historię. Ja sobie nie dam go odebrać, będę go bronił jak niepodległości. I tak jak na przykład niektórzy krytykują Jasienicę, inni krytykują Normana Davisa. Jeżeli się przeczyta jakąś tam ilość książek dotyczących pewnego tematu, to człowiek zaczyna wybierać to, co mu bardziej odpowiada, do czego jest bardziej przekonany, albo który autor go bardziej przekonał. Także no, Norman Davis jest o tyle dobry, że on nie jest wychowany w naszych warunkach, nie jest przyzwyczajony do tego lamentu i narzekania, na pewne rzeczy patrzy bardzo spokojnie. Jego osąd jest no, w 95% raczej bardzo sprawiedliwy, spokojny, stonowany i no, prawidłowy, wydaje mi się. Mhm. Fajne pytanie chyba. Kajak. Czy kobiety w średniowieczu bywały pasowane na rycerzy? Jeżeli tak, może pan opowiedzieć o jakichś słynniejszych przypadkach? Na ten temat to jest kłótnia w Wrocławach Rycerskich już bardzo dawna. Powiem szczerze, że o samym pasowaniu na rycerza nie znalazłem żadnych wzmianek, ale to zupełnie nie oznacza, że jest to niemożliwe. Bo jeżeli chodzi o
o to, czy kobiety walczyły, to było to wręcz powszechne. Jest spora ilość, słuchajcie, no wszyscy znają tylko Joannę d'Arc, ale w czasie wojny stuletniej dziewcząt o imieniu Joanna dowodzących oddziałami były cztery. Do tego dochodzą jeszcze cała kupa Anny, Katarzyny i wszelkiego rodzaju innego typu niewiasty. No, już w czasie wypraw krzyżowych Saraceni wręcz pisali, że kobiety Maurów walczą w sposób waleczny, walczą razem ze swoimi mężami, ubrane w zbroje, co zresztą nie było niczym nadzwyczajnym. Część żon i nawet córek krzyżowców ruszających do Palestyny w czasie pierwszej wyprawy tak samo przywdziewała zbroję, brała broń. One były w tym szkolone. Wbrew pozorom czasy były bardzo niebezpieczne, więc niewiasta musiała operować jakąś tam bronią, żeby się bronić w razie czego. Poza tym te wszystkie kobiety, które zostawały same w domu, których mężowie wyruszali na wyprawy krzyżowe czy inne wojny, one były zobligowane do obrony własnej domeny. One musiały dowodzić tymi ludźmi. Na przykład w czasie wojny stuletniej taka Joanna Penthévre dowodziła kawalerią, jeździła w zbroi, dowodziła obroną swojego takiego głównego miasteczka. Pewnego dnia nawet wyprowadziła wycieczkę z tego miasta, rozgromiła oblegających Anglików. Jej mąż był w tym czasie w niewoli angielskiej. No nawet jest prekursorką mody mini, dlatego że kiedy sytuacja była już bardzo mocno podbramkowa, sytuacja była miasto było zagrożone, ona kobiety mieszkające w mieście zagoniła na mury do noszenia kamieni, do rzucania tych pocisków na dół, a żeby im się te długie spódnice nie plątały pod nogami, kiedy wbiegały po tych schodkach, po wszelkiego rodzaju drabinach na mury, kazała po prostu skrócić spódnicę, obciąć przed kolanem, więc no, był to fajny widok w sumie dla ludzi ze średniowiecza, którzy damskiej nogi raczej nie oglądali w biały dzień. Ale mówię, no ona zapędziła nawet kobiety do obrony, więc sądzę, że nie był to żaden problem. Zresztą tu na Dolnym Śląsku największym zbójem i bandytą była kobieta. Przykro mi, ale uciekło mi jej imię. Ona tutaj zorganizowała, to była córka rycerza, która przeszła, na, tak powiem, drogę bezprawia. Zorganizowała fantastyczną bandę, gromiła tutaj, rabowała przez parę lat, aż ostatecznie ją pojmano i no wręcz komisyjnie mówiąc krótko, spalono ją na strosie we Wrocławiu. Ciekawe. Waldo pyta, planuje pan w najbliższym czasie dodać jakieś nowe, ciekawe atrakcje do zamku? To znaczy ja się staram, żeby ten zamek wyglądał coraz ładniej, natomiast atrakcje, no na pewno będzie tutaj w dniach 18-19 sierpnia turniej rycerski, po raz 23 rozgrywany, na którym jest głównie strzelanie z kusz, ale również strzelanie z łuku, pokazy walk pieszych, no i oczywiście szturm na zamek. Natomiast atrakcja, no tutaj to właściwie nie bardzo można już nic zrobić. To trzeba pamiętać o tym, że to jest zamek położony wysoko w górach, wysokość 627 metrów, w lesie, bez prostej drogi dojazdowej. Atrakcja mogłaby być, gdybym powiedzmy znalazł ludzi, którym by się chciało codziennie tu wchodzić i coś tu jeszcze robić, ale ja takich ludzi nie znajdę po prostu. Jasne, ale może dlaczego nie? Teraz ogląda nas kilka tysięcy ludzi w tej chwili. Zapraszamy tutaj do no, pracy? Oczywiście, jak tak? Najbardziej. No, jeżeli ktoś chce tutaj, no, z tym, że musi sam wymyślić sobie działalność, bo ja już z własnej pensji nie jestem w stanie kogo opłacać. Jasne, ale słyszałem, że można ewentualnie szukać czegoś w podziemiach, które są, ale ich nie ma, tak? To znaczy tutaj na zamku wielkich podziemi nie będzie na pewno, dlatego że to jest na granitowej skale, dosyć twardej. I kucie tutaj pod ziemi jest bardzo skomplikowane, natomiast po pożarze, który był tu 31 sierpnia 1675 roku, pożar nastąpił na skutek uderzenia pioruna, bo zamek nigdy nie został zdobyty, cały zamek spłonął w 8 godzin. I górna część zamku, ta najstarsza, która pierwotnie była budowana właśnie jako taka wieża rycerska, tam jest na pewno zasypana cała jedna kondygnacja i nie wyklucza się, że pod spodem może być wykuta jeszcze niewielka piwniczka. Z pewnością nie było tam nic cennego, bo gdyby było, to właściciele po pożarze rozkopaliby to i wydobyli. A właściciele przeżyli? Tak, oni już tu nie mieszkali. To byli obrzydliwie bogaci ludzie, którzy mieli ogromne posiadłości na Dolnym Śląsku. To był szósty najbogatszy ród Dolnego Śląska, ród Szawgoczów. Przesympatyczny zresztą. Bocznej linii ci Szawgoczowie żyją do dzisiejszego dnia, czasami tu bywają, natomiast stwierdzili, że już odbudowywać tego nie będą, mają parę innych pałaców, parę innych zamków, zresztą też obronnych i dali sobie z tym spokój. Natomiast na pewno będę starał się ściągnąć jeszcze archeologów i zainteresować ich tą górną częścią zamku, gdzie mogą być jakieś piwniczki i na pewno są przywalone jakieś rzeczy, które były na dolnych kondygnacjach. Fineas pyta, jakie obowiązki ma kapitan zamku, jak wygląda pana przeciętny dzień w pracy? No,
Znaczy ja jestem teraz kasztelanem zamku, czyli po prostu polega to na tym, że no, docieram tutaj rano pieszo, czasami wyjątkowo dojeżdżam samochodem terenowym. Ja się zajmuję w tej chwili właściwie no, dystrybucją biletów, mówiąc krótko. Poza tym no, sprzątanie, no, dbanie o ten zamek, murowanie, usuwanie zniszczeń, pielęgnowanie tego, co tutaj rośnie. To, co nie ma rosnąć, musi być usunięte, wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie, no, przygotowywanie turniejów, jakieś sprawy związane oczywiście no, z całą księgowością, ponieważ, no, mówiąc krótko, mam ten zamek w dzierżawie, więc na głowie mam parę innych rzeczy jeszcze, tu jeszcze na szczęście są pracownicy, więc nie ma problemu. Ale to są sprawy z tym związane od czasu do czasu. No, uciekam stąd po prostu na jakiś turniej rycerski, czy gdzieś na 2-3 dni gdzieś tam zwieje, ale z powrotem tu wracam. Mhm. Wojzak pyta, od jak dawna pan pracuje na Chojniku i dlaczego akurat ten zamek, a nie inny? Od 17 lat, dlatego że tutaj zamek miał wtedy w dzierżawie mój znajomy, przyjaciel w tej chwili, wtedy jeszcze znajomy i stwierdziłem, że tutaj no, są możliwości jakieś, no, jako przewodnik otworzyłem jeszcze strzelnicę z kuszy, była możliwość strzelania z kuszy średniowiecznej, no, poza tym ja się nie nadaję do pracy w biurze. Ja przez wiele lat pracowałem w stadninach koni. Jestem człowiekiem raczej przyzwyczajonym do wolności i nikogo nad sobą, więc wylądowanie gdzieś w jakimś biurze za biurkiem, czy robienie czegoś, co mi po prostu w najmniejszym stopniu nie interesuje, nie udałoby się. To jest temat nie do przejścia zupełnie. Także ta sprawa, ja muszę pracować nie mając nikogo nad sobą, mówiąc krótko, i mając możliwości robienia tego, co lubię. Na chwileczkę z panu, wyłączyłem mikrofon, więc przeczytam jeszcze raz. Destro pyta, najbardziej przekłamany film, jaki pan widział, a film najlepiej odwzorowywał dane wydarzenie? Słuchajcie, przekłamany film to może być tylko film para lub dokumentalny. Tego mamy w tej chwili bardzo dużo, a ostatnie wydarzenia polityczne nam zasypują nas wręcz takimi bzdurami. Zostawmy to. Nie będziemy dyskutować na temat polityki czy tego typu bzdur. Jeżeli chodzi o filmy fabularne, no to jest film fabularny. To jest fantazja reżysera, fantazja autora jakiejś książki. On nie może być przekłamany, bo to jest jego fantazja, więc ja nie będę na temat tego typu dyskutował, na temat tego typu spraw. Natomiast jeżeli chodzi o sceny z filmów, to na przykład we Francji bardzo chwalą nasz polski film Krzyżacy, a konkretnie sam Grunwald. Znam paru francuskich aktorów zajmujących się historią, znam również historyków, mimo że to jest fantastyczne przedstawienie bitwy. Oczywiście film pokazuje bitwę na podstawie Sienkiewicza, a Sienkiewicz pisał na podstawie Długosza. Długosz był w tym czasie troszeczkę źle przetłumaczony, źle zrozumiany, więc tam są błędy. Ale chodzi o odwzorowanie jakieś tego, pokazanie. No, tyle mogę powiedzieć. Oczywiście jak zwykle w polskich filmach kretyńsko jest pokazywana husaria, która pędzi jakąś bezładną kupą ze skrzydłami na plecach i to jeszcze dziwnie wygiętymi. To jest oczywiście bzdurą. No ale to no, znowu wracamy do tematu, że jest to film. A film, jeszcze raz podkreślam, jest to wyłącznie fantazja reżysera i osoby pisącej scenariusz, czy pisarza, na podstawie której książki to jest pisane. I słuchajcie, filmy to są filmy, no, nawet jeżeli czytamy Sienkiewicza. Sprawa jest bardzo prosta. Sienkiewicz napisał dość ciekawą trylogię. Ona coś tam wspólnego z historią Polski ma i to nawet może i sporo, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Sienkiewicz na końcu trylogii zawarł jedno słynne zdanie, pisane, tłumaczone wprost. Na tym kończy się szereg ksiąg pisanych ku pokrzepieniu serc. On nie pisał prawdy. On pisał powieść, która miała podnieść na duchu ludzi pod rozbiorami. Przypomnieć naszą historię. On sobie mógł zmieniać dowolnie tą historię. Jeżeli ktoś jest uważnym czytelnikiem, bez kłopotu znajdzie te wszystkie bzdury, o których Sienkiewicz doskonale wiedział. A choćby taka scena, o którą tu często mnie pytano właśnie na Chojniku, o podbipięte i ścięcie trzech głów mieczem. No jest to idiotyzm po prostu. To jest fizycznie niemożliwe. Tym bardziej, że tam jest opisana scena, że rzekomo przodek podbipięty, Stowejko, ściął trzech jadących konno krzyżaków jednym cięciem miecza. Słuchajcie, no trzech krzyżaków na jednym koniu nie jechało. To się nie da. Może by się dało przez chwilę, ale raczej bzdura jest to kompletna. Natomiast jeżeli ludzie jadą na koniach, wszystko jedno, jeżeli w szeregu, to odległość będzie około 10 metrów. Jeżeli ci ludzie pojadą, znaczy jeden za drugim, to będzie prawie 10. Jeżeli pojadą w szeregu, równolegle do siebie,
No to jeździec siedzący na koniu zajmuje szerokość blisko 1,20 m, 1,30 m. Jeżeli ktoś do nich podjedzie i będzie chciał im wszystkim trzem ściąć głowy, no to zasięg miecza musiałby mieć jakieś 7-8 metrów. No nie ma takich mieczy, więc to jest po prostu bajka. Sienkiewicz doskonale o tym wiedział, sam jeżdżący konno, mający broń w ręku, wiedział o tym. Ale to jest pisane ku pokrzepieniu serc, dlatego ja się nie czepiam filmów, nie czepiam się jakichś innych tego typu powieści, tylko no, krew mnie zalewa, jeżeli ktoś, powiedzmy, kręci film dokumentalny rzekomo, a jest to jakaś no, radosna, totalna, kretyńska interpretacja jego własnych przemyśleń, jego własnych fobii i pomysłów. No, to raczej możemy mówić o filmach dokumentalnych, ale nie filmach przygodowych. Mhm. Game Man pyta, czy lubi pan gry komputerowe, konsolowe? Co pan o nich sądzi? W żadną grę nie grałem, przyznam uczciwie, nawet jednej minuty. Nudzą mnie. Ale w ogóle nigdy w życiu? Nigdy w życiu nie grałem w grę komputerową. Zmuszono mnie kiedyś do tego. Wytrzymałem minutę, powiedziałem dziękuję, już mam dość. Mm-hmm. No to poważna sprawa. Well Marshall pyta, czy można gdzieś dostać taką kuszę, jaką ma pan na zamku i czy posiadanie czegoś takiego jest legalne? Czy macie jakieś specjalne pozwolenia do używania takich broni na zamku? Trudne pytanie? Nie, pytanie nie jest trudne, jest bardzo proste i jasne. Ustawa 91 roku, ustawa o broni, zabrania posiadania kusz bez zezwolenia. Tylko tu jest taka drobna historia. Jeżeli bractwo jest rejestrowane sądownie i ma wpisane w statut użytkowanie broni historycznej, to broń typu kusza historyczna, nie współczesna, myśliwska, produkowana powiedzmy, no już w zakładach niemalże zbrojeniowych w tej chwili, bo takie kusze funkcjonują, te są zabronione i te, żeby kupić sobie tego typu kusze, trzeba posiadać oficjalne pozwolenie na broń. Z zaznaczeniem, że jest to kusza oczywiście. Natomiast kusze historyczne, ja osobiście mam oficjalnie wystawione pozwolenie na broń, gdzie wpisana jest po prostu kusza, egzemplarz historyczny, ale bractwa rycerskie, które są zarejestrowane sądownie i mają do statutu wpisane korzystanie z broni dawnej, również posiadają egzemplarze historyczne, i policja tego się nie czepia, aczkolwiek jest to gdzieś tam odnotowane, jest to sądownie ujęte i gdyby ktoś niezrzeszony gdziekolwiek w niczym kupił sobie kuszę, może liczyć się z kłopotami. Mm-hmm. Niko 112 pyta, czy interesuje się też historią z trochę bliższych okresów I i II wojny światowej? Chyba chodzi o to, czy pan kapitan się interesuje. Wiadomo, że coś na ten temat wiem, ale nie jest to temat, który mnie wciąga. Raczej uciekam znacznie dalej w historię. Mm-hmm. Gory Ptik. Czy zna pan jakieś instrumenty, które wynaleziono na ziemiach polskich w czasach średniowiecza lub nieco wcześniejszych? Mówimy o muzycznych? Zgaduję, że tak. Pytanie trudne. Nie jestem muzykiem. Czy jakieś wynaleziono? Trudno mi to określić, dlatego że część tych instrumentów, z których korzystano w średniowieczu, mniej lub bardziej zmodyfikowane możemy już spotkać w starożytnej Grecji czy w Rzymie. Podejrzewam, że one były gdzieś tam udoskonalane i rozwijały się w Europie, ale czy coś konkretnego wynaleziono w Polsce, to ja naprawdę nie wiem. No, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Mhm. Kolejne pytanie, fajne jest. Kizbu pyta, czy mógłby pan powiedzieć coś o polskim mieczu koronacyjnym? W internecie jest bardzo mało informacji na jego temat. Nawet jego oryginalny ciężar nie jest znany, gdyż podobno z czasem jego waga malała. Zagadkowe. Z czasem waga malała, tu mówimy tylko o gramach, to jest kwestia korozji. Natomiast jeżeli chodzi o szczerbiec, mówi się, gdzieś tam w legendach krąży, że jest to miecz, którym tam Bolesław, jedni mówią, że wręcz chrobry, inni, że Bolesław Krzywousty uderzył w bramę kijowską, tam go wyszczerbił. Prawda jest troszeczkę inna. Otóż miecz się pojawia w rękach po raz pierwszy jako miecz koronacyjny w rękach Łokietka. I tam był napis, być może zaraz się ktoś przyczepi do tego, bo może go zniekształca, ale na nim był wygrawerowany napis Ies Gladius Dei Boleslai. Znaczy w dosłownym tłumaczeniu to jest miecz księcia Bolesława, czy jestem mieczem księcia Bolesława. Wszystko wskazuje na to, że ten miecz należał do teścia Władysława Łokietka i on go otrzymał w posagu żony. To jest miecz, który jeżeli chodzi o konstrukcję, wygląd, zdobienia, kształt, wszystkie te detale, ewidentnie jest to miecz z przełomu XIII i XIV wieku. On nie może być wcześniejszy, tu nie ma żadnej dyskusji. Jako miecz koronacyjny pierwszy pojawia się w czasach Łokietka. Łokietek go właściwie
przyniósł, mówiąc krótko, i ustalił, że teraz to będzie taki miecz. Przy nim był koronowany. Jego historia jest przez dłuższy czas spokojna bardzo. No, był to miecz koronacyjny królów polskich. Kocioł zaczyna się tak naprawdę dopiero przy rozbiorach Polski. Otóż ten miecz był razem z regaliami zgromadzonym w skarbcu wawelskim. I Prusacy, którzy zajęli Wawel, w dniu opuszczenia właściwie Wawelu, rozbili skarbiec, zabrali wszystkie regalia również z mieczem. No i ten miecz zaginął. Regalia wiadomo, że przetopiono częściowo na dukaty. Kamienie wydłubano z korony, z berła, z jabłka. To wszystko zostało zniszczone, definitywnie przetopione na dukaty. Kamienie sprzedane. Natomiast z tym mieczem zaczyna się dziwna historia. Otóż ono zaczyna dziwnie krążyć. Ja znalazłem dwie różne wersje. Jedna była taka, że odkupił go któryś z magnatów polskich. Nazwisko tam było nawet podane, ale w tej chwili to jest nieistotne. I trzymał. Inna wersja jest taka, że został gdzieś w Prusach znaleziony, w jakimś rowie. To wszystko zaczyna być dosyć mocno enigmatyczne. Ja bym się skłaniał ku temu, że może go rzeczywiście jakiś magnat odkupił, ale to odkupienie też nastąpiło bardzo po dłuższym czasie od momentu, kiedy on zaginął z Wawelu. Jest jeszcze jedna wersja, że wykonano już dużo wcześniej, jeden z polskich królów kazał wykonać wierną replikę. Sobieski też wykonał replikę i przekazał ją do skarbca w Jasnej Górze. Ale podobno wykonano jeszcze jedną replikę i też była przekazana na Jasną Górę. Ja nie wiem, ile w tym prawdy, że ten miecz potem nagle z tej Jasnej Góry wyciągnięto i pokazano jako cudem wręcz odnaleziony czy odkupiony szczerbiec. Nie jestem w stanie weryfikować tych źródeł. Podejrzewam, że nikt nie jest w stanie zweryfikować. Możliwość jest tylko jedna. Po prostu zbadać materiał, z jakiego zbudowany jest szczerbiec. Ale jeżeli mam być szczery, nikt tego nie robi i niech lepiej tego nikt nie robi. Możemy wierzyć, że jest to rzeczywiście ten jak najbardziej autentyczny szczerbiec. Dla ludzi jest to rzecz bardzo ważna, żeby mieć jakieś odniesienie do historii, jakąś kontynuację. Jeżeli się okaże, że to jest późniejsza replika, to mamy problem. Niech będzie to tym, w co praktycznie wszyscy wierzą, co jest wręcz uświęcone tą wiarą. Tak samo we Francji pojawiają się głosy, że nie pochowano w tym potężnym sarkofagu na Polach Elizejskich u inwalidów, nie pochowano Napoleona, tylko Anglicy przekazali jakieś zamkniętej trumnie inne ciało, a żeby nie tworzyć jakiejś legendy, przekazano tam Napoleona pochowano gdzie indziej. Nikt we Francji nie ma najmniejszego pomysłu, ani planów, żeby otwierać teraz te sarkofagi i sprawdzić, czy rzeczywiście tam leży Napoleon, bo to można sprawdzić po DNA. Nikt tego absolutnie nigdy nie zrobi. Wiara narodu i jakaś kontynuacja historii jest w tym momencie znacznie ważniejsza od jakiejś tam, powiedzmy, prawdy historycznej. Wydaje mi się, że z tym szczerbcem, mówię, no jest pewien problem. Wierzymy, że to jest prawdziwy szczerbiec, niech tak zostanie, nie ruszajmy tego. A sama nazwa szczerbiec pochodzi od takiej rysy, która zrobiła się na zbroczu, na strudzinie. To jest takie przewężenie na głowni, które biegnie wzdłuż całej głowni. Po prostu tam skorodowało, zrobiła się dziurka, rozpiłowano ją na prostokątną, po czym zdjęto ze zniszczonej pochwy od tego miecza tarczkę z białym orłem na czerwonym tle i umieszczono ją w tej szczerbie. Stąd ta nazwa. On wcześniej szczerbiec się nie nazywał. Okej. Następne pytanie. Dobrze, jestem, mam dźwięk. Eternal Marcos. Skąd taka fryzura? Widziałem taką z ogniem i mieczem. No bo to jest dokładnie ten sam okres. Ja jestem w chorągwi husarskiej. Szlachta polska często nosiła takie fryzury, właściwie prawie wszyscy nosili. Po pierwsze, był to wyznacznik, status. Chłop nie mógł takiej fryzury? Znaczy chłop. Chłop mógł, ale chłop tego nie nosił. Chłop nosił długie włosy zamienione w kompletne dredy i zawszawione na amen. Natomiast chłop se mógł tam w chałupie spać w barłogu, w czym chce i chodzić tak przez cały dzień, to jego problem, jak mu to nie przeszkadzało. Mianowicie wierzono, że jeżeli taki kołtun, dzisiaj to się dredy nazywa, wtedy to był kołtun z zapaskudzony robactwem, ropą, krwią i wszystkim razem, że jeżeli to obetniemy, to umrzemy, no więc oni to nosili. No oczywiście nie wszyscy, niektórzy tam próbowali jakąś higienę zachować, natomiast szlachta higienę zachowała na znacznie wyższym poziomie. Jest nieprawdą, że polska szlachta w ogóle się nie kąpała, mieszczanie też się kąpali, chłopi, część też się kąpała, ale niestety dzisiaj też mamy czasami ludzi, którzy no, unikają jak ognia kąpieli. Natomiast sama fryzura. Po pierwsze, myśmy bardzo często walczyli ze wschodem, z Tatarami, z Turkami. Tam oni mieli inklinację do takich różnych dziwnych fryzur. Nie wiem na jakiej zasadzie, czy to miało budzić grozę, czy było to podyktowane również względami czysto
praktycznymi. Otóż w naszym przypadku, jeżeli chodzi o szlachtę, oni się stylizowali na żołnierzy, bo szlachcic to jest żołnierz bojący Rzeczypospolitej. Natomiast całe wojsko zawodowe właśnie takie fryzury nosiło. Dlaczego? Zostawiano czasami nawet jeszcze mniejszą kępkę włosów na głowie. Po co? To było wygolone niemalże codziennie, było golone do zera brzytwą. Problem polegał na tym, że wtedy była powszechna wszawica. Jeżeli ktoś se wsadzi najpierw taką czapkę z takiej przeszywanicy, czyli grubą, pikowaną czapę, na to wciśnie hełm, siądzie na konia i przyjdzie mu tak spędzić kilka ileś godzin, nawet do kilkunastu, a czasami w tym hełmie będzie zasuwał przez kilka dni, to go te wszy doprowadzą do totalnej histerii. Natomiast jeżeli wszystko wygolimy, wszy się tam nie gromadzą, a tą małą kępę w miarę łatwo wyczyścić, po prostu usunąć tamtąd to robactwo. Dlatego ta fryzura była bardzo wygodna dla żołnierzy po prostu. No, zapobiegało to wszawicy w pewnym sensie. Zenek Smietana pyta, jaka jest według pana najokrutniejsza znana tortura wykorzystywana w średniowieczu? Ożenić się. Ale nie kontynuujemy dalej? To znaczy, no w czym problem? Słuchajcie, odporność na ból każdej osoby jest indywidualna. Unerwienie człowieka niby jest takie samo, ale każdy inaczej reaguje na ból w różnych miejscach. Wydaje mi się, że pod tym względem i tak byli najlepsi Chińczycy, którzy no, zwykłą kroplą wody potrafili złamać największego. Jeżeli komuś będziemy puszczać na czubek wygolonej głowy systematycznie co kilka sekund jedną kroplę wody, a współcześnie, co robią służby specjalne, przywiązać delikwenta do stołu, unieruchomić mu głowę i nad powieką umieścić kroplówkę, która będzie równie systematycznie kapała w oko, tego chyba nie wytrzyma nikt. Przypalanie, szarpanie obcęgami, wyrywanie paznokci, łamanie kości, to jest wszystko małe piwo. Przy tego typu torturze właśnie, to albo człowiek oszaleje, albo po prostu powie wszystko. Z tym, że no, w tamtych czasach czasami nie mieli cierpliwości, żeby czekać, aż facet sam zacznie mówić. A tak jak powiedziałem, no, kobiety są bardziej odporne na ból. Jeżeli torturowano za posądzenie o czary gdzieś tam w XVII wieku i tak dalej, to one często były w stanie wytrzymać te tortury. Czasami rok torturowane kobiety ostatecznie uwalniano, bo nie przyznały się, wytrzymały, a przyznanie do winy była to podstawa w tamtym okresie. Ból dla każdego, tak jak powiedziałem, jest sprawą indywidualną. No, krążą takie troszeczkę mity, zbyt przejaskrawione, dotyczące wbijania na pal, że ofiara wbita na pal, żyła 3 dni, to jest powtarzane za Sienkiewiczem. W czasach sienkiewiczowskich już nikt na pal nie wbijał, więc on tak naprawdę nie miał dokładnych danych na ten temat. Ale ofiara wbita na pal, według wszelkich symulacji, stymulacji i innych rzeczy, wypowiedzi lekarzy, umiera średnio po 3-4 godzinach. Nie jest w stanie, często umiera od razu, a 3 godziny to jest maksimum, co jest w stanie wytrzymać i przeżyć właściwie. Więc to są takie różne troszeczkę przejaskrawienia. No ja nie wiem, no mówię, no to jest indywidualna sprawa, co bardziej boli, więc ja na szczęście teraz już tortur nie ma tego typu i to zapomnijmy. Pociągniemy ten sam temat, nie jest to pytanie, które miałem zadać, ale gorący chłopak pyta, czy w średniowieczu często zdarzały się morderstwa i gwałty i czy często skazywano za owe zbrodnie niewinnych ludzi? Jeżeli w tej chwili, jeszcze przed badaniami DNA w Europie w latach 70., 80., nawet jeszcze 90., 30% skazańców na krzesło elektryczne w Stanach Zjednoczonych było niewinnych, no to co my tutaj dyskutujemy? Dopiero badania DNA wykazywały, że później przeprowadzone, gdzie zachowano materiał dowodowy na szczęście, wykazywano, że skazywano niewinne osoby, więc przy tamtych metodach badawczych to musiało być znacznie częściej. Ale jednocześnie, słuchajcie, jeżeli znaleziono zwłoki i nie było nic w pobliżu, jeżeli nie było świadków, ciężko było znaleźć winnego. Można było kogoś posądzać, ale to nie znaczy od razu, że go zatrzymywano i skazywano. W średniowieczu najczęściej albo ktoś już zdobył sobie sławę zbója, bo rabował, napadał, zabijał i prędzej czy później sprawiedliwość go dosięgła, albo jak to się często określa, łapano zbrodniarza na licu, czyli bezpośrednio w momencie wykonania zbrodni, bądź on nawet sam tego nie ukrywał, chwilę później się do tego wręcz przyznawał. Napaści gdzieś po lasach, zabójstwa tego typu, owszem, one się zdarzały i tam znalezienie winnego było trudne, chyba że w okolicy grasował zbój, o którym wszyscy już wiedzieli, no to z jakąś bandą, no to wtedy była sprawa prosta. Natomiast w mieście, to tak jak dzisiaj, najczęściej nie były to planowane zbrodnie przy pomocy trucizny i tak dalej, to się zdarzało, ale druga rzecz, że często była po prostu kłótnia rodzinna, ktoś wziął nóż, siekierę, co leżała pod ręką, zdzielił przez łeb i no i tak wyszło, no. Kłopot mamy. No dobrze. To teraz mam taką propozycję. Minęła godzina. Trochę się już pan kapitan naopowiadał.
Przeczytam jeszcze jedno pytanie i zrobimy 10 minut przerwy. W przerwie wyświetlimy trochę zdjęć takich z inscenizacji, gdzie można też pana zobaczyć w różnych fajnych historycznych strojach. Dostaje pan maszynę do podróży w czasie, pyta Flash Gordon. Ma ona ograniczenie do podróży w 3 miejsca. Które by pan wybrał i dlaczego? No to tak już jak powiedziałem, no w pierwszej kolejności Grunwald, w drugiej kolejności Kłuszyn, w trzeciej kolejności Chocim. Koniec odpowiadania? To na razie robimy przerwę w takim Dobra, razie. To do zobaczenia za 10 minut. Witamy w drugiej godzinie AMA na Wykopie, wideo AMA na Wykopie. To jest druga taka AMA, którą Wykop zorganizował razem z Bankier TV. Radek przybył Bankier TV, a ze mną kasztelan zamku Chojnik, Jędrek, który dzisiaj odpowiada na wasze pytania. Wszyscy Jędrka znają i pytań mamy po prostu multum. Nie wiem, czy zdążymy w 4 godziny wyczerpać tę pulę, która już się uzbierała, no ale próbujmy. Zadam ci kolejne pytanie. Egipus napisał coś takiego. Czy prócz historii Polski i Europy interesuje się pan też na przykład historią Azji? Feudalna Japonia, chińskie dynastie i tym podobne. Może wyjaśnię, założyłem sobie czapeczkę, bo akurat jestem pod słońcem i mi tak oczy razi, że pozwoliłem sobie założyć jakieś nakrycie głowy. Przesunęliśmy się troszeczkę, żeby nie było nudno. Teraz już, jeżeli odpowiadając na pytanie, nie będę ukrywał, że na pewno coś słyszałem o Chinach, coś słyszałem o Japonii, nawet coś czytałem, ale że mnie to bardzo wciągało. Jest mi to potrzebne o tyle, o ile wiąże się to z jakąś tam naszą historią Europy, ale no nie można się interesować po prostu wszystkim. Coś wiem, ale nie wciąga mnie ten temat i już chyba jestem za stary, żeby zacząć się go uczyć. Ten sam Egipus pyta, czy zastanawiał się pan kiedyś nad napisaniem książki? Pytam, bo dzięki takim osobom jak pan, może więcej ludzi by się zainteresowało historią, a nie kojarzyło jej z suchymi datami i nudnymi faktami. To jest mały problem, dlatego że to, co ja wiem z książek, więc musiałbym przepisywać już napisane książki. No, to nie ma specjalnego sensu. A jak powstają inne książki, też ktoś przepisuje, dodając coś od siebie. No w tej chwili ci, którzy piszą książki, to jednak korzystają z najnowszych badań. Ja może ten temat troszeczkę rozwinę teraz, dlatego że niedawno miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu z jedną z pisarek fantastyki, która jest w rzeczywistości historyczką. I ona opowiadała mi taką scenę, że ona się fascynuje po prostu okresem renesansu w Polsce, więc pojechała do Wiednia, dostała grant na badania, pojechała do Wiednia i poprosiła archiwa dotyczące Polski w archiwach wiedeńskich. Po prostu wprowadzono do jakiegoś tam dużego pomieszczenia, po czym przyniesiono jej kilka kartonów wielkich takich, rzucono na stół, nawet nikt nie sprawdzał, co tam jest i poszli. Ci pracownicy wyszli po prostu. Zaczęła wyciągać tam ze środka i dostała lekkiego szoku, bo tam się okazało, że to są sprawozdania szpiegów cesarskich, którzy urzędowali przy dworze Zygmunta Augusta. I to po raz pierwszy otwierała te listy od ponad 500 lat. Ona była drugą osobą, która te listy otwierała i czytała. I mówiła, że tam były takie informacje, które właściwie mogą wywrócić naszą historię z powrotem do góry nogami. Takie rzeczy jeszcze ciągle gdzieś krążą, więc ja to zostawiam tym specjalistom, którzy w tym gdzieś siedzą. Czekam, aż napiszą kolejną książkę. Ja to sobie spokojnie przeczytam i włączę do swojego zasobu informacji. Ale może właśnie taka książka anegdotyczna, bo znasz ich mnóstwo. Tak, tylko że ciężko byłoby taką książkę napisać, łatwiej mówić, gdzieś tam opowiadać, skacząc z tematu na temat. Natomiast w książce skakanie z tematu na temat nie sprawdzi się. Takie książeczki piszą już specjaliści, znacznie lepsi ode mnie. Profesor Stoma Ludwik pisze właśnie tego typu książki. Polecam, jeżeli ktoś chce szybko w anegdocie ciekawe rzeczy o historii, to jest fenomenalna książeczka napisana właśnie przez pana Ludwika Stomę. Nazywa się Historia smaku. Tam są naprawdę takie smaczki, że no, rzucają o podłogę po prostu. Egipus znowuż. Istnieją dwa obozy, jeżeli chodzi o czasy inkwizycji. Jedni mówią, że to był pogrom i całkowita ciemnota, natomiast drudzy, że to wszystko jest rozmuchane i w rzeczywistości nie było tak źle. Jakie jest pańskie zdanie?
Ani jedno, ani drugie. Było źle, ale nie było dramatu. Przede wszystkim kłopot polegał na tym, że gdzieś tam w XV wieku urodziło się dwóch debili i napisało książkę nazywającą się Młot na czarownicę. Maleus Maleficarum. To jest dramat dla Europy, dlatego że w średniowieczu, we wczesnym średniowieczu, Kościół zabraniał procesów o czary. Twierdzono, że tylko Bóg może czynić cuda. Czary nie istnieją, więc nie można po prostu sądzić kogoś za czary, skoro czarów nie ma. Jeżeli w ogóle jakieś kobiety o coś posądzano, to najwyżej o kontakty z diabłem, ewentualnie sądzono heretyków, odstępstwa od obowiązującego kanonu wiary. Jakoś to szło w miarę spokojnie. Średniowiecze się zaczęło kończyć. Średniowiecze kończyło się zarazami, wojnami, no i kogoś za to było trzeba obciążyć, ponieważ no, mężczyźni czasami są gnojkami i trzymają sztamę ze sobą, no więc zaczęto za to obciążać kobiety. Ja wiem, że łatwo je za wszystko obciążyć, nie? One czasami rzeczywiście potrafią zaleźć za skórę, ale może nie aż do tego stopnia, żeby zaraz do piwnicy tortury i stos, nie? No to jest lekkie przegięcie. W tamtym czasie było to najprostsze rozwiązanie. Do tego wszystkiego kolejny kretyn, który współpracował być może z tymi dwoma idiotami, wpadł na pomysł, że osoba, która wskaże czarownicę, otrzymuje jej majątek. No to już był w tym momencie totalny wysyp wszelkiego rodzaju denuncjacji. Był to poważny kłopot. Większość w pewnym momencie władców lokalnych czy większych zabraniała po prostu tego typu historii. Nie oddawano tych majątków, zabraniano korzystania z tego prawa, bo to w tym momencie pół wsi by wymordowało drugie pół wsi w takiej sytuacji. Wiadomo, że chłopi o ziemię są zawzięci, więc sprawa pójdzie szybko i prosto. Jeżeli chodzi o dane, trochę tam pamiętam tych danych dotyczących inkwizycji, jak to wyglądało. Ogólnie przyjmuje się, że od roku 1500 do prawie 800 w Europie wytoczono około 120 tysięcy procesów o czary, z czego skazano 60 tysięcy. Jeżeli to się przekłada na poszczególne kraje, to na takiej Islandii na przykład skazano jedną osobę. W Polsce tych procesów było około 1000, wyroków wydanych było około 500. Na tak długi okres czasu to jest rzeczywiście kropla w morzu. Najwięcej procesów i wyroków było na terenie Rzeszy Niemieckiej, księstw niemieckich. Było ich około 50 tysięcy, z czego skazujących wyroków wydano ponad 25 tysięcy. Ale to nie należy tego tak rozumieć, że Niemcy to zawsze coś tam w genach mają i są popaprani. To nie o to chodzi. Po prostu akurat gro tych procesów przypada na okres wojny 30-letniej. Tamte wojny wyglądały no, niewiele lepiej niż dzisiejsze, a czasami nawet spokojniej chyba mi się wydaje, ale były to problemy. W każdym razie, jeżeli przez jakąś wioskę przeszła jedna armia, zgwałciła wszystkie baby i dzieci, wyrżnęła facetów, którzy nie zdążyli uciec, zabrali plony, po czym nie minęło chwilka czasu, jak przyszła następna armia, zgwałciła tych, co już byli tak gwałceni, więc znowu poszli, dorżnęli tych, co nie dorżnięto wcześniej. Nie minęły parę miesięcy, jak przyszła trzecia armia i dogwałciła to, co było do dogwałcenia, a już dobiła to, co jeszcze było do dobicia, to w końcu ktoś był winien. I zaczęto szukać, dlaczego oni wszyscy do nas przychodzą i nam tutaj szkodzą, psocą i przeszkadzają w życiu. No ktoś musi być temu winien. Zaczęto szukać tych winnych. I stąd w czasie wojny 30-letniej ogromna ilość procesów, z czego spora część to są samosądy, wcale nie jakieś firmowane przez Świętą Inkwizycję czy przez sądy cywilne. To była po prostu no, w pewnym sensie totalna inicjatywa jakichś tam zdesperowanych ludzi szukających wyjścia z tej no, wyjątkowo paskudnej sytuacji. Z kolei Inkwizycja. Pierwsza sprawa. Sami inkwizytorzy nigdy nikogo nie torturowali. Oni dawali sugestie. Kościołowi nie wolno rozlewać krwi, więc sam Kościół nie rozlewał tej krwi. On krwi się nie dotykał. Te wszystkie czynności wykonywała władza świecka. Stosy podpalała władza świecka, tortury były wykonywane przez władzę świecką. Z inkwizytorami było różnie. To byli czasami w miarę mądrzy ludzie. No, przede wszystkim to byli Dominikanie. Dominikanis, czyli psy Boże. W tamtym czasie symbolizowali wyjątkowe paskudztwo. Obecnie jest to chyba jeden z bardziej światłych zakonów. Także cieszy ta rehabilitacja i to odwrócenie tych negatywnych pojęć. Z kolei sprawa, mówię, no tych tortur, tego łapania. Bywało tak, że do jakiejś miejscowości przyjeżdżał inkwizytor. Miejscowa ludność doskonale się znała, wszystko funkcjonowało, wszystko było w porządku.
No to bywało, jeżeli tam się zaczynały jakieś dyskusje, że tu kogoś, to miejscowi ludzie brali po prostu kija i gnali inkwizytora, jak burą sukę wyganiali z tego miejsca i nie pozwalali w ogóle na jakiekolwiek badania, więc to często się sprawdzało. Kłopot polega na tym, że ostatni proces o czary odbył się na ziemiach polskich, ale już nie polskich, bo to były wtedy Prusy i być może pomylę tu datę, internauci najwyżej sobie to sprawdzą, mnie poprawią. Zdaje się, że był to rok 1826, gdzie skazano kilka kobiet za czary, skazano i zamordowano, po czym Berlin wydał bardzo ostre oświadczenie i zabronił kategorycznie tego typu praktyki, to się skończyło, ale był to już XIX wiek. Proszę sobie wyobrazić, XIX wiek i posądzenie o czary. Garu 824 zapytał, trochę zmienimy temat, jaka jest najśmieszniejsza historia zamku? Tego zamku? Tak. No nie wiem, nie było mnie tu. O turniejach może nie będę opowiadał, bo tutaj było sporo śmiesznych historii. Może powiem coś innego. Tym rodem rządził Rutszaw Goczów, jak już kiedyś nam wspomniałem. Do nich należały również zamki leżące tutaj w okolicy, między innymi Gryfów. Zamek Gryf, przepiękny, potężny zamek, oblegany przez Szwedów, w końcu zdobyty nawet po jakimś tam czasie. Ten zamek należał do Szafgoczów, zarówno miasto Gryf należało do Szafgoczów. Tam są trzy takie dosyć zabawne historie związane, zabawne jak zabawne, niektórych to może nie bawić. Otóż najpierw pewnego pięknego dnia, tam w ogóle w Gryfowie, w miarę nowoczesnym jak na tamte czasy mieście, doszło do takiego ciekawego incydentu, otóż miasto spłonęło. No i się okazało, że podpalił jeden człowiek, no to powieszono go. Odbudowano miasto, po jakimś czasie znowu miasto spłonęło. Się okazało, że miasto z zemsty za zabitego męża podpaliła wdowa. Zatłuczono ją. Odbudowano miasto, jakiś tam czas miasto funkcjonowało i znowu się spaliło. Się okazało, że synkowie z zemsty za rodziców podpalili miasto. Dalej już nie czekano, wyrżnięto rodzinę do któregoś tam pokolenia, żeby był wreszcie święty spokój. Skoro już ich zabijano, to trzeba było mieć szubienicę. Budowa szubienicy to jest skomplikowana historia. Budowa szubienicy jest czymś hańbiącym. Dotykanie szubienicy jest hańbą. No więc robiono to w ten sposób, że uczestniczyć w tym musiało całe miasto. Pierwszy gwóźdź, że tak powiem, kamień węgielny zrobił zawsze burmistrz danego miasta. Zabawa polega na tym, że te szubienice tutaj były kamienne, to był taki rodzaj baszty z czterema wieżyczkami, na których były belki zawieszone, na tych belkach wieszone, nie będę dokładnie tego tłumaczył, ale to jest nieistotne. Otóż zbudowano tą szubienicę, tam zdaje się, że zbudowano drewnianą taką okrągłą. No i kiedy już ją zbudowano, tam burmistrz bił pierwszy gwóźdź, te wszystkie sprawy, historie, ostatecznie postanowiono otworzyć szubienicę. Ruszyły dzieweczki w białych sukienkach, sypały kwiatki, cała procesja, chorągwie. Całe miasto ruszyło na tą szubienicę, otwarto ją oficjalnie tam, że już mamy, my tutaj mamy teraz też szubienicę, nie jesteśmy gorsi od innych. No i 40 młodzieńców zobowiązało się, że będzie przez noc pilnować szubienicę, trochę przypomina to film Barei, gdzie pilnowano paróweczek na Misiu, no ale mniejsza o to, ci młodzieńcy tam zostali, no w każdym razie miasto w tym momencie podjęło też uchwałę, to skoro młodzieńcy zostają, wszyscy będziemy przez noc pilnować szubienicy i w mieście został tylko jeden strażnik. Skoro nie miał nic do roboty, to schlał się jak nieboskie stworzenie, po czym po pijaku porozbijał ławy chlebowe, rozbił wagę miejską, co już było rzeczą absurdalnie niemożliwą wręcz, porozbijał jeszcze parę innych rzeczy. Kiedy następnego dnia ekipa wróciła do miasta, zobaczyła, co się stało, no uszkodzenie wagi miejskiej, była to sprawa gardłowa, no i postanowiono od razu wypróbować szubienicę, więc powieszono na dzień dobry tego strażnika, który to wszystko zniszczył. Szubienica się sprawdziła, strażnik powisiał, wszystko grało. I również z tym zamkiem należącym pod Szafgoczów, do Szafgoczów zwiąże się taka bardzo ciekawa historia, taka bardziej jajcarska, która mi się bardzo podobała, ale jeszcze jej nie powtórzyłem. Szafgocze postanowili przy zamku, właściwie przy mieście Gryf zbudować strzelnicę. W tamtym czasie były bardzo popularne bractwa kurkowe, a na zamku Gryf bractwo kurkowe powstało już w XV wieku. One powstawały z mieszczan, chodziło o naukę strzelania, żeby bronić murów miejskich w razie zagrożenia. To bractwo kurkowe było już w tym czasie, to był XIX wiek, bardzo elitarne. Tam należała przede wszystkim okoliczna szlachta, baronowie, hrabiowie, no i oczywiście co bogatsi mieszczanie. Szafgoczowie wystawili taki rodzaj budynku, w którym była świetlica, wyszynk, karczma.
postawili tory strzeleckie i 26 maja miał się odbyć turniej o koronę Bractwa Kurkowego. No i o tytuł właściwie Bractwa Kurkowego, bo korony nie przydzielano. No i wszyscy się zjechali, tylko zrobił się mały kłopot. 25 zaczął walić śnieg. To w górach nie jest nic nadzwyczajnego. Śnieg walił jako szalały przez całą noc i następnego dnia rano, kiedy wyszli na tory strzeleckie, się okazało, że leży pół metra śniegu świeżego. W tamtym czasie broń była jeszcze skałkowa, czyli krzemień uderza o krzesiwo, iskra pada na panewkę, zapala się proch. W tych warunkach, takich trochę śnieżno-mokrych, nic z tego nie wychodziło. Po prostu fatalna historia. Ponieważ ta karszma tam na tych torach strzeleckich stała i tam się oczywiście bardzo radośnie raczyli winem, gorzałką, strzelanie nie wychodziło, walnęli tą broń gdzieś do kąta i zaczęli lepić bałwana z nudów. Ulepili gigantycznego bałwana, podobno był ogromny, piękny taki wielki bałwan powstał na tym torze strzeleckim. Oni oczywiście pili dalej, bo coś trzeba z tym dniem zrobić. Jak już się popili do końca, to wpadli na jeszcze bardziej genialny pomysł. Wydrążyli w bałwanie dziurę, wepchnęli beczkę z prochem i wysadzili bałwana w powietrze. Widok był podobno bardzo imponujący. Nawet namalowano obraz. Tak się to spodobało, że szafgocze zamówili sobie obraz wysadzanego w powietrze bałwana. Ten obraz wisiał w magistracie w Gryfowie Śląskim do 1945 roku, po czym nastała zwierzchność Polska. Jakiś kretyn ten obraz po prostu wyrzucił. Ale w zapisach zachowało się, jak szlachta wysadza bałwana w powietrze. Także no, z tych historii dowcipnych to tutaj, no, ja może nie będę ruszał historii dowcipnych z turniejów rycerskich, bo to jest, no, ja nie wiem, teraz to jest godzina taka, że i dzieci mogą tego słuchać, więc może pomijmy to. Nie wiem, jakie tu jeszcze ewentualnie pytania by były. No, w międzyczasie mogę na szybko powiedzieć legendę związaną z tym zamkiem. Może mniej śmieszną, ale właściciel tego zamku... Server not found. To jest legenda, ale sęk w tym, że ona jest właściwie prawdziwa. Urządził ucztę, zaprosił okoliczną szlachtę, bogatych ludzi i tu między innymi zaprosił okolicznego pastora, który słynął z przepowiadania przyszłości. Zaprosił go i zaczął go męczyć w trakcie tej uczty, znaczy już wcześniej uczty, bo ta uczta miała trwać cały dzień, a zaczęła się rano, żeby przepowiedział mu przyszłość. Pastor nie chciał, popatrzał na szafgocza, nie chciał. W końcu po długich naleganiach powiedział, no nie jest to dobra wiadomość, ale powiedział właścicielowi zamku, że umrze od zimnego żelaza. Zimne żelazo w tym czasie oznaczało miecz katowski. No wszyscy ryknęli śmiechem, bo gdzie właściciel zamku Chojnik ma być ścięty przez kata jak przestępca? Bzdura. No to dla zabawy jeszcze właściciel pokazał taką owieczkę pasącą się tu przed zamkiem przez okno i powiedział, to przepowiedz przyszłość tej owieczki. No to pastor popatrzył, powiedział bez wahania, zostanie zjedzona przez wilka. Jak tylko wszyscy siedli do stołu, właściciel podszedł do służby, kazał zarżnąć owieczkę i przygotować na wieczór na ucztę. Oczywiście polecenie natychmiast wykonano. Owieczka trafiła do kuchni, którą mamy tutaj z boku. Zaczęto piec owieczkę, wszystko było w porządku. Wieczór przyszedł, podają potrawy na ucztę, szafgocz czeka. Owieczka nie wjeżdża. W końcu zdenerwowany służbę wysłał po owieczkę. Wreszcie przylatuje na salę, gdzie uczta się odbywała. Zdenerwowany bardzo kucharz i zaczyna się giąć tam w ukłonach i mocno przepraszać, że niestety owieczki nie będzie. Otóż, kiedy owieczka była już upieczona i położona na półmisku, wszyscy wyszli z kuchni podawać resztę dań, bo kuchnia zawsze w zamku jest oddalona od pozostałych pomieszczeń zamkowych. Zawsze z kuchni przenoszono dania, kawałeczek do sali, gdzie odbywały się te uczty. Wszyscy wyszli i się okazało, że w kuchni spał stary, oswojony wilk, który mieszkał już na tym zamku kilkanaście lat. Zobaczył tą owieczkę, stary, bo stary, ale owieczka była fajna, chwycił w zęby upieczoną owieczkę, zwiał gdzieś w jakiś kąt i zaczął ją żreć. No więc zdenerwowany kucharz zameldował szafgoczowi, że owieczkę pożarł ten oswojony wilk. Śmiechy się w tym momencie skończyły, uczta była właściwie też już skończona i ładnych parę lat później Hans Ulrich Szafgocz, dowódca wojsk cesarskich na Dolnym Śląsku, kawalerii konkretnie, który był wcielony do wojsk księcia Wallensteina. Wallenstein to jest tutaj postać dosyć ciekawa. Oskarżony przez cesarza o zdradę, został zamordowany. Jednocześnie cesarz kazał aresztować wszystkich dowódców Wallensteina. Finał był taki, że aresztowano również Szafgocza. W Regensburgu po prawie rocznych torturach został skazany na śmierć i ścięty mieczem.
I to nie jest legenda, tylko kłopot polega na tym, że przekazy na ten temat zachowały się w dokumentach. Więc jest to przepowiednia, okazała się całkowicie prawdziwa. Miecz katowski, którym ścięto Szawgocza, jest w tej chwili do obejrzenia w muzeum. Niestety nie w Jeleniej Górze, tylko w tej chwili albo we Wrocławiu, albo w Bolesławcu, nie wiem, bo on tam wędruje. Był tu w Cieplicach rok temu, nie, przepraszam, dwa lata temu. Miałem go nawet w ręku, piękna broń, w świetnym stanie. Otóż rodzina wykupiła natychmiast od kata ten miecz, nie życząc sobie, żeby tym mieczem, którym ścinano Szawgocza, jeszcze ktokolwiek był ścinany. To jest piękny, renesansowy miecz, bardzo ładny, ze zdobioną rękojeścią. Miecz katowski się różni od miecz bojowych, no, robi wrażenie, powiem szczerze. To ja się tutaj wetnę troszeczkę, bo właściwie są dwa pytania, które pasują do tej historii. Jedna, plepsik. Czy w czasach wojen i bitew oprócz koni używane były w walkach jakieś zwierzęta? Chodzi mi bardziej o ich użyteczność bojową, a nie jako zwierzęta pociągowe, psy, wilki i tak dalej. Rozumiem, że wilka można użyć, żeby kogoś ścięto. No nie, no w Europie nie. Kawaleria, piechota. Nie słyszałem żadnych dresowanych psów, nic takiego? W warunkach bitewnych nie sprawdziłyby się ani przez moment. I drugie pytanie, Selena. Czy to prawda, że miecze raczej służyły do zadawania ciosów obuchowych? Czy to prawda, że były mało praktyczne, że pełniły tylko funkcję symbolu ozdoby? Podobno toporki, topory jednoręczne były znacznie bardziej praktyczne. Czy to prawda? Nie, no to chyba lekkie nieporozumienie. Miecz w zależności od okresu, pamiętajmy, że miecze wynaleziono no już przed naszą erą, a przetrwały do końca XV wieku. Pytanie, o jaki okres chodzi i pytanie, jaka jest konstrukcja miecza, bo inne miecze były rzymskie, no gladiusy te słynne, inne miecze były we wczesnym średniowieczu, inne miecze u schyłku średniowiecza. Ja może zajmę się tylko średniowieczem, czyli wczesne średniowiecze. W powszechnym użyciu były miecze karolińskie. Tak się nazywano, tak je nazywano. Czasami słyszę o mieczach wikińskich. Nie ma mieczy wikińskich, to są miecze karolińskie. Ten miecz służy do silnych uderzeń zamachowych. On nie ma bardzo zaznaczonego sztychu. W tamtym okresie zbroja właściwie prawie rzadko była używana, tylko bogaci ludzie mogli sobie pozwolić na jakieś skórzane osłony, ewentualnie coś takiego jak pancerz kolczy, czyli kolczuga robiona z tych malutkich kółeczek. I bardzo silne uderzenie miecza, który był w tym momencie no dosyć ciężki, bo on dochodził do 2 kg wagi nawet, takie krojące walnięcie z silnego zamachu powodowało no silne obrażenia, wgniatało hełmy ewentualnie. To one były jeszcze częściowo skórzane, częściowo metalowe, takie żebrowa konstrukcja z metalu plus skóra na zewnątrz. Z tym, że nie jest to taka skóra jak dzisiaj, ona była bardzo twarda, na przykład miała blachę, była specjalnie wyprawiana. Te miecze odnosiły całkiem niezły skutek, ale kiedy na przykład krzyżowcy, używający właśnie mieczy karolińskich w pierwszej wyprawie krzyżowej, pojechali na wyprawę krzyżową, się okazało, że z Arabami jest pewien problem. Otóż Arabowie mają na sobie sporą ilość tkanin, na pustyniach się izolujemy od temperatury przez nakładanie na siebie wielu warstw i to przykryte kolczugą. I się okazało, że te silne uderzenia odnosiły niewielki skutek, bo kolczuga nie pozwalała przeciąć, natomiast tkaniny pod spodem amortyzowały uderzenie. I zaczęto tworzyć już rodzaj innego miecza. Ten miecz zaczynał być dostosowany do pchnięcia, czyli głownia zaczynała się zwężać, przechodząc wąskie szydło na końcu w sztych tak zwane. I łatwiej było takiego saracena przebić, niż go przeciąć. Po czym wracamy do Europy i tutaj zaczęto kombinować jedno z drugim. Łączenie takie troszeczkę miecza, który zaczął być coraz dłuższy, który służył do cięcia, ale jednocześnie robiono tą coraz ostrzejszą końcówkę. Ponieważ wiek XII-XIII to jeszcze ciągle mówimy o słabych zbrojach, o rzadko spotykanych zbrojach. Większość to są tkaniny grubo przeszywane, przykrywane skórami, jakieś tam kolczugi, które jednak kosztują majątek. To wszystko jakoś tam działa do momentu, dopóki nie wykształcono pełnej zbroi płytowej. W momencie, kiedy jesteśmy przykryty blachami, mieczem, uderzeniem głowni nie da się przeciąć blach. To jest po prostu niemożliwe. Ja każdemu proponuję takie proste doświadczenie. Weźcie duży nóż kuchenny i weźcie puszkę, połóżcie na desce do krojenia chleba, tak na okrągło, tak jak kółko, żeby się toczyła i walnijcie tą blachę tym dużym nożem. Ona się wgniecie, ale jej nie przetniecie. Natomiast jak położycie tą puszkę i pchniecie nożem, to przebijecie ją na wylot. Więc miecze zaczęły przypominać coraz bardziej szydła, zwężające się do końcówki. Owszem, krawędzie były ostrzone, można było tym zadać cięcie,
ale przede wszystkim służyły do pchnięcia. Się okazało, że ta wąska końcóweczka przebija zarówno kolczugę, jak i przebija blachę. Jednocześnie umożliwia cięcie. Także kwestia miecza, mówię, to jest rodzaj zbroi, rodzaj okresu, czas, miejsce, z kim walczymy, jak walczymy, czy pieszo, czy konno, bo nigdy nie walczymy dwuręcznym mieczem siedząc na koniu, to jest nierealne. Natomiast dwuręczne miecze tak naprawdę to jest wynalazek renesansu. Mniej służyły do zwalczania ludzi, a bardziej służyły do odcinania pik, kiedy tworzyły się czworoboki piechoty najeżone tymi długimi włóczniami. Żeby się dobrać do tego mięsa, trzeba było najpierw zrąbać te piki i do tego właśnie służyły dwuręczne miecze. Ludzie używający dwuręcznych mieczy nie stosowali zbroi na sobie, bo miecz już jest na tyle ciężki, waży 2,5 do 3 kg, że zbroja to już nic nam nie da, nas tylko osłabi. A problem jeszcze polega na tym, że uderzenie tak potężnym, długim mieczem zbroja też nie będzie chroniła, dlatego że końcówka miecza przekracza ponad 100 km na godzinę. Jeżeli ruch ręką możemy bardzo szybko wykonać z prędkością 30 km na godzinę, a ruch idzie po okręgu, to jeżeli nasza ręka przy naszej długości wykonuje taką prędkość, to miecz, który jest 1,50 m, 1,60 m dalej, będzie pędził z ogromną prędkością. Masa razy przyspieszenie przecina już wtedy wszystkie blachy. Dlatego miecze dwuręczne stosowali, głównie stosowała piechota. Najczęściej bardzo kolorowo ubrana, ale zbroi już na sobie nie stosowała. I jedna uwaga, proszę nie mylić miecza dwuręcznego z koncerzem dwuręcznym. Koncerz to jest broń kłująca, też może być dwuręczna. I w przypadku koncerza, obo jeden i drugi rycerz walczący koncerzem dwuręcznym będzie ubrany w pełną zbroję płytową, bo koncerz służy tylko do pchnięcia, do przebicia czegoś. Natomiast nie nadaje się zupełnie do cięcia. Miecz dwuręczny tak. Przychodzę z powrotem. Przepraszam, pytania. Bo się zgubiłem, tak? Słońce zaraz. RSS pyta, czy jest pan w stanie powiedzieć coś o twierdzach spoza Śląska, na przykład o Zamościu? Ojej, no, byłem w Zamościu ostatni raz na studiach jeszcze. To jest przepiękne miasto, zbudowane w końcu przez Zamoyskiego, jakby nie patrzeć, kanclerza. Jest to piękny przykład twierdzy renesansu, dostosowany do broni palnej już, w pełnym tego słowa znaczeniu. Pięknie zdobione. Sporo fortyfikacji tam się zachowało. Te, które się zachowały, oddają mniej więcej klimat, jak wyglądało całe miasto. O ile dobrze pamiętam, jest tam nawet piękna jakaś katedra, która właściwie jest zdobiona na tej zasadzie, że zdobi ją słońce przez okna, które tam są umieszczone. No plus bogate mieszczaństwo zajmujące te wszystkie kamienice, no ale jeżeli mamy w tej chwili wchodzić w dokładne detale, nazewnictwo, to szczerze mówiąc ja akurat specjalizuję się w architekturze obronnej, ale wydaje mi się, że dla większości internautów dyskusja zeszłaby na temat, którego by no, przestali rozumieć, bo nazewnictwo jest skomplikowane. Ja mogę nawet tu po zamku Chojnik zacząć chodzić i opowiadać o poszczególnych detalach z tego okresu, ale ja proponuję wziąć jakąś książkę na ten temat, to będzie chyba prostsze, bo tutaj niewiele mogę na ten temat w tej sytuacji bez wzorów, bez powiedzmy planszy czy jakiejś tam kredki, którą będę malował, cokolwiek wyjaśnić. Zmienimy trochę klimat na chwileczkę. Filipus pyta, jakie pan lubi piwo? No cóż, lubię piwo, nie będę tego ukrywał, co po moim brzuchu zresztą widać. Jeśli chodzi o piwo, to odkryłem niedawno fantastyczne piwo lokalnego browaru, nazywa się Namysłów. Piwo jest naprawdę niepasteryzowane i to piwo, które jest dostarczane do sklepów, ma zaledwie 4 tygodnie możliwości przechowywania. Aczkolwiek na ogół go brakuje, ono 4 tygodnie nie stoi, jest naprawdę pyszne. A Namysłów tkwi mi w pamięci dlatego, że w XV wieku ta malutka dzisiaj miejscowość Namysłów miało potężniejsze mury i to dużo potężniejsze mury od Wrocławia, który no, jest potężnym miastem. Ja podejrzewam, że ten browar już wtedy miał niezłą sławę i chroniono ten browar po prostu. A i to jest ten powód, tak? Nie. Prawdopodobnie. Jasne. No dobrze, to wracamy troszeczkę do broni białej. Kuba Prezes, czy ma pan ulubiony rodzaj broni białej używanej przez Wojska Polskie? Mógłby pan opowiedzieć coś o polskiej szabli husarskiej? Słuchajcie, żeby mieć ulubiony rodzaj broni, to trzeba nią ciągle walczyć. Ja tak naprawdę z nikim nie walczę, co najwyżej sam z sobą czasami albo z myślami. Szabla husarska. Ja nie ćwiczę zawodowo żadnej broni. Do tej pory mam żal do samego siebie, że nigdy nie byłem w żadnej sekcji szermierczej. Owszem, ja z konia bez problemu mogę ściąć tam łozy, czy przeciąć arbuza, ewentualnie jakieś
jakąś kapustę w galopie, to nie jest dla mnie żaden problem jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o... A konie mają uszy jeszcze potem? Bo to... Tak, konie mają uszy. Żadnemu koniowi nigdy nawet nie tknąłem uszu. Nie ukrywam, że tej techniki uczyli mnie jeszcze kupę lat temu, bo to no, już trochę lat mam. Polscy ułani, biorący udział w bojach we wrześniu, oni pokazywali, jak szable trzymać, jak siedzieć na koniu, jak zadawać cięcie. No mam tą frajdę, że w latach 70. jeszcze ci ludzie mnie uczyli takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o polską szablę husarską, jest to fenomen przez bronioznawców nie polskich, tylko również przede wszystkim właściwie, bo Polscy o tym mało mówią, zagranicznych, uznawana za najlepszą broń białą na świecie. Wszyscy się fascynują japońskimi mieczami, katanami i tak dalej, tam wakizashi, katana i te sprawy. Każdy się tym podnieca, tymczasem to jest rozpropagowane wyłącznie przez amerykańskie filmy. W rzeczywistości katana klasyczna jest bardzo ciężka, waży 1700-1800 gram. Jest bronią dwuręczną, mającą naostrzoną tylko jedną stronę, z takim no, troszeczkę słabo wyodrębnionym sztychem. To jest takie, jak gdyby ktoś uciął końcówkę. Natomiast co się okazuje, że polska szabla husarska ma tą samą budowę, taką samą krzywiznę, ale po pierwsze jest ostrzona z dwóch stron, bo ma tak zwane pióro, czyli mniej więcej 1/4 długości od tej wklęsłej, że tak powiem, strony, żeby to wyjaśnić. Jest również ostrzona. Jeżeli zadajemy cięcie, może tutaj kamera to widzi, jeżeli tniemy tak, to gdybyśmy chcieli normalną szablą ciąć, to musimy ją odwrócić i dopiero ciąć do góry. Szabla husarska pozwala na cięcie tak, wypad do przodu i cięcie bez odwracania dłoni. W jak pojedynku kosmos. Jest to rzecz niewiarygodna po prostu. Czego japońską kataną nie zrobimy dalej. Szabla husarska jest trzymana w jednej dłoni. Waży zaledwie od 800 do 1100 gram, czyli dużo mniej od japońskiego miecza. To, co japońskim mieczem możemy robić, trzymając w dwóch dłoniach, nie jesteśmy w stanie wykonać tych ruchów, które możemy robić z nadgarstka w jednej dłoni. Czyli cięcia mogą być naprawdę niewiarygodne i bardzo skomplikowane. Kolejna historia. Szabla husarska często posiada tak zwany paluch. To jest taka stalowa obrączka przyczepiona do jelca. To jest ta poprzeczka taka na dole przy głowni, w którą wkładamy kciuk. Przy pojedynku bardzo łatwo było stracić kciuk. Jeżeli ktoś stracił kciuk, to szabli do ręki już nie weźmie. Dlatego szlachta polska nosiła na kciukach takie duże stalowo-srebrne obrączki, które uniemożliwiały odcięcie kciuka. W przypadku szabli husarskiej ten tak zwany paluch, czyli ta osłona na kciuka, jest rozbudowana i jest przyczepiona do jelca na stałe. Po pierwsze, umożliwia naprawdę bardzo pewny uchwyt szabli. Możemy wykonywać ruchy, które w normalnych warunkach wyrwałyby nam wręcz tą szablę z ręki, ale dzięki temu, że kciuk jest zaczepiony o ten paluch, jest to niemożliwe, bo tego daje nam pełną osłonę tego palca i nie stracimy go. No także mówię, no, szabla husarska jest to fenomen. W tej chwili szabel husarskich na świecie jest tam pewna ilość. Od razu mówię, że kupienie oryginalnego egzemplarza przekracza 40 tysięcy i to w takim sobie stanie, powiedzmy. Modą było w czasie II Rzeczypospolitej, że oficerowie wszelkiego rodzaju pułków łańskich, w ogóle oficerowie kawalerii, często kupowali autentyczne głownie szabli husarskich, oprawiali je we współczesną rękojeść tamtego okresu, czyli szabli wzór 34 czy inny, który w tym momencie jeszcze obowiązywał. I to była cała zabawa, nosić autentyczną szablę, która gdzieś tam Rzeczypospolitej broniła, jednocześnie mieć to przy mundurze zgodnie z obowiązującym regulaminem. Miał pan ostatnio oferty pracy z innych zamków dworów, pyta Kamdz. Nie, a ja zresztą się tym nigdy nie interesowałem. Także, znaczy, no nie ukrywam, że proponowano mi pracę w Bolkowie. Mój przyjaciel, kasztelan Zamku Bolkowskiego, polecam zwiedzanie Zamku Bolkowskiego, to jest piękny zamek. Proponował mi pracę, no ale ja jestem związany na Amenschojnikiem, także już tu zostanę. Zolero pyta, jaki zamek w Europie zrobił na panu największe wrażenie? Zamek Malbork. To jest najpotężniejsza twierdza w Europie. Zolero. Czy Kazimierz Wielki popełnił błąd, zrzekając się w XIV wieku praw do Śląska? On nie miał innego wyjścia. W tym czasie mieliśmy kłopoty na północy z Krzyżakami, były kłopoty na południu, ciągle nas niepokoiła Litwa, wcale nie żyliśmy w dużej przyjaźni z Czechami. No po prostu trzeba było tym Czechom ten Śląsk oddać. On się oficjalnie zrzekł. Zostawianie sobie jakiejś tam furtki, no to do niczego dobrego nie prowadziło, bo odzyskanie tego Śląska było właściwie prawie że niemożliwe. Ono się później przez moment pojawiło, a i tak królowie polscy tej szansy nie wykorzystali. Właściwie za Zygmunta Starego była taka możliwość, ale
On był tutaj nawet księciem na tych terenach. On tutaj miał jedno z księstw, jako jeszcze nie król. Nie podjął inicjatywy, żeby z powrotem tu wrócić. Znaczy, no pewnie był to jakiś tam błąd, ale z drugiej strony no wszystkie kraje popełniają błędy, krainy przechodzą z ręki do ręki i dlatego mi tak zawsze śmieszy ta dyskusja, czy Śląski jest polski, czy niemiecki. Tak naprawdę on najdłużej był czeski. A prawdziwi Niemcy, tak, że tak to określę, no, czyli ta dzisiejsza Republika Federalna Niemiec, która jest kontynuacją wcześniejszego państwa, czyli tego zjednoczonego przez Bismarcka, to oni tutaj na Śląsku byli niecałe 80 lat. Bo proszę jednej rzeczy nie łączyć. Tutaj były przez pewien czas Prusy. Te Prusy, które przekształciły się z Prus krzyżackich. Królowie pruscy często walczyli z tak zwanymi dzisiejszymi Niemcami. Narodowość pruska. Coś, co jest... Naród Prusów istniał kiedyś, został wynarodowiony, nie wybity, wymordowany, tylko ostatni Prus zmarł w swoim łóżku w XVI wieku. To był ostatni człowiek, który znał mowę pruską i zwyczaje pruskie. Prusowie jako materiał genetyczny istnieją do dzisiaj. Ale skoro nie ma mowy i skoro nie ma kultury, naród nie istnieje de facto. Natomiast to, co nazywamy Prusami, to jest pozostałość po państwie krzyżackim, po sekularyzacji. I ta narodowość się nigdy nie wytworzyła. W Polsce zrobiono z tego taki rodzaj nacjonalizmu, militaryzmu i wszystkiego razem pruski militaryzm, pruski nacjonalizm. To był naród, który właściwie nie istniał. To był konglomerat różnych narodowości, zaczynając tu od Czechów, Dolnego Śląska, przez Brandenburgię i praktycznie Mazury i tamtą część tego Pomorza Gdańskiego. No nie można ich wszystkich nazwać jedną narodowością. I pamiętajmy, że rozbiory dokonały Prusy. Nie Niemcy, tylko Prusy. A same Prusy często walczyły z Niemcami, więc to nie jest proste, to jest zagmatwane, ja wiem. Dzisiejsza historia jest bardzo uproszczona. I to trudno wszystko wyjaśnić, bo to trzeba wejść naprawdę w bardzo głęboki temat. W tym momencie musiałbym tu gadać przez 2 godziny, żeby to wszystko wyjaśnić. Mamy czas. A po pierwsze, Prusy tutaj rządziły na Dolnym Śląsku krótki czas, około 100 lat. Niemcy rządzili tutaj 87. Królestwo Polskie było tutaj no, dobre 300 lat. Czechy były drugie 300 lat. Więc jeżeli mamy się kłócić, to z Czechami, ale oni się wcale nie chcą z nami kłócić. My fajnie z nimi żyjemy tutaj. Zacznę od takiego pytania. Maciej Kiner. Zauważyliśmy, że na zamek wjeżdżasz czasami łazem. To musi być niesamowity widok z jazdy. Czy jest szansa, żebyś zamieścił film z takiego podjazdu w internecie? Ja dzisiaj wiozłem tu ekipę wykopu, to sobie z nimi porozmawiać. No to myśmy tam jechali i Katarzyna była przerażona. My się dobrze bawiliśmy w sumie z Łukaszem. Nie wiem, czy się odważymy, żeby wyjąć kamerę na zjazd, ale może to nagramy. Zastanowimy się jeszcze. I teraz takie fajne pytanie. Mesteken, dlaczego ludzie w średniowieczu uważali piwo za jedyny zdrowy napój i nie wiedzieli, że zwykła woda po zagotowaniu też może być zdrowa? Mój Boże, nie znali mikrobiologii. Raz, że piwo ma przynajmniej jakiś smak. Dwa, że rzeczywiście po piwie się nie chorowało. No chyba, że ktoś dzisiaj przeholuje zdrowo, no to wtedy może się na drugi dzień rozchorować, ale w średniowieczu piwa były w różnych gatunkach, były i słabsze, i mocniejsze, i nawet dzieci pojono piwem, z tym, że to piwo dla dzieci miało od 0,5 do 1%. Proces technologiczny produkcji piwa powodował zabicie wszystkich drobnoustrojów, sam alkohol też troszeczkę to niwelował. Miało to jakiś smak, piwo pędzono wszędzie powszechnie, przywilej pędzenia piwa był dość powszechny, najsłynniejsze piwo w Rzeczypospolitej to było piwo tutaj niedaleko stąd, piwo świdnickie, w tej chwili tam już nie ma słynnego piwa, nie? Ale to piwo świdnickie eksportowano stąd nawet do Torunia, do Gdańska, to jest, to, proszę wyobrazić te... Ten właściwie brak dróg, kompletny brak dróg i te beczki z piwem targane tutaj z Dolnego Śląska przez ponad miesiąc, które były wiezione gdzieś tam do Torunia, do Krakowa, do Gdańska. Świdnica musiała mieć rzeczywiście rewelacyjne piwo. Nie wiem, nigdy go nie próbowałem, trudno mi powiedzieć. A piwo poza tym jest w pewnym sensie syte. Nasze piwa trochę się różnią od średniowiecznych, bo dzisiaj dostajemy pewien rodzaj Zalzajeru, który ma tam posmak chmielu. Tak Bogiem a prawdą, to chmiel był rzadko stosowany w średniowieczu, piwo było jęczmienne i bez chmielu. Chmiel stosowano znacznie później, zaczęto dodawać do piwa jako walor smakowy. Teraz mam walor smakowy chmielu, dolany spirytus i to się piwo nazywa. Proces produkcji piwa trwał kilka miesięcy, teraz trwa 2 tygodnie chyba czy 3, więc co tu porównywać.
Aczkolwiek jeszcze raz polecam piwo namysłów, ale nie w dużych ilościach, bo nie namawiam do żadnego alkoholizmu i oczywiście dla pełnoletnich. Mm-hmm. Napal in the morning pyta, co to za wisiorek na pana szyi, zwykła ozdoba, czy coś oznacza? Smoka dostałem od mojej żony, bo ja w ogóle lubię smoki, natomiast ten kolorowy znaczek to jest malutka blaszka, tak zwana blacha, to jest znaczek przewodnika sudeckiego. Zapomniałem zabrać dużą blachę tak zwaną, ona jest ładniejsza, większa jeszcze ze srebrnymi liśćmi, a to jest mały symbol, że jestem przewodnikiem sudeckim. Damy radę podejść z kamerą? Łukasz? No ja mogę podejść z kamerą, jeżeli to koniecznie. A, widać, dobrze. O, wysunę, proszę bardzo. Do tej. Drastek spyta, co to jest pięciokrotne echo i czy będzie możliwość, żeby je dziś zaprezentować? Nie, dzisiaj go na pewno nie zaprezentujemy, musielibyśmy opuścić zamek. Pięciokrotne echo wychodzi się na Piekielną Dolinę poza zamek i tam, jeżeli głośno się wrzaśnie, to głos odbija się najpierw od góry, wraca do zamku, odbija się od murów zamku i od przepaści, nad którą zamek stoi, wraca z powrotem do tamtej góry, wraca z powrotem i to tak odbity pięć razy można usłyszeć. Trochę trzeba. Ale to trzeba wyjść z zamku, a my z tą aparaturą z tego zamku nie wyjdziemy. No nie da się. Riu, zastanawiał się pan kiedyś, jak wyglądałaby nasza historia, gdybyśmy przyjęli chrzest z Bizancjum, a co za tym idzie cyrylicę i dalej siedzielibyśmy w kręgu kultury chrześcijaństwa wschodniego? Nie zastanawiałem się, nie wiem, czy w ogóle ktoś się na tym zastanawiał. Trudno powiedzieć. Skomplikowane pytanie i zaskoczyło mnie, nie ukrywam. Nie wiem, może do niego wrócić, chociaż pewno, nie, jest ich tutaj masa. BQP, jak wyglądały oblężenia zamków? Jak bardzo rzeczywistość różniła się od tego, co możemy zobaczyć choćby w filmach? Słuchajcie, pierwsza rzecz. Zamek otoczony przez wojsko. Nie ma tej tojek i samochodów, które je opróżniają. To jest raz. Zaczyna bardzo szybko brakować czystej wody. To jest dwa. Ci ludzie mieszkają w dość ekstremalnych warunkach, w namiotach, bez praczek, bez możliwości kąpieli, bez wszystkiego. To jest trzy. Sama bitwa. No, filmy niestety nie pokazują prawie nic. Na filmach człowiek rusza do bitwy, ma piękną zbroję, piórka przyczepione do hełmu, koń jest elegancko ubrany, bo tak to rzeczywiście wyglądało. Bogaci rycerze tak startowali do bitwy. To wszystko fajnie, po czym wraca z bitwy i czasami tam jest gdzieś jakaś kreseczka na tej zbroi, czasami on ma taką plamkę na twarzy i tam opowiada tam o tej bitwie, coś tam się dzieje dalej. Wyobraźcie sobie taką scenę. Człowiek ma 5 litrów krwi, podcinamy mu tętnicę. Minimum 3 litry się wylewają. Ma przewód pokarmowy. W tym przewodzie mamy w tej chwili tak na dzień dobry około 20 litrów. Co to jest? To są fekalia, to są żygowiny i gówno, mówiąc krótko i jednoznacznym językiem. Koń ma 25 litrów krwi i przewód pokarmowy o pojemności blisko 250 litrów, z czego 200 powiedzmy jest wypełnione. To są również to, co powiedziałem wcześniej, czyli odchody plus żygowiny. Wyobraźcie sobie teraz faceta, który dostaje mieczem po gardle, konia, któremu rozcinają brzuch i tych egzemplarzy tego typu tak potraktowanych na polu bitwy leży kilkaset do kilku tysięcy. Po tym galopują następni. Jest taki mały problem, że powierzchnia kopyta końskiego to jest tylko kilkanaście centymetrów kwadratowych. Nacisk na ścięgno końskie w galopie wynosi 14 ton, czyli na kopyto będzie coś zbliżone do tego. Wyobraźcie sobie 14 ton uderzające w ludzką głowę. Pytanie na maturę, na ile metrów pryśnie mózg w tym momencie. Mamy pełno tych trupów już leżących. Konie galopują po nich, rozrywają do reszty brzuchy, wyciągają jelita, rozrzucają to wszystko po okolicy. Wcześniej wylana krew z tętnic, jak to zresztą kiedyś pięknie napisał Wacław Potocki w Bitwie Chocimskiej, skrzepła krew się galaretą trzęsie. Mamy tego wszędzie pełno, konie po tym galopują, rozbryzgują to na wszystkie strony, my dostajemy uderzenia, czasami jakaś strzała nam się wbija w pancerz, adrenalina, nie czujemy nic, krew się z nas leje. Wraca rycerz z bitwy, jak on wygląda? Jest oklejony ludzką tkanką, kałem, żygowinami, krwią. I tak to mniej więcej wyglądało. Jest potworny fetor, smutnie do opisania, lejąca się krew. Pole bitwy cuchnęło przez kilka miesięcy. To wszystko, co wchłonęła ziemia, to się nie rozkładało od razu. Poza tym tkanka ludzka, część zwłok zbierano, zakopywano albo palono, ale masa rozrzuconej drobnej tkanki ludzkiej leżała tam całymi tygodniami, gnijąc, paprając się. To, co zostało wylane, jest w tej ziemi. Na pole bitwy po miesiącu czy dwóch nikt nie wchodził. Był obrzydliwy, oszalały smród i fetor. Tam była spalona wręcz ziemia, zgniła.
Mocne. Krzychu MMM. Jakie były średniowieczne środki antykoncepcyjne? Ja już to wczoraj dostałem to pytanie, nie odpowiedziałem na nie. No dobrze, jak tak chcecie, to wam powiem. Robiono takie przypominające dzisiejsze prezerwatywy, takie woreczki z jedwabiu, ewentualnie z odpowiednio wyprawianego pęcherza świńskiego. One były bardzo dokładnie wyprawiane, były bardzo miękkie i delikatne. Ale ja tam, szczerze mówiąc, nie chciałbym z tego korzystać. Poza tym oczywiście zabobony, bzdury, banialuki, jakieś przesądy. Dzisiaj macie lepsze możliwości, a jak ich nie znacie, to skorzystajcie ze szklanki wody. Kaskader Mike. Drogi panie Jędrku, jakie jest najlepsze według pana zapomniane święto lub obchód, którego nie obchodzi się już w czasach teraźniejszych? No tak jak powiedziałem, ustanowione przez Jagiełłę święto narodowe, ustanowione w 1411, 15 lipca, Dzień Zwycięstwa Grunwaldzkiego, który Jagiełło ogłosił świętem narodowym i dniem wolnym od pracy, z którego zrezygnowaliśmy, nie wiedzieć dlaczego. Mhm. Orteus pyta, wpływ jakiej kultury poza Polską jest najbardziej widoczny na Śląsku w związku z jego historią? Jakie ciekawe elementy czeskiej, niemieckiej historii można odnaleźć na Śląsku? Każdy zabytek, jaki tutaj zobaczycie, często są herby, często są pozostałości, fragmenty budownictwa. To jest konglomerat, to rzeczywiście, no pamiętajcie, że kiedyś te nacjonalizmy, takie jakie są dzisiaj, właściwie no może dzisiaj już mniej, ale jakie były jeszcze nie tak dawno, one nie istniały w średniowieczu. Tam ludzie nienawidzieli, nie próbowali się nienawidzieć z powodu narodowości. Mogło być jakaś tam zazdrość, utrzymanie się w swojej grupie. Oczywiście Żydzi byli zawsze na lekkim indeksie, ale bez przesady. W Polsce nie byli wcale tak źle traktowani. To bardzo dobrze funkcjonowało, zresztą wnieśli ogromny wkład w naszą kulturę. Szkoda, że to się wszystko potem pozmieniało. Natomiast tu, gdzie nie podejdziecie, to znajdziecie bez problemu ślady czeskie, polskie, niemieckie. I 100, 200, 300 lat temu nie rozgraniczano tego. Po prostu ci ludzie żyli ze sobą, byli sąsiadami, kojarzyli się, brali śluby między sobą, wchodzili w pokrewieństwa, współpracowali, zakładali jakąś tam własną działalność. To wszystko działało. Mhm. Polip. Kogo uważa pan za największego zdrajcę Rzeczypospolitej i dlaczego? Mocne. Matko Boska. No. Dobra, zostajmy przy Sienkiewiczu, niech to będzie Radziejowski. Dlaczego? Nie, słuchajcie, to jest pytanie z zakresu dzisiejszej polityki. No. Tak naprawdę, być może kto był największym zdrajcą, jego nazwiska nie znamy i nigdy w życiu nie poznamy. My tego nie wiemy, może nasza historia zmieniła się z powodu jednego człowieka, który gdzieś tam coś, jakąś informację sprzedał, a nikt nigdy jego nazwiska nie zanotował. No więc to... Ja tu żartuję z tym Radziejowskim, bo ja wychodzę z założenia, że nam nie wolno pod żadnym pozorem oceniać ludzi, którzy działali w zupełnie innych warunkach niż my dzisiaj żyjemy. My nie mamy prawa sądzić, czy oni byli tacy, czy owacy. Owszem, morderstwa, rabunki, takie rzeczy możemy osądzać. Natomiast działania polityczne, czy działania jakieś społeczne, jeżeli ktoś sobie siedzi w wygodnym mieszkaniu, ma prąd, gaz, siedzi przed komputerem, ogląda sobie telewizję, co on wie o człowieku, który żył 300, 500 czy 400 lat temu? W jakich warunkach? Co nim kierowało? On nie ma tej mentalności, jaką my dzisiaj mamy. Jestem daleki od takich osądów. Ja wiem, tu targowica, tu to, tam, to dzisiaj nawet przenoszone na dziś, to wszystko jest... To jest głupota, bez sensu. Ja unikam takich rzeczy. Po prostu nie my będziemy oceniać, sądzeni będziemy po śmierci. Jasne. Tu kapnęło mi coś niestety na ekran. Nie, myślę, że nie będzie. El Adriano pyta, jak średniowieczni rycerze załatwiali swoje potrzeby, gdy byli ubrani w zbroję, na przykład przed bitwą? Pierwsza sprawa to strój średniowieczny jest tak skonstruowany, że można spokojnie się załatwić. To jest raz. A dwa, kiedy już jest bitwa i kiedy walczymy o życie, no to co tu wiele ukrywać. Po pierwsze, zwieracz trzyma na tyle, na ile może. A jak już nie daje rady, to puszczamy i tam służba umyje siodło. No, co za problem. Jasne. Szmerk. Jak wyglądały kontakty średniowiecznej Europy z takimi krajami jak Chiny czy Japonia? Czy europejscy monarchowie gościli przybyszów z dalekiej Azji na swoich dworach? No posłowie to było, najdalej to była Turcja, jeszcze Tatarzy do nas docierali, ale Chińczycy, Japończycy nigdy nie słyszałem. No być może gdzieś tam coś się pojawiło, no to ale Marco Polo, który tam raczej Marco Polo opisał Chiny i na tym to się skończyło. Potem za bardzo nie mamy jakichś konkretnych informacji. Na pewno były jakieś incydentalne
podróże, historie, ale żeby to były oficjalne kontakty między dworem, powiedzmy tam japońskim czy chińskim, a Królestwem Polskim, to nie było czegoś takiego. Santa 1337 napisał, jak wyglądały używki w średniowieczu? Czy oprócz alkoholu coś stosowano? Jaki był stosunek do alkoholu? No stosunek do alkoholu. No, był, to się go piło. No, to był jedyny stosunek. Jeżeli pytanie dotyczy takich zawalowanych narkotyków, nie używano ich w ogóle. W Europie narkotyków po prostu nie było. No a zając, który wyskakuje z konopi? Konopie używano jako liny, robiono z tego liny, sznurki, no, natomiast nikt nie wpadał na pomysł, żeby robić z tego jakieś tam ćmiki i palić. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to owszem, tam palono haszysz, ale to też nie było rozpowszechnione, to była rzadkość. Natomiast używki to po raz pierwszy Turcy przywożą z Batoremu tytoń, a pali go jako pierwsza Anna Jagiellonka i dwór, przede wszystkim kobiety paliły wtedy rodzaj cygar. Natomiast żadnych innych narkotyków nie było. Zdaje się, że pada nam deszcz i musimy coś wymyślić. Musimy zrobić przerwę. Myślę, zrobimy, że akurat przerwę i najwyżej wpadniemy w jakieś pomieszczenie albo rozstawimy się pracę. Tak, przerywamy, wracamy za jakiś czas. Pewnie za 10 minut zobaczymy, czy to będzie padało dłużej, czy nie. Musimy schować trochę sprzętu, no szkoda komputera chociażby. Do zobaczenia. Wracamy do Ama z kasztelanem w zamku Chojnik, Jędrkiem. Teraz widzisz pytania, będzie Ci może łatwiej nawet na nie odpowiadać. Krzychu MMM pyta, czy to prawda, że w średniowieczu fekalia wylewano za okno, a na ulicach były deski, a obok nich te fekalia? No lekkie przejaskrawienie. Tak naprawdę każda kamienica w mieście miała własną toaletę, choćby z tej prostej przyczyny, że mówiąc krótko, gównem handlowano. Handlowano gównem? Tak, jak najbardziej. Dowcip polega na tym, że do miasta otaczały sady, działki warzywne, jakieś działki przyzagrodowe, które trzeba było uprawiać. Ziemia ma to do siebie, jeżeli nie jest nawożona, to po dwóch, trzech latach jest kompletnie jałowa, nie urodzi nam nic. A jednak coś trzeba było jeść, te warzywa trzeba było uprawiać i każda kamienica miała właściwie 2-3-metrowy dół w podwórku. U góry postawiona budka, taka jak dzisiejsza tojtojka, niczym się nie różniła specjalnie, z taką samą deską klozetową i podejrzewam, że niewiasty też krzyczały podnieść deskę. Mniej więcej tak to wyglądało. W zamkach były nawet kamienne wykute takie. I dół po napełnieniu był opróżniany przez tak zwanych czyścicieli wychodków. To jest najniższa kasta społeczna w średniowiecznych miastach. Podejrzewam, że mieli jakąś dużą beczkę na kółkach, ładowali tam czerpakami te wszystkie fekalia. I wywozili poza miasto za pieniądze, nawożąc działki po prostu dookoła, które są. Nawet istniał przepis, że jeżeli chłopi zganiają stada z pastwisk letnich na leża zimowe, to mieli obowiązek przeganiać je przez pole właściciela. Chodziło o to, żeby te zwierzaki, które tam są przeganiane, żeby zostawiły kał na polach właściciela, nawożąc jednocześnie. Do tego pamiętajmy, że mocz był surowcem wtórnym. W każdym gospodarstwie domowym stały specjalne zbiorniki, takie urynały, gdzie zbierano mocz, ponieważ on był niezbędny do garbowania skór, farbowania tkanin, również farbowania włosów. Po prostu fermentowany mocz wydziela amoniak. Amoniak jest bardzo silnym utrwalaczem. Do dzisiaj zresztą stosowany gdzieś tam w jakichś farbach do barwienia włosów czy tkanin. Więc był również potrzebny, to już w starożytnej Grecji zresztą tak robiono. Przy kościołach, przy katedrach były całe takie długie rzędy kamiennych rynien, gdzie oddawano po prostu mocz, tak jak dzisiaj mamy w męskich toaletach pisuary stojące, no to wtedy była to ścianka, gdzie rynienką spływało to wszystko do dużych zbiorników, stąd pozyskiwano ten mocz. Zabraniano wylewania fekali na ulicę. Ulice z reguły nie były brukowane, nie były utwardzane. Owszem, kładziono jakieś tam deski, bale w jakichś bogatszych miastach, ale wylewanie nieczystości na ulicę było karane. Oczywiście one śmierdziały, bo tam przechodziły konie, przeganiano bydło, łaziły świnie. Pijani ludzie wracający z karczmy zachowywali się tak samo jak dzisiaj ludzie wracający z restauracji, którzy nie mają gdzieś pod ręką toalety, wchodzą na klatkę schodową i się załatwiają. To się zdarzało, ale nie demonizujmy, że oni wszystko wylewali, bo powiedzmy, miasto Poznań w XIV wieku miało 7 tysięcy mieszkańców,
obwód taki, jakie tam resztki murów obronnych dzisiaj wyznaczają. Tam mieszkało 7 tysięcy ludzi. Uliczki miały szerokość 1,5 do 2 metrów. Przeciętnie człowiek stawia jednego klocka dziennie. W ciągu tygodnia 7 tysięcy ludzi postawiłoby no, 49 tysięcy klocków. Jak do tego dodamy wszystkie inne rzeczy, no to po pas byśmy w gównach chodzili, no mówiąc krótko, więc to jest bzdura. No. Przepraszam. Ilgesu. Jaka jest pana ulubiona postać historyczna? No, będzie to trywialne, ale to Zawisza Czarny. To była rzeczywiście wyjątkowa postać. Człowiek nie dbający namiętnie o własne interesy, będący bardzo ludzki, sympatyczny dla innych. On nigdy nie prosił o nic dla siebie, co zresztą jest we wszystkich kronikach zanotowane, że często ludzie zwracający się do niego z jakąś prośbą, jeżeli on uznał, że prośba jest sensowna, a człowiek jest dobry, który o to prosi, to on sam wstawiał się za nim, sam zanosił prośbę do władców, do książąt. Dla siebie nie prosił nigdy o nic. To jest no, taka ciekawostka w ogóle. I człowiek bardzo honorowy, uczciwy, on już tego typu sławę miał za swojego życia. Był postawiany za wzór nie tylko w Polsce, ale nawet za granicą. Pamiętajmy, że on bardzo dużo czasu przebywał na dworze austriackiego cesarza. Był tam bardzo wysoko notowany. Zresztą w jego służbie poległ, odmawiając wycofania się przez Dunaj. Cesarz specjalnie przysłał dla niego łódź, ale on dowodził, znaczy Zawisza dowodził w tym momencie oddziałem posiłkowym polskim. Chociaż cesarz wszczął wojnę tak zwaną niesprawiedliwą, pomimo pokoju z Turkami uderzył na nich, co mu Zawisza odradzał zresztą, że nie wolno zrywać pokoju. Oczywiście kampania cesarska się nie powiodła. Turcy odnieśli bardzo szybko znaczące sukcesy. Armia zaczęła się wycofywać i po Zawisze przysłano łódź. On odmówił wejścia do tej łodzi, bo albo będzie ze swoim oddziałem, albo nie wraca. Został z oddziałem, on oczywiście nie miał szans w walce, bardzo szybko został Zawisza wzięty do niewoli, nie po raz pierwszy zresztą, tylko że kłopot polegał na tym, że któryś Janczar go wziął do niewoli, ponieważ on miał bardzo ciekawy herb Sulima, gdzie w polu złotym jest pół cesarskiego czarnego orła. Sądzono, że jest to być może nawet sam cesarz, a może syn cesarza, nie wiadomo, różnie tam podejrzewano. Z góry przewidywano, że okup będzie bardzo wysoki. Tych dwóch janczarów się kłóciło, zwróciło się w końcu do swojego zwierzchnika, do kogo jeniec należy. Ten nie potrafił tego rozsądzić, a w końcu rozsądził być może niesprawiedliwie, przyznając jeńca jednej tylko osobie. Drugi janczar w tym momencie wyjął szablę, powiedział, że skoro on go nie dostanie, nikt go nie dostanie i ściął Zawiszy głowę po prostu. On w ten sposób zginął, co ugruntowało jeszcze tylko jego legendę jako fantastycznego rycerza, świetnego chrześcijanina, zamordowanego jako jeńca przez niewiernych Saracenów. Ciekawa historia. Drasteks. Jaka jest pana ulubiona potrawa? To cała seria pytań. Jaka? Ja kiedyś miałem przyjemność z panem Makłowiczem na zamku Czocha robić potrawy średniowieczne. Moja ulubiona potrawa, to nie jest średniowieczna, to jest potrawka z kurczaka robiona przez moją żonę. To jest moja ulubiona. Natomiast bardzo lubię wołowinę w piwie robioną. Sam lubię robić kaczki duszone, pieczone w winie z jabłkami. Czasami na turniejach robię to w dużym miedzianym kotle, demonstrując, jak się te potrawy robi. To są zresztą bardzo stare potrawy. Taka kaczuszka duszona w winie to jest oczywiście rewelacja po prostu. Do tego, ponieważ korzenie mojej rodziny sięgają dziś z poznańskiego, lubię pyzy poznańskie. To nie są takie pyzy, jak się powszechnie mówi, tylko to są takie bułki na parze robione. Ja oczywiście też je sam robię. No, to są chyba te rzeczy, które lubię najbardziej. Wracamy do historii. Chickenos. Co pan myśli o lisowczykach, bohaterowie czy zwykli najemnicy, jak dziś Legia Cudzoziemska itp.? Czy dotarł pan do jakichś materiałów na temat śmierci Aleksandra Józefa Lisowskiego? Z tego co wiem, to Lisowski zmarł dosyć młodo, nie było żadnej sensacji w jego śmierci. Natomiast Lisowszczycy, z jednej strony ten główny, elitarny oddział liczący niewiele osób, no to byli najemnicy w pewnym sensie, to byli często zbiegowie spod szubienicy wręcz, na których ciążyły wyroki, ale nie można im odmówić niewiarygodnego męstwa i zdolności militarnych. Natomiast ten oddział często był bardzo duży. Zwiększano go z oddziału 1000 ludzi nawet do 10 tysięcy. Wtedy wiadomo, że werbowano hołotę również. I oni się odznaczyli z jednej strony jako... To był oddział powołany
Znaczy w ogóle to wojsko Lisowskiego było powołane jako wojsko, które nie dostaje żołdu, a ma się żywić z wojny. To już z góry było wiadomo, że nie będzie dobrze. Czyli rabunki, łupienie ludzi, mordy, no to od samego początku. Jednocześnie, no mówię, ich wprawa bojowa była taka, że oni potrafili sobie radzić z każdym przeciwnikiem. Pamiętajmy, że Lisowski doszedł w Rosji do Morza Białego. I co ciekawe, wrócił spod tego Morza Białego żywy, więc w tamtych czasach dojść do Morza Białego i wrócić, to jest po prostu fenomen absolutny. Tylko że on zmarł bardzo szybko, potem różni byli dowódcy, między innymi tutaj wojska Lisowskiego wspomagały cesarza w czasie wojny 30-letniej. No, nie pokazali się tu z najlepszej strony. Owszem, ku podziwowi różnych wojsk przeprawili się przez Odrę zimą, ale z drugiej strony to było łupienie ludności, mordowanie. Ich tam nie interesowało, jakie wyznanie, bo oni rzekomo mieli wspierać chrześcijan, a w rzeczywistości mordowali wszystkich. Są zapisy, gwałcone były nawet 12-letnie dziewczynki, więc to nie jest nic dobrego. Te wojska Lisowskiego z jednej strony dokonały tak zwanej pierwszej odsieczy Wiednia, gdzie dokonały takiej dywersji na tyłach armii tureckiej, że armia turecka wycofała się idąc na Wiedeń. To były czasy wcześniejsze niż ta odsiecz w 1683. Ale no również nie było w tym nic dobrego. Jasne. Dwa następne pytania złożę w jedno, no bo chyba pasują do siebie. Radek napisał, co pan myśli o pojęciu zacofanego średniowiecza? Zgadza się pan z tą opinią wielu ludzi? I Gesu napisał, jakie dziedzictwo pozostawiło nam średniowiecze, jakie dobre i złe rzeczy pozostały nam do dziś po tym okresie? Nigdy średniowiecze nie było zacofane, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to to, że wszystko, co dzisiaj mamy, zawdzięczamy średniowieczu. Nas ukształtowało średniowiecze. Wszystkie nasze zachowania są, że tak powiem, wypracowane w średniowieczu. Wszystkie przesądy, cały system. Pamiętajmy, że cały system dróg, jaki mamy, to jest ze średniowiecza. Wioski są ze średniowiecza, lokalizacja miast jest ze średniowiecza. Większość wynalazków dokonano w średniowieczu. My sobie w tej chwili wyobrażamy, że my żyjemy w bardzo twórczej epoce, błyskotliwi, jesteśmy mądrzy. Nie byłoby nas w tej chwili na takim etapie, gdyby nie średniowiecze. No, większość wynalazków tak naprawdę dokonano w średniowieczu, mało tego. Leonardo da Vinci, który już jest człowiekiem renesansu, ale który no, wychowywał się u schyłku średniowiecza, przewidywał rzeczy, które no, w tej chwili dopiero funkcjonują. No, maszyny latające, których jemu się nie udało skonstruować tylko dlatego, że nie ma odpowiednich materiałów, ale jego konstrukcje latają. Jak się okazało, że kiedy zastosujemy akron i aluminium zamiast drewna i płótna, poleci, bo jest odpowiednio lekkie. On przewidywał rzeczy niesamowite. No, nie byłoby dzisiejszej cywilizacji, gdyby nie średniowiecze. Pamiętajmy, że to, co my mówimy o ciemnym średniowieczu, to jest bzdura. Mamy wiek tysięczny, znaczy rok tysięczny, wiek dziesiąty. Czy tam powiedzmy chrzest polski, no to jest wiek dziesiąty, czyli wiek 900 któryś tam. Mamy rok tysięczny i co my mamy za Polskę? To jest kilkaset plemion na jakimś tam obszarze, trzymanych za mordę przy pomocy ognia i miecza, nie znających sztuki pisania, czytania, na bardzo niskim szczeblu rozwoju, którzy tam w zasadzie zbieractwo, łowiectwo, prymitywna gospodarka rolna. Po czym mamy XIV wiek, rok 1300 któryś i nagle w tym samym miejscu mamy dziesiątki tysięcy wręcz wiosek, setki miast otoczonych murami obronnymi, mamy potężne katedry, które budzą podziw do dzisiaj swoim ogromem i budową. Otwieramy uniwersytety. Jak tu można mówić o epoce ciemnoty, głupoty? No jest to nieporozumienie po prostu. Samo na przykład takie przesądna liczba 13. No, kto o tym wie? No, no 13 w piątek spalono mistrza templariuszy Jakuba de Molay na stosie. No, to był dzień pechowy. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że skazują niewinnego człowieka. Królestwo Francji wpadnie w kłopoty z tego powodu. Zrobiono coś strasznego. No i liczba 13 dzisiaj do dzisiejszego dnia uchodzi jako pechowa. No, to gdzieś te przesądy, czarne koty, jakieś tam mówię, to liczba 13 czy inne rzeczy, to wszystko to jest średniowiecze. No tak. Awantar. Jako historyk z zamiłowania, jak pan ocenia dążenia do uznania narodu śląskiego i języka śląskiego? To mówimy chyba o dzisiejszym Górnym Śląsku. Z Dolnym Śląskiem, no kiedyś to były prowincje połączone, ale język śląski, no, no dobrze, jeżeli są Kaszubi, no to mogą być i Ślązacy. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Nie jestem ani jednej, ani drugiej
opcji, więc jeżeli ktoś chce, to ja zawsze wchodzę z założenia, jeżeli ktoś czegoś pragnie, jeżeli dużo ludzi ma na coś ochotę, to blokowanie im tego jest po prostu głupotą. Przecież to niczym nie grozi, a jeżeli im to sprawi przyjemność i jeżeli zostawi coś po sobie, bo jest to ogromny wkład w kulturę, no nie można negować wkładu w kulturę polską Ślązaków, no byłby to idiotyzm. No. Jeżeli oni tego chcą, to dobrze, natomiast no, jakaś niezależność polityczna, no to na litość boską, nie róbmy tutaj drugiej Jugosławii. No. Jasne. Soker. Jaka jest pana ulubiona potrawa, napój, deser nawiązujący do czasów średniowiecza? Widzę, że ktoś posłuchał poprzedniej. Desery w średniowieczu, no były, robiono puddingi, były słodkie potrawy, robione na miodzie. Nie mam żadnej ulubionej, ja unikam raczej słodyczy. Ze słodyczy najbardziej lubię miód pitny. Średniowieczny. Jak najbardziej. Stara polska potrawa. Tak jest. IGS-u. Jaka była faktyczna długość życia ludzi, jeśli nie liczyć śmierci przedwczesnych spowodowanych wojnami, kataklizmami czy epidemiami? To zależy od tego, gdzie się urodzili. Warstwy, im wyżej urodzona, że tak powiem, warstwa szlachecka czy mieszczańska, tym większa szansa na długie i spokojne życie. Wiadomo, że 50% dzieci umierało przed ukończeniem 6 roku życia. Jeżeli tylko liczymy do średniej, no to nam wyjdzie nam 40 raptem wszystkiego razem. Ale kiedy czytamy życiorysy różnych książąt tutejszych, bogatej szlachty, tutaj są przypadki życia 102, 105 lat, 70, 80. Jeżeli nie zabiła zaraza, jeżeli nie zginął na polu bitwy, no to raczej nie było specjalnego problemu, żeby dożyć spokojnie sędziwego wieku. Owszem, nie żyli tak długo jak dzisiaj, ale nie demonizujmy, że średnia, że kończyło się 40 lat i on musiał umrzeć. To jest bzdura zupełnie. Ja już bym nie żył. Skut. W ogóle bym nie żył. Wiem, że Bogusław Wołoszański specjalizował się w innym okresie czasu, ale co pan sądzi o tym historyku? Jest fantastyczny. Tutaj bardzo trudna ksywa. M4HOON. Pewno jakiś Machon. Czy zna się pan również na pałacach, czy tylko na zamkach? Czy mógłby pan powiedzieć coś na temat pałacu w Żaganiu? Mam zaproszenia do Żagania od dłuższego czasu na turnieje, które się tam odbywają. Nigdy tam nie byłem. Nie będę kłamał, pałacu w Żaganiu nie widziałem, więc raczej widziałem tylko na zdjęciach. Z tego, co widziałem, jest to raczej piękna renesansowa siedziba z elementami baroku, ale nie wiem, czy przypadkiem czegoś nie mylę, ale chyba nie. Z pewnością prędzej czy później do Żagania trafię, ale nie będę się wypowiadał. Blu-ray. Kiedy w końcu Telewizja Polska pójdzie po rozum do głowy i zaprosi pana do nakręcenia programów historycznych? Mam nadzieję, że nigdy. Karwon, jaką książkę o historii Europy poleciłby pan na początek dla kogoś, kto do tej pory był z historią na bakier? To jest pytanie, czy ktoś chce znać całą historię Europy, to wtedy lecimy bardzo pobieżnie i to może być momentami nudne. Natomiast jeżeli ktoś chce wyrywkowo coś dotyczące Europy, ale związane głównie z Francją, to jest taka moja ulubiona książka amerykańskiej mediewistki, niestety już nie żyjącej, nazywa się Barbara Tuchman. Książka w tej chwili trudna do zdobycia, wydana w latach 90. tłumaczenie ukazało się w Polsce, nazywa się Odległe zwierciadło. To jest historia życia ostatniego potomka rodu de Cussy, który miał we władaniu zamek. W tym zamku był najpotężniejszy w Europie donżon. Gigantycznych rozmiarów wieża obronna, która mogła pomieścić około 1000 żołnierzy przygotowanych do długotrwałej obrony. To był fenomen. Niestety zniszczona w czasie I wojny światowej przez Niemców. Mniejsza o to. W każdym razie historia życia Enguerranda de Cussy, która jest bardzo mocno rozszerzona i tam są nawet wzmianki o Polsce. Tam są takie ciekawe kwiatki, jak na przykład, że w czasie, kiedy szalała zaraza, czyli dżuma, w XIV wieku, która wytłukła 1/3 ludności Europy. Tam jest wyraźna wzmianka, że w Polsce, który w tym czasie rządził Łokietek, a potem Kazimierz III, wprowadzono kwarantannę na granicach. To jest fenomen po prostu. Mieli świadomość, że człowiek chory zaraża zdrowego, więc zatrzymywano ludzi na granicach, przy głównych traktach. Jeżeli nikt nie był chory, puszczano ich dalej. Jest to jedna z przyczyn, dla których zaraza w Polsce nie wytłukła takiej ilości ludności jak gdzie indziej. To ja się wtrącę, bo Gerald Redhammer zadał takie pytanie. Chodzi o dżumę. Czy to prawda, że jednym z powodów ominięcia przez tą zarazę Polski może być... Czy to prawda, że jednym z powodów ominięcia przez tę zarazę Polski może być fakt, że w przeciwieństwie do innych krajów nie powstał u nas mit kota jako wcielenia zła, co skutkowało tym, że podczas gdy gdzie indziej koty były zabijane, u nas miały się dobrze i zabijały szczury, które były nosicielami zadżumionych pcheł?
Nie demonizujmy tego z kotami, tak naprawdę koty były wszędzie i nikt ich tam na siłę nie zabijał, to jest lekko przyjaskrawione. Ja wiem, że były procesy sądowe o czarnego kota, gdzieś tam posądzano o to czy o tamto, ale kot był w każdym gospodarstwie, żaden chłop nie pozwoliłby zabić swojego kota, bo doskonale wiedział, że on chroni przed myszami zbiory, więc to czasami ktoś tam przeczytał jakąś małą zmiankę i zrobił z tego jakąś tam aferę, ktoś inny to jeszcze rozkręcił. Nie, to jest nieprawda. Koty były, są i będą. Najprzyjemniejsze stworzenia zresztą na świecie, ja koty wyżej cenię od psów sobie. Jest pan kociarzem? Nie mam kota, miałem kiedyś nawet 7, ale w obecnych warunkach jakieś te moje koty się tam nie utrzymują i nie trzymam w tej chwili żadnego kota, ale uwielbiam je i uważam koty za wyjątkowo mądre stworzenia, między innymi dlatego, że nie dały się podporządkować kompletnie człowiekowi tak jak psy. Natomiast wracając do tematu, to nie jest prawda. Szczury rozprzestrzeniają się z ogonem w niesamowity sposób. Szczur jest tylko, tak w ogóle dżuma była chorobą odzwierzęcą, przede wszystkim chorobą gryzoni, ale jak się okazało po mutacji była również groźna na ludzi. I nie tyle szczur zarażał człowieka, ile zarażały pchły żerujące najpierw na szczurze, a potem przenoszące się na człowieka. Więc to jest osobna sprawa. W ogóle w tej chwili, z tego co czytałem ostatnio, tu jest taki pewien problem, bardzo niebezpieczny zresztą dla nas również. Otóż wszystko wskazuje na to, że dżuma występująca w Europie w XIV wieku była w dwóch odmianach. Nie wiem na ile to jest, bo to dwóch lekarzy wydało dość ciekawą książkę na podstawie zachowanej dokumentacji, że dżuma występowała w dwóch odmianach, krwotocznej i dymienicznej. Krwotoczna jest znacznie bardziej niebezpieczna, dlatego że dżuma dymieniczna powodowała powiększenie się węzłów chłonnych, z tego tworzyły się wrzody i człowiek umierał. Jakiś czas się rozwijała, po czym w bólach, w cierpieniach wrzody i te sprawy umierał. Od momentu ukazania się tych pierwszych objawów mogło minąć 48 godzin, mogło minąć 24, człowiek umierał, czasami choroba trwała dłużej. Natomiast druga odmiana, dżuma krwotoczna, powodowała objawy identyczne jak przeziębienie, katar, kaszel i na tym się to wszystko kończyło. Trwało to około miesiąca, po czym występowały objawy i człowiek umierał w ciągu 24 godzin niemalże. Na zewnątrz prawie niewiele było widać, natomiast organy wewnętrzne były wręcz zamienione w papkę. Zadano sobie ten trud i w Anglii nie było wojen zewnętrznych, więc tam dokumenty dotyczące parafialne, dotyczące urodzin i tak dalej funkcjonowały, funkcjonują do dzisiejszego dnia. Mamy pełną dokumentację. I co się okazało? Że bywało, że wymierała cała wioska, ale pomimo, że osoba jakaś, która zajmowała się chorymi i chowała zwłoki, przeżyła. Jedna, dwie osoby z jakiejś danej tam rodziny. Odszukano w księgach parafialnych potomków tych ludzi, oni się poddali badaniom genetycznym i wyszło na to, że mają maleńki błąd na chromosomie którymś tam. I tu jest w ogóle fenomenalna historia, bo się okazuje, że ten malutki błąd na chromosomie posiada go 15% ludności Ziemi. Chroni również przed AIDS. Osoby, które będą miały kontakt z wirusem, nigdy na niego nie zachorują, bo są na to uodpornione. To samo dotyczy dżumy, więc nie wiem, czy jest jakaś korelacja między tymi chorobami, ale nie sądzę. Ale być może, bo jedno i drugie jest chorobą odzwierzęcą. Jest to no ciekawostka. W każdym razie o tyle, o ile dżuma ta dymieniczna istnieje wirus do dzisiejszego dnia i mamy z nim możliwości, bo mamy i szczepionki i gdzieś on tam jeszcze funkcjonuje, o tyle nie mamy żadnego wzoru wirusa dżumy krwotocznej, jeżeli coś takiego w ogóle jest. Ale z dokumentów wynikało, że jest. No więc sprawa jest bardzo ryzykowna, bo gdyby to trafiło do Europy dzisiaj, przy naszym systemie przemieszczania się, szybkości, gdyby komuś objawy zaczęły się dopiero po miesiącu, to zdążyłby zarazić taką ilość osób, że wytworzenie szczepionki, zatrzymanie tej choroby byłoby właściwie już dzisiaj niemożliwe, a owszem 15%, tak jak to w średniowieczu by przetrzymało bez większego problemu, tylko w tych 15% część to są starcy, część to są dzieci, część to są patałachy, reszta to jest w ogóle do niczego nie nadająca się, także tych osób, które mogłyby utrzymać cywilizację, zostałoby zbyt mało, więc prawdopodobnie cofnęlibyśmy się do epoki kamienia gładzonego. Peta pyta, czy istniały, pewnie w średniowieczu, czy istniały zdrady małżeńskie i co za to groziło? Oczywiście, że istniały. No, pytanie bez sensu. Ale co za to groziło? Nie sądzę, żeby porozmawiał z rodzicami, żeby się do czegoś przyznali, ale oczywiście zakładam, że jego rodzice są bardzo porządni. No dobrze. Co za to groziło? Różnie, w różnych okresach różnie i różnie to na to patrzono. To jest zawsze relacja między dwojga osobami, między żoną i mężem, w zależności jakie są układy między nimi, różnie to może wyglądać.
Jeżeli chodzi o ciekawostkę, no to takie oczywiście bardziej drastyczne sprawy każdego interesują i Bolesław Śmiały, który wyprowadzał swoje wojska często na bardzo długi, długi okres, zostawiając żony tych swoich wojów w domu, oni chcieli mieć gwarancję, że jak wrócą, to te osrołki, które się kręcą po mieszkaniu, to są ich, a nie jakiejś stajennego czy jakiejś innej służby. Więc wprowadzono dość drakońskie zasady, nie badano DNA, natomiast wiadomo, że to można określić po okresie urodzenia i o tyle, ile z kobietą bywało różnie. To już była decyzja w pewnym sensie męża, można ją było nawet ukamieniować, ale jeżeli mąż ją dalej kochał, to oczywiście odstępował od takich historii. Bywało, że dla poniżenia takiej kobiety zabierano jej niemowlę od piersi, a przykładano szczenię, czyli symbolizowano, że jest suką po prostu, która gania po wsi. Kłopot polegał, kłopot mieli ci, którzy zostali złapani na takim cudzołóstwie. Jeżeli złapano człowieka, jakiegoś mężczyznę na cudzołóstwie w tamtym okresie z mężatką, no to tutaj nie miał już nic do powiedzenia, tylko sąd sprawę rozstrzygał i otóż kara była dosyć ciekawa. Klienta sadzano okrakiem na poręcze od mostu, przybijano mu jądra gwoździem do poręczy i kładziono obok brzytwę. On miał do wyboru albo podciąć sobie żyły, albo odciąć sobie jądra. Dłuższe siedzenie na poręczy nie miało sensu, bo i tak straciłby równowagę i spadł, a wtedy ten gwóźdź mu wyrywał te jądra razem z całym interesem, co kończyło się na tyle silnym krwotokiem, że mógł już od tego umrzeć, potem wyrwać sobie wszystko, to jest głupia historia, lepiej już to odciąć. Ale jak nie miał ochoty, to pocinał sobie gardło albo żyły i kończyła się sprawa. Masakra. Kraker 245. Jak wyglądał wyrób prochu czarnego w czasach przedprzemysłowych? Czy był produkowany tylko przez ludzi, którzy się na tym znali i w odpowiednich warsztatach? Czy też zdarzała się produkcja dobrego prochu w prowizorycznych warunkach, na przykład w twierdzach podczas oblężeń? Tak, oczywiście. Znaczy ja tu nie będę z tego robił tajemnicy. Mam nadzieję, że to nie jest żaden terrorysta, który będzie coś chciał wysadzić. Skład prochu bardzo łatwo dostać nawet w internecie bez żadnego kłopotu. Z tym, że skład średniowiecznego prochu trochę się różnił od dzisiejszego, to są relacje procentowe. O tyle, ile na początku było 60% saletry, 20% siarki, 20% węgla drzewnego, to jest wyjątkowo fatalny proch. O tyle już w XVII wieku było to prawie 90% saletry, 7% węgla drzewnego i 3-2% siarki. Ale ten skład fatalny ze względu na jego własności? Tak, taki proch z dużą ilością siarki i węgla drzewnego spala się inaczej, o wiele wolniej. Detonacja nie przebiega w sposób taki, jaki byśmy sobie życzyli. W stosunku do prochu dzisiaj produkowanego, który ma 1% siarki, czy mówię o prochu czarnym, nie o tym, którego wojsko dzisiaj korzysta, bo to jest tak zwany bezdymny, to już jest zupełnie co innego. Oczywiście proch czarny dalej jest używany jeszcze w pewnych rodzajach amunicji i jak najbardziej w wojsku, ale już nie w broni palnej. Tam już jest zupełnie inny rodzaj prochu. Natomiast ten proch czarny. Podstawowym składnikiem to jest saletra. Siarka jest tylko aktywatorem pewnego rodzaju. Węgiel drzewny powoduje przyspieszanie spalania i samospalanie. Ta saletra jest utleniaczem, a węgiel spalając się pobiera tlen z saletry i to powoduje tą eksplozję. Jak to robiono? No przede wszystkim kłopot ze zdobyciem saletry. Jak już mamy saletrę, węgiel drzewny to nie jest żaden problem. Najlepszy jest węgiel orzechowy z drzewa orzecha. Siarkę trzeba też zdobyć, no z kopalni siarkę wydobywano, więc nie był to problem. Jeżeli twierdza była oblężona, wystarczyło, że miała odpowiednie zapasy saletry węgla drzewnego, no węgiel wystarczy pierwszą chałupę spalić, już węgiel drzewny był, i pewne ilości siarki, to bez kłopotu tak zwane młyny prochowe mieliły to wszystko razem. Po czym ten proch granulowano? W średniowieczu nie był granulowany, ale w pewnym momencie prawdopodobnie jakiś tam pijany żołdak nasikał do beczki z prochem i się okazało, że to wyszła z tego fajna rzecz, bo on się posklejał i te ziarenka prochu palą się znacznie szybciej i korzystniej niż proch zupełnie miałki, gorzej. Kiedy wieziemy beczkę z prochem na wozie i on się trzęsie, to cała beczka dygocze na tych wszystkich wybojach, to rzeczy najcięższe spadają na dół, rzeczy najlżejsze zostają u góry, czyli na dole była saletra, potem siarka, a w końcu u góry węgiel drzewny. Trzeba było beczkę otwierać, mieszać to wszystko na nowo, co zawsze jest kłopotliwe. Proch granulowany, sklejony, zachowuje swoje właściwości cały czas, a spala się lepiej, szybciej i daje większą eksplozję. Więc przez długi, długi czas pozyskiwano właśnie ten mocz do granulowania prochu. Po prostu mielony proch rozkładano, polewano go moczem
Następnie w zależności od tego, jaki chcemy granulat, bo do muszkietu jest mniejszy granulat, na panewkę jeszcze mniejszy granulat, a do armaty większy granulat, odpowiednie sita, przesiewano te granulki, suszono je i mieliśmy gotowy proch, który już potem zachowywał swoje właściwości przez długi okres czasu. Komandor zło. Czym dokładnie różnią się zbroje turniejowe od polowych? Oczywiście poza przeznaczeniem. Zbroja turniejowa jest po pierwsze cięższa, bo zbroja bojowa nie przekraczała 20-22 kg wagi. Zbroja turniejowa mogła nawet sięgać 40 kg wagi. Ona miała naprawdę chronić, żeby broń Boże się komuś nic nie stało w środku. Dalej, zbroja bojowa jest bardzo mobilna. Zbroja turniejowa nie wymaga mobilności, bo siedzimy na koniu, nie walczymy, nie obracamy się, tylko to jest krótki przejazd, uderzenie. Mówię to o turniejach konnych oczywiście cały czas. Więc zbroja turniejowa ma bardzo wąskie wizury, bardzo słabe, bardzo małe, żeby drzazgi z pękających kopii nie dostały nam się do wizury, bo tak zginął Henryk IV, król francuski, gdzie pęknięta kopia wbiła mu się w oko i przebiła czaszkę, dostała się aż do mózgu, zmarł po 3 dniach w paskudnych męczarniach. Wizury były inaczej sytuowane w tych hełmach turniejowych. No i mówię, zbroja była dużo cięższa i nie była łączona z takich elementów mobilnych. Tam było duże płyty, nie pozwalające się ruszać. Głowa w środku chodziła luźno, natomiast hełm był na stałe przyczepiony do napierstnika. Natomiast żadna zbroja bojowa nie miała hełmu łączonego z napierstnikiem, a ilość elementów ruchowych była dużo większa, zbroja była lżejsza i cieńsza. To tak a propos, wizura to jest wizura otwór, to jest otwór na wzrok. Polscy piloci nazywają to z angielska visor w tej chwili w tych hełmach no F-16, to się trochę szkoda. Jałowa, jak wyglądała pozycja społeczna katów? Czy to prawda, że zawsze był umieszczany poza nawiasem społeczeństwa? W pewnym sensie tak. Z jednej strony ich się bano, z drugiej strony szanowano, z drugiej strony poważano, z jeszcze innej strony poniżano. Kat był osobą no, dosyć ciekawą z pewnego względu. Z reguły kat był w miarę dobrze opłacany, ale jednocześnie do jego obowiązków należało na przykład takie rzeczy jak usuwanie padliny z miasta, zakopywanie samobójców, pozbawianie się tych zwłok tego typu, same wyroki, wykonywanie oczywiście to wszystko, usuwanie jakichś tam nieczystości czasami. Z drugiej strony miał ogromne przywileje, na przykład garściowe, mógł chodzić po targu i z każdego straganu zabrać garść zboża, wsypać do sakiewki, pójść do następnego, następną garść. Miał do tego pełne prawo, w kościele miał osobną ławkę, ale jednocześnie przy pewnych problemach tylko do kata. Jeżeli ktoś miał skomplikowane złamanie, zwichnięcie stawu, jakiś problem natury, rany i tak dalej, a nie było dobrego cyrulika w mieście, najprościej było zwrócić się do kata. On, torturując ludzi, wyłamując im stawy, łamiąc kości, jednocześnie doskonale znał anatomię i potrafił bez problemu ten wyłamany staw z powrotem umieścić na swoim miejscu. Potrafił poskładać skomplikowane złamania. Radził sobie z jakimiś większymi ranami, doskonale wiedział, jak zatamować krwawienie, jak zabezpieczyć, jak leczyć oparzenia, ponieważ sam parzył ludzi przy torturach, a osoba nie miała umrzeć zaraz po torturze, ona miała żyć, bo czasami ją rok torturowano, więc musiał umieć ją również leczyć. Dlatego przy pewnych sytuacjach zwracano się z tym do kata. Często mieszkali poza granicami miasta, ale bardzo często była jakaś tam uliczka była, gdzie on tam na końcu mieszkał i tam sobie po prostu siedział. A czy oni byli w ogóle znani jako osoby? Bo po co ten kaptur? Żeby go nie było chyba można rozpoznać? Nie. Kaptur nie jest po to. To był taki przesąd dotyczący złego spojrzenia skazańca, żeby ktoś nie rzucił na ciebie uroku. Ty mnie zabijasz, to ja na ciebie rzucę urok. Chodziło o ten urok, że skoro nie widzę twojej twarzy, to nie mogę rzucić uroku i cię zidentyfikować, że tak to określę, nie? Większość katów nie używała takich, no, te czerwone kapturki to jest bzdura. Biorąc pod uwagę, że kat ścinając mieczem osobę, która siedzi na krześle albo klęczy, musi potężnym zamachem, ciężkim mieczem ważącym blisko 3 kg trafić w szczelinę rzędu tutaj na karku między 3. a 4. krąg, gdzie mamy tolerancję rzędu 0,5 cm i oni z potężnym cięciem trafić w te 0,5 cm, żeby ta głowa jednym uderzeniem spadła, to jakby tu jakieś tam kapturki latały, to przecież waliłby połowę po plecach, gdzie popadnie, a nie trafiał tam, gdzie powinien. To jest taka troszeczkę późniejsza sprawa, te kapturki na katach. On mógł używać częściowo zasłony, jakiś tam ściśle przylegający, skórzany, powiedzmy tutaj dotąd kaptur, który mu oczy zasłania, ale mówię, to jest sprawa od uroku, natomiast nie po to, żeby w ogóle nie był znany. On był doskonale znany danej społeczności, więc to jest nieporozumienie zupełne. Mhm.
Jadalny pytam. Jakiej stali używano do wyrobu mieczów w średniowiecznej Polsce? Znano stal damasceńską lub bułat? Na czym to polega? No, słuchajcie, już miecze karolińskie używane przez wikingów składały się z 2000 warstw. A mówimy tu o wieku IX-X. Stal damasceńska pochodzi tak w ogóle z Indii. Tam została wynaleziona, a ponieważ największe targi tej stali odbywały się w Damaszku, stąd nazwa stal damasceńska. Ona oczywiście w Europie była znana, to jest kwestia skuwania dwóch gatunków stali, z których jedna jest, ja to mówię w uproszczeniu bardzo, jedna jest w miarę czystą stalą, druga jest mocniej nawęglona. Stal, która posiada jakąś tam domieszkę węgla, jest bardzo twarda, ale jest krucha. Czyli jest, wytrzymuje silne uderzenia, jest bardzo ostra, ale przy mocniejszym uderzeniu się złamie, pęknie albo robią się głębokie szczerby. Natomiast stal czysta jest miękka, nie łamie się, ale jednocześnie no, od razu przy pierwszym uderzeniu robi się nam duże takie wgniecienie i albo się zegnie i na tym koniec. Jeżeli te dwa gatunki stali złożymy w formie takich dwóch kostek, rozgrzejemy, zaczniemy je rozklepywać, po czym złamiemy w połowie, złożymy znowu, już mamy cztery warstwy, rozklepiemy, przetniemy, złożymy, mamy 8, 16, 32 i stal damasceńska polega na tym, że mamy przekładane warstwy stali, bardzo twarde jest, bardzo miękką. Miękka nie pozwala się złamać, twarda daje siłę uderzenia i nie szczerbi się. Pytam, ile czasu zajmowało stworzenie pełnej zbroi płytowej i jaki był jej koszt? Ojej, to jest też, no oczywiście tak jak dzisiaj mamy samochody, które możemy sobie kupić za, powiedzmy nawet w salonie za 20 tysięcy i mamy samochody, za które zapłacimy milion. No to jest kwestia jakości, kwestia czasu, jaką wprawę miał rzemieślnik, ilu miał pomocników tam rzemieślnik, czyli uczniów tych, którzy mu pomagali, on oczywiście wykańczał, robił to, pilnował tego interesu, ale no siła robocza była już w tym momencie, jeżeli był to jakiś uczeń, który dłuższy czas pracuje w takim warsztacie, to on osiągał już niezły poziom umiejętności. Mistrz tylko to kontrolował i robił rzeczy najtrudniejsze. Zbroja mogła kosztować wysokiej jakości nawet 40 grzywien, mówię tu o XV wieku. To jest ogromny majątek, bo jednak grzywna to jest 0,230 gram srebra. Więc jeżeli 40 grzywien, to mówimy tu już o ogromnej wadze w czystym srebrze. 100 grzywien to jest dochód całej sporej wioski, powiedzmy rycerz, który ma wioskę, to jego roczny dochód dochodził do 120 grzywien, ale tu mówimy o całym dochodzie, a nie o również wydatkach, które w tym momencie on musiał ponosić. Więc to jest tak, jakbyśmy wzięli powiedzmy jakieś przedsiębiorstwo, które ma no 100 tysięcy rocznego dochodu, przepraszam, no, to jest oczywiście, my mówimy nie dochodu, tylko obrotu, 100 tysięcy obrotu, no to ile zostanie tak naprawdę na czysto po odliczeniu wszystkiego? Może 10 tysięcy, więc wywalenie 40 grzywien na zbroję dla przeciętnego rycerza było prawie niemożliwe. To trzeba było mieć klucz wiosek, było być bogatym człowiekiem, żeby sobie taką zbroję zafundować. No i pyta, czy zastanawiał się pan kiedyś nad posadą nauczyciela historii w szkole? Jakie oceny miał pan z historii? Ja pracowałem kiedyś jako nauczyciel, krótki czas, ale to jeszcze było w latach 70. Stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. To było niebezpieczne wręcz. Natomiast jeżeli chodzi o moje oceny z historii, no ja nie będę tego ukrywał. W liceum ja chodziłem do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, wtedy jedynego liceum, które na 60 tysięcy mieszkańców, było jedno liceum tylko. Siłą rzeczy musiało być w miarę elitarne, no ja tu sobie pochlebiam w tym momencie, ale mniejsza o to. W pierwszej klasie ze średniowiecza groziła mi poprawka, wręcz groziła mi bardzo poważnie. Ja nie wiem, jakim rzutem na taśmę się z tego wyciągnąłem, ale dlaczego? Ja nie wiem, no po prostu ta historia była źle nauczana. Nie potrafiono nas tym zainteresować, a może mnie tam w tym momencie też coś innego interesowało. Miałem fajne koleżanki, więc to jest inna historia już. Człowiek więcej czasu poświęcał na inne sprawy. A tak jak powiedziałem już wcześniej, konie, z którymi zacząłem pracować, kawaleria to jest historia, no i to tak zaczęło działać. Poza tym film Krzyżacy nagrywano w okolicach Starogardu Gdańskiego, w którym mieszkałem. Jako dziecko miałem tam elementy uzbrojenia, które były używane w filmie Krzyżacy. Tam wszystkie szczeniaki w tym latały, ja zresztą nie byłem od nich inny. I to mnie zainteresowało, ale poza tym jak miałem 6 lat, obejrzałem film Krzyżacy jeszcze jako świeżo po premierze tego filmu i tak się zdenerwowałem na tych krzyżaków, że
tą Danuśkę tak tam zamęczyli, że postanowiłem dorosnąć, zostać rycerzem i pozabijać krzyżaków. W końcu gdzieś to tkwiło w jakichś tam załogach mózgu, leżało, objawiło się w czasie znacznie późniejszym. Znam teraz masę krzyżaków, ale zupełnie nie chcę ich zabijać, wręcz przeciwnie, bardzo chętnie z nimi siadam do miodu pitnego i świetnie się bawimy. A Danuśka to już tam Danuśka mniejsza o Danuśkę, nie? Jasne. Mistrz Inkwizytor pyta w tym samym temacie właściwie. Gdyby mógł pan ułożyć program nauczania historii dla szkół średnich, jakby on wyglądał? Nie podejmuję się czegoś takiego. No ja nie mam ani wiedzy, ani umiejętności, nie jestem pedagogiem z wykształcenia. Ja studiowałem zootechnikę, więc do tego trzeba mieć jeszcze odpowiednią wiedzę. Ja jej nie posiadam. Nie podoba mi się w sposób, w jaki jest uczona historia, nie podoba mi się skład tych podręczników, ale z drugiej strony krytykuję sobie, ale jednocześnie z góry mówię, nie zrobię tego lepiej, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nigdy nad tym nie pracowałem. Myślę, że znajdą się ludzie, którzy są w tym dobrzy i prędzej czy później to zrobią. Dziadek wie. Czy mógłby pan opisać, jak wyglądało tradycyjne polowanie polskiej szlachty? Fajnie. Trwało długo, ambitnie i z wielką pompą. No oczywiście można wyjechać na jeden dzień na łowy, tam coś spróbować przypacykować, ale najczęściej w lasach były jakieś gajówki, siedziby leśniczych, jakieś takie dworki leśne, do których się zjeżdżano na to polowanie. No i wtedy takie polowanie, oczywiście polowano głównie zimą, bo latem raczej się nie poluje. Po pierwsze zwierzęta mają młode, więc są w pewnym sensie w okresie ochronnym. Oni to wbrew pozorom bardzo poważnie traktowali. A do tego wszelkiego rodzaju futra i skóry są bez wartości. Futro letnie jest cienkie, liche, nie służy do niczego. Jeżeli mamy zrobić sobie, powiedzmy, wilczurę, czyli z wilczych skór zrobioną taką szubę, która ma być ciepła, bo śpimy na dworzu przy 20-stopniowym mrozie, no to musi być to futro wilka z zimy, bo letnie futro jest bez wartości. Jeżeli polujemy na lisy, no to na zimowe lisy. Jeżeli mamy tłuc bobry, no to bobry muszą być w zimowym futrze. Nie? No to wiadomo, że latem nie będziemy na to chodzić. Oczywiście jak ruszano na to polowanie, ono trwało czasami kilka dni, czasami tydzień, czasami miesiąc, czasami 2-3 miesiące, tam się nikt nie patyczkował. Zawsze zapasy wina jakieś tam i miodu zdobyto, przywieziono na miejsce, a poza tym przez cały dzień nagonka, konie, oszczepy, kusze, włócznie, broń palna, no co się da, wszystkiego się da. Starano się osaczyć jakieś tam naprawdę fajne egzemplarze. No tury wyginęły już w XVI wieku, ostatniego tura zatłuczono, chociaż były pod ochroną królewską, ale nie sprawdziły się. Polowanie na niedźwiedzie, no wiadomo, na wilki, bo to są szkodniki w tamtym czasie, a jednocześnie zawsze można sprzedać Żydom na kołnierze potem tą skórę, więc popularna rzecz. Poza tym, no mięso, czyli dziki, no tam nie polowano na takie główienka, jak teraz myśliwi polują, tam 60 czy 40 kilo dziki, już cały facet dumny wraca, wrócił pan z polowania i przytargał dziczka 40 kilo. Jak odrzucimy kości, to wychodzi 15 kilo mięsa może. Tylko to były odyńce ważące 300-400 kilo nawet, 200 kilo to była norma. Walka była zażarta, grożąca śmiercią, bo dzik jest najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem w naszych lasach. O tyle, ile starcie z niedźwiedziem groziło ranami, ale to się dało wyleczyć, o tyle starcie z dzikiem, jeżeli odnosiliśmy rany, kończyły się śmiercią. Tego się nie dało zaleczyć potem. Rzadko kto przeżywał starcie z dzikiem. Niedźwiedzia można w końcu przepłoszyć, przestraszyć, jakoś tam z nim powalczyć i go pozbyć się. Natomiast dzika nie damy rady. On będzie walczył do śmierci, nie odstąpi już. Jak już się przypnie do ofiary, to jest koniec. Więc to wszystko wyglądało trochę inaczej. Polowania były niebezpieczne, ale jednocześnie no, długotrwałe, fajne, wesołe. Broń do polowania troszeczkę się różniła od broni bojowej. Były miecze do polowania, specjalnej konstrukcji. Nie będę teraz tłumaczył, jak one wyglądają, bo musiałbym to narysować, one mają zupełnie inny wygląd. Polowano z konia, polowano na piechotę, zaganiano zwierzynę do specjalnie zbudowanych potężnych zagród, gdzie potem wchodzono już do tych zagród i wybijano to wszystko, co tam zagoniono. Goniono za zwierzyną po lasach, były wręcz specjalnie tresowane konie do takich polowań. No, to jest ogromny, szeroki temat. No to skoro o koniach, to Husar DLA pyta o to, czy to prawda, że dla husarii została wyhodowana specjalna rasa koni? Jeżeli tak, czym się one charakteryzowały i czy przetrwały do dni dzisiejszych? To jest wiadomość zupełnie nie do końca potwierdzona, ale w jednej z książek znalazłem, że wyhodowano rasę, która nazywała się rasą podolską. To była krzyżówka koni europejskich z końmi wschodnimi, turkmeńskie, arabskie. To były konie troszeczkę większe od koni arabskich, ale jednocześnie, które miały cechy koni arabskich, czyli bardzo odporne na warunki atmosferyczne.
odporne na złe żywienie, jednocześnie szybkie i stosunkowo lekkie, takie, no podejrzewam, przypominały dzisiejszą rasę koni angielskich. Były wytrzymałe, szybkie, dobre, mocne. I ta rasa podobno w momencie, kiedy zniknęła husaria, kiedy przyszło do rozbioru, zniknęła Rzeczypospolita Polska, ta rasa podobno też zanikła. Z tym, że ja bym tutaj może nie nazywał jeszcze tego rasą, bo żeby wytworzyć jakąś rasę koni, trzeba 200-300 lat. Cała husaria funkcjonowała raptem w takiej dobrej formie 200 lat, z czego pierwsze 100 lat raczej nie sądzę, żeby ktoś ekstra konie dla nich hodował. Więc kiedy zaczęto coś takiego tworzyć, to myślę to wiek XVII, ale były to po prostu krzyżówki koni europejskich z końmi wschodnimi, które no zaczęto nazywać koni podolskimi, ale ta rasa się nie wytworzyła i zniknęła, zanim zdążyła się wykształcić. Mhm. Misza 7. Jak mniej więcej wyglądała liczebność wojsk polskich w średniowieczu? Jaki odsetek stanowiło rycerstwo? Ludność Polski w średniowieczu to było około 3 miliony ludności w tamtym czasie. Warstwa szlachecka nie przekraczała 2%. Jeżeli odliczymy starców i dzieci, to sobie proszę policzyć. Jasne. Bo to jest pospolite ruszenie, a najemnicy raczej to jest rzadkość. Minęła kolejna godzina, zaczyna nam tutaj poważnie padać. Proponuję kolejną drobną przerwę. Zapraszamy za kilkanaście minut. Jeszcze się okaże, bo pada coraz bardziej, a my wielkiego deszczu tutaj niestety ze sprzętem nie przetrwamy. Czekajcie na nas, do zobaczenia. No niestety góry to są góry, wprawdzie rano wszystkie prognozy zapowiadały piękną pogodę, sam byłem o tym przekonany, ale z drugiej strony wiem, że w górach pogoda może się zmienić w sposób nieprzewidywalny w przeciągu dosłownie 30 minut. Po raz kolejny na żywo z zamku Chojnik, Ama. Witam wszystkich internautów ponownie. Deszcz troszeczkę się uspokoił i możemy wrócić do zadawania pytań kasztelanowi zamku Chojnik, Jędrkowi. I może zaczniemy od razu od pytania. Ściany, dlaczego Chojnik stoi tam, gdzie stoi? Czy ma to jakieś uzasadnienie strategiczne? Gdy patrzy się na mapę, to wydaje się, że o wiele większe znaczenie komunikacyjne miały na przykład okolice Bramy Lubawskiej. No z pewnością coś w tym jest, tylko że na Bramie Lubawskiej też były zamki, a tutaj jak najbardziej również był trakt. Zresztą pamiętajmy, że wtedy się również wyprawiano na Czechy. Między innymi stąd zajęto Pragę. Jak wojska ruszyły tutaj, przeprawiły się przez ogromne góry, jak to jest w kronikach wypisywane. I przez tą przełęcz Jakuszycką dzisiejszą maszerowały wojska. Natomiast zamek stoi gdzie stoi? No stoi na wysokiej górze, 627 metrów. Z dwóch stron są bardzo pionowe ściany o wysokości prawie 150 metrów. Stoimy na wierzchołku góry. Z drugiej strony dostęp jest również utrudniony, pomimo wszystko ta góra jest dosyć stroma, więc zdobywanie czegoś takiego jest kłopotliwe, dlatego że machin oblężniczych tutaj nie wciągniemy. Artyleria, no kiedy budowano zamek, jeszcze właściwie nie istniała, a potem już była, ale i tak transport armat na tą wysokość byłby kłopotliwy. Jest to miejsce no, bardzo obronne, z czego no, prawie z trzech stron właściwie niemożliwe do zdobycia. Panie Jędrku, zna Pan jakieś ciekawostki z epoki krucjat? Znam, ale tak dużo, że może to nie ma sensu, żeby w tej chwili nawijać. Ja natomiast może coś innego zrobię. Jest taka fantastyczna, już niestety też nie żyjąca pisarka francuska, Régine Pernod. Napisała dwie fenomenalne książki, znaczy dwie, ona napisała dużo książek, ale dwie zrobiły na mnie największe wrażenie. Pierwsza, która nazywa się Kobieta w czasach katedr, spowodowała tym, że ja naprawdę się zainteresowałem średniowieczem. Ilość ciekawostek i fantastycznych rzeczy tam zanotowanych po prostu powala na podłogę. Natomiast jest druga książka, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych. To jest absolutny majstersztyk, jeżeli chodzi o dokumentację i polecam tą książkę. Tam są tak fantastyczne rzeczy, tak ciekawe, że no nie mamy za bardzo czasu, żebym ja zaczął to wszystko opowiadać, a tego jest po prostu bardzo dużo. Od walk poprzez sprawy obyczajowe. Powtórzmy tytuł. Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Régine Pernod. Gareth pyta, jaką największą gafę pan popełnił w trakcie oprowadzania po zamku i opowiadaniu o średniowieczu? To znaczy, to jest tak, że gdybym wiedział, to bym jej nie popełnił. Być może jakieś popełniłem, aczkolwiek nie pamiętam o tym.
Tutaj rozmawialiśmy przed chwilą na ten temat z moim kolegą przewodnikiem, rozmawialiśmy i jakiś internauta zwrócił uwagę, że na jakimś filmie powiedziałem, że trójpolówka polegała na tym, że 1/3 ziemi odpoczywała, a 2/3, przepraszam, 1/3 ziemi była uprawiana, 2/3 leżała odłogiem. No to jest czeski błąd, to było dokładnie odwrotnie. No, ale czasami jak się szybko mówi i dużo, to takie błędy się trafiają. Mhm. Duszek Wydmuszek ma ciekawe pytanie. Czy uważa pan, że w obecnych czasach w Polsce sprawdziłaby się monarchia? Tutaj Janusza Korwin-Mikke byśmy potrzebowali pewnie. Janusz Korwin-Mikke nie jest żadnym monarchą, więc nie przeginajmy, nie? Natomiast ja myślę, że nawet tam, gdzie w tej chwili są monarchie w Europie, one już są tylko jako reprezentacyjne. My już nie mamy dynastii, która u nas rządziła. No nie będziemy ściągać tu królów szwedzkich, bo dynastia Wazów nie istnieje, natomiast ta dynastia królów szwedzkich to jest z czasów napoleońskich, kiedy już Polski nie było, więc oni tronu do Polski, prawa do tronu polskiego nie mają. No jako reprezentacyjnie, no musielibyśmy utrzymywać tylko ten dwór, owszem jest to splendor, pięknie to wygląda. Taki król ma możliwości być może większe niż prezydent, z tej racji, że może łagodzić obyczaje, że tak to określę, godzić właśnie między partiami politycznymi, ale w tej chwili na siłę wprowadzać monarchię w Polsce to już chyba nieporozumienie by było. Mm-hmm. Rewerb, czy arystokracja się myła kiedyś, czy używała tylko perfum i jak wyglądała higiena w tamtych czasach? W tamtych to znaczy w jakich, bo w średniowieczu kąpano się często. W średniowieczu było bardzo, kąpiele były bardzo popularne. Jak już wcześniej wspominałem, w Poznaniu w XIV wieku na te 7 tysięcy mieszkańców było 11 publicznych łaźni. W Krakowie było ich równie dużo. W każdym gospodarstwie domowym była balia do kąpieli. Mieszczanie mieli specjalne wręcz pomieszczenia w kamienicach, gdzieś tam, gdzie stała duża balia. Kąpano się oczywiście najpierw pan, potem dzieci, potem cała reszta, służba na końcu w tej samej wodzie oczywiście, ale poza tym istniały łaźnie miejskie, gdzie za niewielką bardzo opłatą można było spokojnie się wykąpać. One jeszcze służyły do czego innego, bo tam również można było sobie zamówić jedzenie. Siedząc w wannie w ciepłej wodzie można było sobie żarcie zamówić, oprócz tego można było sobie dziewczynę jeszcze zamówić, nie? No to już jest inna historia. Dziewczynę. Mruku pyta, czy średniowieczni polscy rycerze daliby radę japońskim samurajom? Ja myślę, że samuraj nie dałby sobie rady ze średniowiecznym rycerzem. To jest nieporozumienie. Amerykańskie filmy stworzyły japońskich samurajów, a ich technika walki jest wbrew pozorom niezbyt efektywna. Oni bardziej zrobili z tej walki religię niż praktyczne zabijanie. Tam jest pewien kodeks, jakieś bardzo wyuczone cięcia, uderzenia. Tam nie ma zastaw, tam jest cięcie, unik. W Europie chodziło o prostą rzecz. Rozwalić, zapierdzielić klienta, a nie zawracać sobie głowy jakąś finezją. No. Jasne. LOL2X. Ile w choniku straszy duchów i czy są jakieś ciekawe historie związane z nim? Ła. Trzeba było na początku zadać to pytanie, teraz je kończył dopiero. Tak, są duchy. Dzieją się tu naprawdę niesamowite historie. Przez długi okres czasu sądzono, że naprawdę tutaj straszy. Między innymi ścięty właściciel tego zamku, którą legendę wspominałem tu wcześniej o ścięciu jego głowy. On tu zresztą przychodzi czasami. Miałem okazję z nim tu kiedyś siedzieć w kuchni i pić wino. On nie lubi czerwonych win, lubi wina reńskie, białe. Ja osobiście wolę wina francuskie, ale jakoś się tam dogadaliśmy. Fajnie nam się tu rozmawiało. Często tu się przesuwają przedmioty, odwracają się kartki w książkach, przesuwają się drobiazgi. Bywa, że nawet krzesło stuka i się przesuwa. Przez wiele lat ludzie to traktowali jako, no rzeczywiście widać na ścianach tu na zamku przesuwające się postacie, traktowano to jako duchy, nie potrafiono tego wyjaśnić. My w tej chwili już mamy wyjaśnienie. Otóż to jest granitowy wierzchołek, wysoka góra. Kiedy zbliża się burza, cały teren się bardzo mocno elektryzuje. Kartki w książkach naelektryzowane tym samym ładunkiem po prostu zaczynają się odpychać. Podobnie działają przedmioty. Tutaj iskrzą niektóre przedmioty wręcz. Jeżeli ktoś przed burzą wejdzie na wieżę, wystarczy, że położy ręce na rancie wieży, po prostu włosy mu się podnoszą do góry wszystkie. Wtedy z wieży należy uciekać, bo wiadomo, że będzie piorunobicie i to takie, że można tego nie przeżyć. Kiedyś tutaj spałem na rajdzie konnym. Konie stały przywiązane do murów. Była piękna lipcowa noc. Jakoś tak zasnąć nie mogłem. Nagle patrzę, rzeczywiście widzę konia idącego po murze, zgodnie z legendą o Kunegundzie, gdzie rycerze pokonywali, musieli przejechać dookoła murów obronnych, jadąc po krawędzi murów. No widzę konia idącego po murze, no coś co przypomina konia. Myślę, cholera jasna, nic nie piłem, jestem sam i skąd to się bierze.
ale dałem sobie spokój. Minęło jakiś czas, tam bodajże 2 lata, jestem tu znowu, wtedy już bez koni. Widzę znowu konia maszerującego po murze, już mi się gorąco zrobiło. No i wyskoczyłem z tej kuchni, zacząłem się rozglądać. Koń nagle przyspieszył. Była to piękna księżycowa noc i co się okazało, że księżyc był od strony południowej. Tutaj w tym zamku mieszkają różne fajne zwierzątka, między innymi łasice. I z jednej strony po murze, po blankach murów maszerowała łasica, a cień jej rzucany przez księżyc przesuwał się po drugiej stronie murów w takiej dosyć powiększonej formie i to po prostu robiło wrażenie tego jadącego konno po murach jakiegoś rycerza. Ale no, są jeszcze zjawiska, których wyjaśnić nie możemy. No, jest to jakby nie było legenda o Kunegundzie, pięknej dziewczynie, która popełniła samobójstwo tutaj. No ładna jest ta Kunegunda, trzeba przyznać, ale co tu będziemy się wiele czarować? Rozmowa z nią i podziwianie jej urody jest jak najbardziej wskazane, natomiast z duchem seksu uprawiać się nie da. Dekupę pyta, jak ważną rolę odgrywały machiny oblężnicze? No, jeżeli chcemy zdobyć zamek, to jak nie mamy artylerii, to bez machin tego nie zrobimy. Była to ogromna rola, ale były to kosztowne urządzenia i nie każdy potrafi je konstruować, do tego trzeba inżynierów. Wender, ma pan doskonałą pamięć, ćwiczy ją pan, czy to tak samo z siebie? Pamięć ćwiczymy tylko w jeden sposób, czytając książki. Jasne. Michał, czy walczono 2 mieczami naraz, jeden w lewej, drugi w prawej ręce? Być może, ale to jest raczej filmowy trik, bo nie słyszałem, żeby rycerze w ten sposób walczyli. Max Stom. Jak weszły pierwsze pistolety, to zbroje używane wcześniej zdawały egzamin, czy produkowano nowe rodzaje pancerzy? Jaka była ich skuteczność? Wymyślenie każdej broni powoduje kontrakcję jakąś i kontrakcja polega na tym, że robimy inną zbroję. Nie można pogrubiać bez końca zbroi, bo ona się stanie tak ciężka, że nie będziemy w stanie w niej walczyć. Ale niedawno oglądałem bardzo ciekawy film angielski i sprzedałem ten temat panu Radosławowi Sikorze, który jest doktorem zajmującym się przede wszystkim husarią. Pisze fantastyczne książki na ten temat. Polecam jego książki. I on stwierdził, że temat rzeczywiście jest ciekawy i trzeba sprawdzić oryginalne polskie zbroje husarskie, czy nie są przypadkiem robione w podobny sposób. Otóż kłopot polega na tym, że albo zbroja jest twarda, wtedy jest krucha i musi być bardzo gruba, inaczej popęka i kula przejdzie do środka, albo zbroja jest robiona ze stali miękkiej, wtedy, owszem, ona amortyzuje, aczkolwiek kula jest w stanie to rozerwać. I jest taka ciekawa rzecz. Dopiero niedawno wyszło na jaw, że napierstniki piechoty były robione w ten sposób, że robiono napierstnik ze zbroi miękkiej, na tym nakładano troszeczkę grubszy kuty ze stali twardej, to wszystko przykrywano znowu stalą miękką, to wszystko razem skuwano, zaginano brzegi, to wygląda jak wykute z jednego kawałka. Kula z muszkietu z odległości 20 metrów nie jest w stanie tego przestrzelić, a kula z muszkietu ma kaliber od 16 do 20 mm. Leci z prędkością początkową prawie 600 metrów na sekundę. Przy tym obwodzie kula ołowiana ma naprawdę ogromną wagę i w tym momencie siła uderzenia jest makabryczna. Po prostu człowieka rzuci parę metrów do tyłu, ale jak się okazuje, przez ten pancerz nie przechodzi. Ponieważ zbroje husarskie były robione na mają podobne parametry, kule muszkietowe ich nie były w stanie często przestrzelić, więc zastanawiamy się, czy przypadkiem nie robiono tego samego tą samą technologią. Ile ważyły tarcze w średniowieczu, pyta Lab. Co takiego? Ile ważyły tarcze w średniowieczu? Tarcza jest zawsze robiona z drewna, obciągana specjalnym rodzajem skóry, skóra była gotowana w garbnikach, potem była gotowana w wosku, wystawiana na słońce, bardzo długo suszona i ona przypomina blachę. Taką skórą odpowiednio już ukształtowaną przykrywano tarczę, dawano ewentualne drobne metalowe wzmocnienia. Wczesne średniowieczne tarcze były całkiem drewniane, rzadko obciągane je skórą, dawano co najwyżej metalowe umbo. Po czym zaczęto również obciągać te tarcze skórą, ale kiedy wykształciła się pełna zbroja płytowa, tak zwana zbroja biała, tarcza ma przyjąć tylko pierwsze uderzenia, ona potem się łamie, rozlatuje i na tym się sprawa kończy. Kiedy wykształcono pełną zbroję białą, czyli pełną stalową zbroję płytową, z tarcz zrezygnowano, bo nie miało to żadnego sensu. W renesansie stosowano tarcze paradnie, bardzo bogato zdobione, wykonane z metalu, ale nie służące do walki. Takie osobiste trochę pytanie. BQP. Czy często musi pan walczyć z konserwatorami zabytków? Nigdy. Rilman, jak wyglądała komunikacja w średniowieczu? Skąd miało się pewność, iż informacja została dostarczona? Takiej pewności to się nigdy nie miało. Natomiast no, gońcy, przede wszystkim gońcy, wiadomo, że królewscy gońcy istnieli,
Ewentualnie ktoś tam, kto miał do przekazania jakąś wiadomość, jak się dowiadywał, że jakiś tam sąsiad się wybiera gdzieś do rodziny w jakiś region, a ma tam rodzinę, no to prosił o przekazanie listu. Poza tym no, karawany kupieckie przekazywały listy, że jakąś tam bardzo niewielką opłatą można było dać im wiadomość. Skoro oni jadą do tego i tego miasta, to no, wiadomo, przekażą wiadomość, odszukają, oddadzą to pismo, powiedzmy, czy przekażą nawet ustną wiadomość, bo takie sytuacje też się zdarzały. Na pewno słyszeliście bajki o siedmiomilowych butach. To jest bardzo popularna bajka wśród dzieci. Sęk w tym, że siedmiomilowe buty są prawdziwe. Kłopot polega z tym, że one nie robiły naraz 7 mil. Otóż król francuski Henryk IV miał pocztylionów. Oni mieli obowiązek, oni poruszali się pieszo, bo specjalni gońcy pędzili konno, ale większość tych pocztylionów maszerowała pieszo. Mieli obowiązek przejść 4 średniowieczne mile dziennie. Przekazując tam tą korespondencję królewską, przekazując rozkazy, jakieś tam rozporządzenia i tak dalej. Królowi było to za mało i zwiększył dystans do 7 mil, ale ponieważ boso 7 mil dziennie to już było za dużo dla takiego gońca, kazał gońców wyposażyć dodatkowo w buty. I to są te buty 7-milowe, które potem przeszły do bajek. Oni zresztą wyglądali charakterystycznie, mieli czerwone kurtki, niebieskie spodnie i dostali jeszcze dodatkowo te buty, w których maszerowali już wtedy po tych spieczonych albo zalanych wodą drogach, roznosząc tą korespondencję królewską. Snikejter. Czy w średniowiecznej Europie praktykowano niewolnictwo? Nieoficjalnie, ale ukryta forma istniała i ona zresztą istnieje do dzisiaj. No są takie miejsca pracy, gdzie się ludzi traktuje jak niewolników, a oprócz tego przy drogach stoją takie panie, które są często też niewolnicami. Jasne. Rude B. Jak wyglądało przetrwanie w zamku zimą? Duże komnaty i korytarze pełne przeciągów na pewno nie pomagały w utrzymaniu temperatury pomieszczeń mieszkalnych. Czy w związku z tym w średniowieczu mieszkańcy zamków przeprowadzali się zimą do jakichś mniejszych zabudowań, czy na upartego siedzieli w zimnym zamku? Nie na upartego. No, istniały duże kominki, gdzie rozpalano w piecach. Takich pomieszczeń ogrzewanych było niewiele, ale były. Poza tym no, chodzili ciepło ubrani. Do tego wszystkiego łóżka miały trochę inną konstrukcję niż dzisiaj, bo one były czasami można na filmach zobaczyć otoczone takimi baldachimami ze wszystkich stron. To zapobiegało po prostu wychłodzeniu. Poza tym, no, jedźcie do Malborka. Malbork był budowany w XIII wieku. Znaczy, właściwie Malbork to już XIV wiek, ale początki zamków krzyżackich w Polsce to jest XIII wiek. Otóż oni zastosowali system, który wymyślili Maurowie, czyli Arabowie. Oni w tym czasie byli znacznie wyżej cywilizacyjnie od Europejczyków. To jest system, gdzie mamy jak gdyby centralną kotłownię, duży, ogromny komin, wielkie palenisko, systemy rur. W palenisku leżą kamienie. W momencie, kiedy mamy jakieś pomieszczenie ogrzać, wkładamy pod specjalny klosz rozgrzane kamienie. Ciepło wchodzi tym kloszem do miedzianych, o dosyć dużej średnicy rur, pędzi tymi rurami. W danym pomieszczeniu otwieramy klapkę i tam to ciepłe powietrze się wydobywa bardzo szybko i możemy nagrzać każde pomieszczenie w Malborku. Do dzisiejszego dnia można oglądać ten system, który zachował się w murach i jest pokazywany w tej chwili. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Dziadek wie. Czy może pan coś powiedzieć o średniowiecznym sądownictwie i stróżach prawa? Kto pilnował porządku w miastach? Kto wydawał wyroki? Kto ustanawiał przepisy? O Jezu, to jest temat, który zajmie nam ze 2-3 godziny. Ja już o tym kiedyś mówiłem w jakimś tam z filmiku. Wydaje mi się, że jak ktoś tam poszuka ten filmik, to będzie prościej, bo to jest naprawdę bardzo szeroki temat. Pawlos. Pytanie o biżuterię. Jakich metali i kamieni szlachetnych używano w średniowiecznej Polsce? Co było stosowane powszechnie, a co stanowiło wyznacznik zamożności? Gdzie biżuterię się kupowało? Czy byli nadworni jubilerzy? Czy łupy wojenne w postaci biżuterii przerabiano, przytapiano? Czy używano w postaci oryginalnej? Czy mężczyźni nosili pierścienie, sygnety? Oczywiście, że mężczyźni nosili pierścienie, sygnety. No zresztą były sygnety rodowe, sygnety, na których był wyryty herb, które służyły do pieczętowania listów, żeby było wiadomo, że to jest od tej osoby i była to gwarancja, że listu nikt nie otworzył, nie złamał pieczęci, a jednocześnie gwarancja, że to pochodzi od danej osoby, jest to jego pismo. Biżuterii raczej nie niszczono, nie przytapiano, bo wyroby artystyczne, często zdobywane gdzieś tam na wojnach, były wysokiej wartości, więc nie ma sensu niszczyć tego, tylko używamy tego dalej. No, w sytuacji ekstremalnej czasami przytapiano to na pieniądze później, albo przy jakimś tam zniszczeniu też to przetapiano, sprzedawano. Zresztą to jest osobna sprawa. Często dawano, powiedzmy, oddawano własną biżuterię na ufundowanie czegoś w kościele, jakiejś monstrancji, czy ewentualnie czegoś innego. No to wiadomo, szło to do przetopu, do zniszczenia. Biżuterią zajmowali się złotnicy. Kamienie półszlachetne, szlachetne, no takie rzeczy jak diamenty spotykano rzadko, aczkolwiek one występowały. Tutaj w Karkonoszach wydobywano ogromne ilości kamieni szlachetnych.
Między innymi w Wenecji na jednych z bram można znaleźć napis: wzbogaciłem się dzięki górom olbrzymim. To znaczy krótko, Karkonosze kiedyś były nazywane górami olbrzymimi. Jakiś Wenecjanin handlował tutaj z Walończykami, to jest lud pochodzący z Francji, który był ludem górniczym i tutaj wydobywał kamienie szlachetne, oprócz tego złoto, srebro, ołów, miedź. Ten człowiek, handlując tutaj z tymi górnikami, dorobił się takiego majątku, że sobie w Wenecji pałac postawił. W innych regionach Polski, znaczy mniej tych kamieni wydobywano, bo właściwie tam w Tatrach czy w innych górach już nie możemy spotkać takiej ilości kamieni szlachetnych, jak tu właśnie w Karkonoszach, a reszta była po prostu importowana z różnych krajów, od Afryki po Europę Zachodnią. Machol, jakimi zabawkami bawiły się dawniej dzieci? Drewnianymi. Sineczek, to będzie takie mocniejsze pytanie. Jakie błędy dostrzega Pan podczas prowadzenia wielkiej wojny z krzyżakami w skali strategicznej oraz jakie widziałby Pan możliwości ich rozwiązania? Błędów nie popełniono żadnych. Nam łatwo teraz mówić, nie będąc tam, ale Malborka zdobyć nie można było. To była twierdza na ówczesne czasy nie do zdobycia, broniona przez 4000 wyszkolonej załogi, mające zdeterminowanego dowódcę, więc w grę nie wchodziło zdobycie. Artyleria, jaką myśmy dysponowali, była zbyt słaba, żeby rozbić te ileś tam linii murów obronnych, gdzie fundamenty sięgają na 16 metrów w głąb i mają 14 metrów szerokości. To po prostu jest nierealne w ogóle. Dzisiejszy Malbork nie wygląda tak imponująco, jak wyglądał w tamtych czasach. Większość tych fos jest częściowo zasypana gruzem, z ziemią, czymkolwiek. Nie ma tych fos, nie ma tych kanałów doprowadzających wodę, które doprowadzały w ogóle wodę do tych fos. To wszystko wygląda już troszeczkę, nie tak powiem, troszeczkę słabiej. Natomiast w tamtym momencie to była twierdza nie do zdobycia. Łatwo mówić, a Jagiełło mógł to, Jagiełło mógł tamto, a gdyby tam Jagiełło ruszył spod Grunwaldu od razu, to Malbork był otwarty, bo ciało wielkiego mistrza dotarło szybciej niż armia polska. Ludzie, kochani, no przecież na litość boską, to była armia licząca 50 tysięcy ludzi, 6 tysięcy wozów taborowych, po bitwie grunwaldzkiej mająca ogromną ilość rannych, jeńców, których trzeba było spisać i wypuścić. Nie można było tak gwałtownie ruszyć. Poza tym pamiętajmy, że to nie była jedyna armia krzyżacka. Jeszcze istniała druga armia, o której co do liczebności myśmy nie do końca wiedzieli. I wysłanie jakiegoś oddziału bezpośrednio na Malbork było problemem. Po pierwsze, ona mogła zostać rozbita przez ten oddział krzyżacki, tą armię właściwie gdzieś tam operującą jeszcze. A druga sprawa, no to niestety, ale wywiad satelitarny nawalił na całej linii i zdjęć satelitarnych otwartej bramy w Malborku Jagiełło nie dostał. Także tutaj jest problem. Wyobraźcie sobie polnymi dróżkami idących no, tysiące, dziesiątki tysięcy koni, ludzi, wozów, bez krótkofalówek, telefonów komórkowych, przeprawa przez Wisłę, która była jeszcze przed bitwą grunwaldzką. No, ja bym chciał dzisiaj to zobaczyć. Wisła w tym miejscu pod Czerwińskiem miała 500 metrów szerokości. W ciągu jedynego dnia postawiono most pontonowy, który był budowany przez całą zimę przez mistrza nam nie do końca znanego. Jego imię się tylko zachowało, który był budowany jak klocki Lego. Każdy element musiał pasować do każdego miejsca. Nie było możliwości, żeby ten element nie był identyczny jak pozostałe. W ciągu jednego dnia postawiono most pontonowy, który jak obecnie obliczono według opisów, wytrzymałby bez problemu przeprawę dywizji pancernej, nawet ciężkich czołgów 60-tonowych. Przez ten most przeprawiło się 6 tysięcy wozów obciążonych, blisko 35 tysięcy ludzi, koni. Następnie most rozebrano, odholowano do Płocka, po czym jak armia wracała spod Malborka, z powrotem go postawiono, z powrotem armia się przeprawiła. Słuchajcie, to już jest logistyka, która przekracza nasze możliwości. Ja bym chciał dzisiaj zobaczyć saperów, jak stawiają 500-metrowy most. Mhm. Teraz nie po kolei zadam pytanie, ale to jest o Wiedźmina, jest dobre. Kizbu, jak w średniowieczu wyglądała sprawa noszenia mieczy na plecach? Czy można było się z czymś takim spotkać? Czy było to w ogóle możliwe? Tak, miecz półtora ręczny, typowy miecz rycerski do walki konnej, jest dosyć długi. Jeżeli przypniemy go do pasa, tam się będzie ciągnął po ziemi, biorąc pod uwagę, że on ma 1,40 m, 1,50 m długości, a średnia wzrostu średniowieczu to jest 1,50 m, to jeżeli idziemy na piechotę, to najprościej nam taki miecz wrzucić na plecy. Druga sprawa, miecze dwuręczne były noszone wyłącznie na plecach, bo do pasa sobie go nie przypniemy. Jasne. Upadająca Polska pyta, jaka jest szacunkowa wartość zamku Chojnik? To znaczy, jakbym był miliarderem i chciał kupić ten zamek, to o jakiej kwocie możemy mówić? Oczywiście teoretycznie. Nie znam, to jest zabytek bezcenny. Jest to własność PTTK Sudety Zachodniej. Nie słyszałem, żeby chcieli to sprzedać. A wyceniać tego nikt nie wyceniał, po prostu takich rzeczy się właściwie nie wycenia w tej chwili. Vinci 89. Jak wyglądał dzień wolny od pracy wśród mieszkańców średniowiecznej wsi? Były?
Oczywiście, no, niedziela była obowiązkowym dniem wolnym od pracy. Poza tym pamiętajmy, że obchodzono bardzo dużo świąt, różnych patronów, świąt kościelnych i tak naprawdę tych świąt wolnych od pracy było bardzo dużo w rzeczywistości. Oni wolnych sobot nie mieli, ale rekompensowały im to właśnie wolne święta kościelne. Co oni robili? Przede wszystkim no, istniał pewien rodzaj zakazu pracy w polu, no, dzień święty święcić, nie pracować. Wymuszano to we wczesnym tam okresie, kiedy wprowadzano chrześcijaństwo, wymuszano to. Potem ludzie się nawet do tego przyzwyczaili. Wiadomo, czasami ktoś tam pracował, ale było to grzechem, więc ludzie trochę się tego bali. Grzech w tamtym czasie był rzeczą poważną. No chłop zdesperowany mógł gdzieś tam pójść do pracy, ratować swoje plony czy coś takiego, bo burza, bo ulewa, bo coś takiego, ale raczej nie pracowano, no obrządzano tylko z konieczności to, co trzeba było zrobić, czyli napoić, nakarmić bydło, ale rzemieślnicy nie pracowali, na pewno warsztaty były zamknięte, kupcy nie pracowali, był to rzeczywiście dzień wolny. Oczywiście obowiązkowa msza, kościół, poza tym spotykano się gdzieś tam w karczmie, spotykano się na jakichś tam błoniach nad rzeką, bawiono się, tańczono, słuchano muzyki. Zakupów nie robiono. Nie ma mowy. Wszystkie kramy były zamknięte. Sakolus, jak wyglądała sprawa honoru w średniowieczu dla rycerzy? Czy istniał jakiś kodeks, tak jak to się pokazuje dzisiaj? Kodeks istniał, ale nie był spisany, tylko to było słowo takie jak gdyby mówione. To był pewien zestaw zachowań. Słowo honoru. Honor był rzeczą potwornie ważną. Przykładów jest na to bardzo dużo. Pierwsza rzecz. Honor obowiązywał w obrębie kasty. Powiedzmy, jeżeli rycerz, tak jak to miało miejsce we Francji wielokrotnie, rycerz na przykład daje słowo honoru mieszczaninowi, że jak podda miasto, to go na pewno nie zabije, zupełnie nie oznacza, że on musi słowa dotrzymać. Słowo honoru dane komuś, kto stoi niżej ode mnie, nie obowiązuje. Ale nie wszyscy oczywiście to stosowali. Poza tym już w obrębie własnej kasty honor jest rzeczą ważną. Honor jest jak dziewictwo. Rodzimy się z nim wszyscy, ale pierwsza wpadka i go tracimy. Potem możemy zło naprawić, krzywdy nagrodzić, ale honoru nie odzyskujemy. Umieramy już bez honoru. Koniec. Splamiliśmy się. Nie ma tego. Honoru się nie odzyskuje. Tak to traktowano w średniowieczu. Na przykład no, jest sporo zapisków w różnych kronikach. Pewien młody kawaler bardzo zakochał się w pewnej młodej damie. Ona pewnie miała tam ze 14-15 lat, była stosunkowo głupia jeszcze, sądząc po jej wyczynach. Oczywiście była to już mężatka. Mąż był znacznie starszy, tak jak to kroniki ujmują. Otóż on jej tam wyznawał swoją miłość, ona w końcu nie wytrzymała, powiedziała, że skoro ją tak kocha, jak mówi, to niech na turnieju rycerskim wystąpi bez zbroi. Ona go skazała na śmierć po prostu. Honor jest honor. Chłopak siadł na konia w samej koszuli i stanął do turnieju rycerskiego. Albo był na tyle dobry, albo rzeczywiście go troszeczkę oszczędzano, ostatecznie on turniej przeżył. Wielokrotnie ranny, w postrzępionej, okrwawionej koszuli, przyszedł do tej młodej damy, zdjął tą postrzępioną, okrwawioną koszulę i powiedział krótko: jeżeli ty mnie kochasz tak, jak mówisz, to przyjdziesz na ucztę po turnieju w tej koszuli. Słowo się rzekło, przyszła w tej koszuli w obecności męża. Honor jest honor. Jaskier, czy rekonstrukcja historyczna to drogie hobby? Jaki jest orientacyjny chociaż koszt wyposażenia husarza? Bardzo drogi. Takie na podstawowe wyposażenie husarskie, nie licząc kosztów konia, którego husarz musi posiadać, to jest... No w najgorszym wypadku, już tam licząc tam bardzo tanio i tylko podstawowe rzeczy bez strojów wyjściowych i innych, to jest od 15 do 25 tysięcy. Ojoj. Teraz polityczne pytanie. Podejrzany Wykopowicz. Jak pan ocenia takie postacie jak książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki czy Aleksander Wielopolski? Lojalistyczni zdrajcy czy patrioci kierujący się realizmem? Jak już wcześniej wspominałem, ja nie będę się wypowiadał na temat ludzi żyjących kiedyś, w momencie, kiedy ja nie mam pełnej informacji, w jakich warunkach żyli, czym się kierowali i jak działali. Owszem, pewne rzeczy można potraktować jako zdradę, ale ja nie podejmuję się osądzania ludzi w żaden sposób. Ani dzisiejszych, ani tych wcześniejszych. Blubisu. To pytanie już w sumie było, w trochę innej formie. Jak wyglądały ceny ekwipunku rycerza? Czy to prawda, że za dobrą zbroję można było kupić parę wiosek? No może parę to nie, ale jedną na pewno. Tak jak powiedziałem, pełne wyposażenie rycerskie, powiedzmy rycerza ruszającego w Królestwie Polskim na Grunwald, czyli wóz taborowy, konie zapasowe, koń, zbroja, zapasy żywności, broń, pachołki, które z nim maszerowały, tam gdzieś jechały. A ilu ich było? Dwóch, trzech co najmniej, plus pocztowy, który służył rycerzowi również na polu walki, również uzbrojony tak jak rycerz. To wszystko razem kosztowało około 120 grzywien, czyli pełny dochód, bez żadnych ubytków, z dosyć dużej wsi roczny. Komeniusz, jaki stosunek mieli ludzie w średniowieczu do zjawisk przyrodniczych, pogodowych typu zaćmienie słońca? No w średniowieczu raczej już wiadomo, że tam gdzieś tam chłop na jakiejś zapadłej wsi, to nie do końca kojarzy, o co chodzi, ale zaćmienie słońca u nas trafia się rzadko, więc nie sądzę, żeby wielu ich tam oglądało.
Natomiast nas astronomowie, uczeni, wykładowcy na uczelniach doskonale już wiedzieli, co to jest, więc nie stresowali się tym. Mateusz pyta, iloma językami pan mówi, może zna pan staropolski? Słuchajcie, to co oglądacie w filmach, to jest stylizowanie, to jest udawanie języka staropolskiego. Język w Polsce w XIV-XV wieku bardzo mocno przypominał język słowacki, czeski, to jest coś takiego pośredniego. Zarówno język czeski, słowacki, jak i polski pochodzą z jednej gdzieś tam grupy właściwie. I bardzo przypominały, natomiast mówię, ta cała reszta to jest archaizowanie języka. No można archaizować, ja mogę zacząć tak za chwilę mówić, ale to jest trochę śmieszne, poza tym no, ja się muszę wtedy zastanawiać, jakich słów używać i będę mówił wolniej i może mniej sensem. Natomiast języków obcych znacznie muszę, język angielski uważam za wyjątkowo pogański. Zresztą królowie angielscy, nawet z linii Plantagenetów, którzy rządzili Anglią, nie znali tego języka, używali wyłącznie języka starofrancuskiego. Marco Polo pisał też w języku francuskim, chociaż był Wenecjaninem. A znacznie muszę z prostej przyczyny, chociaż często bywam za granicą na turniejach, po prostu moja żona jest lingwistką i tłumacz. Korn van Het. Co pan sądzi obecnie o myśliwych? Czy to naprawdę regulowanie liczby gatunkowej, czy zwykłe zabijanie dla rozrywki? Ja pochodzę ze starej łowieckiej rodziny, ale już się łowiectwem nie zajmuję. Jeszcze ładnych parę lat temu coś takiego jak tradycja łowiecka istniała, ale z tego co słyszę i widzę obecnie, to jest jakiś taki pseudosport dla ludzi rzekomo bogatych, a jeżeli chodzi o tradycję łowiecką, to oni już niewiele z niej znają, niewiele wiedzą i jak widzę kretyna, który siedzi zimą przy paśniku dla zwierząt ze strzelbą, to ja doskonale wiem o co mu chodzi. To jest debil, skończona łajza i bandyta. Kamil pyta. Jak to jest ze skarbami ze średniowiecza? Czy znaleziono w ostatnich latach coś nowego i czy są jeszcze jakieś w miarę wiarygodne legendy, które mówią o fortunie zakopanej w ziemi? Legendy są zawsze wiarygodne, bo one z powietrza się nie wzięły. Każda legenda ma gdzieś tam swoje źródło, jakiś tam pierwowzór prawdy. Skarbów w ziemi jest taka ilość, że nie możemy z tego wyobrazić, a to jest zawsze kwestia przypadku, kiedy je znajdziemy, bo owszem, są ludzie, którzy prowadzą szczegółowe badania i im coś tam się udaje znaleźć. Najlepiej to wychodzi w tej chwili ludziom tropiącym zatopione statki. Natomiast w ziemi w tej chwili tu coś tak znienacka znaleźć, to jest trudno, ale jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to jest naszpikowany skarbami i kłopot jest tylko jeden. Ludzie, którzy je znajdują, się tym nie chwalą. Bo to trzeba oddać. Tak jest, to trzeba by zgodnie z prawem oddać państwu. A lepiej to gdzieś pchnąć po cichu tam. I no nie jest to dobre, bo często te precjozja, czy jakieś rzeczywiście zabytki ogromnej klasy, biżuteria, czy jakieś inne rzeczy trafiają. Czasami tego złota, jeżeli chodzi o wartość, czy kamieni szlachetnych jest mniej niż wartość historyczna tego i to jest kłopot. No ale no nie przeskoczymy tego. Pytanie sportowe czy obyczajowe? Wszystko jedno. Kto wygra Euro 2012? Jezu, ja się nie znam na piłce. Ja owszem kibicowałem polskiej drużynie, cieszę się, że to Euro jest w Polsce, bardzo mi się to wszystko podoba, jestem zachwycony organizacją i tym jak się ludzie zachowują i tym, że się obcokrajowcom w Polsce podoba. Uważam to, przepraszam, uważam to Euro za duży sukces, ale ja naprawdę nie typuję nikogo, bo ja się na tym zupełnie nie znam. No dobrze, to teraz dziadek wie, pyta, czy prostytucja była w średniowieczu legalna? To zależy od jakiego momentu i w jakim miejscu, bo bywało nawet, że święci kościoła twierdzili, że burdele powinny istnieć, one się zamtuzy wtedy nazywały, bo dochodziło do takiej sytuacji, że wygodniej było, jeżeli nadpobudliwy jakiś tam młodzieniec czy mężczyzna szedł i po prostu brał za pieniądze jakąś tam dzieweczkę, która już i tak była w tym momencie kompletnie zhańbiona i w zasadzie szanse na zbawienie miała niewielkie, aczkolwiek zawsze mogła na to liczyć powoli, gdzieś tam odkupując swoje winy. Że on już poszedł tam, gdzie grzech już jest i od dłuższego czasu funkcjonuje, niż miałby namawiać do grzechu jakąś dziewicę czy mężatkę. Więc lepiej już niech ten burdel stoi i miasta utrzymywały te burdele, zresztą często z własnej kasy, niż po prostu dopuszczać do tego, że są gwałty, miłość pozamałżeńska, jakieś kombinacje. No, zachowała się księga kasowa w jednym mieście w Polsce, że już tak w skrócie szybko powiem. Tam są wpisy, które przekazywano pewnej pani, która prowadziła zamtus. Regularnie co kwartał przekazywano pewną kwotę pieniędzy i najciekawszy jest tytuł, jaki ta pani miała. Otóż ona miała tytuł taki dosyć ciekawy, zapisany w tej książce. Matrix Heva Dicta Pierdolonka. Dosłownie z taką pisownią. Le Vampire. Jak bardzo rozwinięci byli muzułmanie pod względem technologicznym i td. Powiedzmy w X wieku w porównaniu do Europy. Znacznie wyżej niż Europa. Oj, tu nie ma co porównać. Słuchajcie, są zapisy mówiące o tym, że w Damaszku w uniwersytecie zapisano taki bardzo ciekawy tekst,
że gdyby wziąć jakąś substancję na łyżeczkę do herbaty i doprowadzić do, no to jest tutaj już użyte inne słowo, bo to troszeczkę inaczej było opisane, ale powiedzmy, ja to powiem w skrócie już, do rozszczepienia tych cząstek tam, to zniszczyłby się Damaszek i okolice. Oni matematycznie nawet potrafili rozpracować bombę atomową, która powstała 1000 lat później. No proszę. RSS. Czy to prawda, że czerwone tkaniny ubrania były zarezerwowane tylko dla wyższych sfer? Tak. I Tives. Czy mógłby pan opowiedzieć, ile w średniowieczu ważyły miecze jednoręczne, półtora ręczne i dwuręczne oraz czy w pochwie z mieczem noszono, pochwę z mieczem noszono przy pasie czy na plecach? Waga miecza. Przecięta, mówię tu o broni, przełom XIV-XV wiek. Waga miecza. Jednoręczny od 800 do 1200 gram. Miecz tak zwany bękarci, półtora ręczny, czyli walczymy jedną dłonią, bo możemy go wziąć w dwie dłonie. Typowa broń rycerza konnego. Waga 1300-1700 gram przy długości sięgającej 1,40-1,50 m. I miecz dwuręczny, to jest bardziej miecz renesansowy. Średnia waga 2,5 kg, maksymalnie 3 kg. Długość do 1,70 m. To wcale nie były takie ciężkie. Nie, to jest mit. Cięższa broń była tylko katowska, dochodziła do 3,5 kg wagi, a wszystkie inne egzemplarze były co najwyżej paradne albo ozdobne i nie służyły do walki. Boeing. Jaką rolę pełniły bazyliki i świątynie w odkryciach astronomicznych w średniowieczu? Oj, nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. No, bardzo ciekawy użytkownik. Zbanowaliście mnie, ale byłem bordowy. Czy rycerze często walczyli pieszo, czy była to raczej rzadkość? Bywały sytuacje, że rycerzy spieszano, jeżeli król chciał mieć kontrolę nad tym, co rycerstwo wyprawia, czasami w niektórych bitwach, to kazał im się spieszyć, bo rycerstwo było bardzo niesubordynowane i nawet indywidualni rycerze ruszali gwałtownie z nienacka do walki, nie przejmując się w ogóle taktyką ani planami króla. To się we Francji zdarzało, natomiast no, w zależności od okoliczności mogli walczyć pieszo, ale głównie rycerz to jest jednak konny, sama nazwa, rycerz, Ritter z niemieckiego jeździec, chevalier, po francusku to oznacza rycerza, ale chevalier to jest również jeździec. Po polsku mamy kawalerzystę, który oznacza no, w pewnym sensie jak gdyby zbrojnego jeźdźca, no, kawalerzystę walczącego tam jakąś bronią i jednocześnie jeżdżącego konno. Nie? Ale słowo rycerz pochodzi z niemieckiego od słowa Ritter, czyli jeździec. Jasne. Jak częste są kontuzje przy rekonstrukcjach walk, pyta Parskun. Kiedyś było ich dużo, teraz to już jest ogromna rzadkość, wyszkolenie ludzi i nie dopuszcza się oszołomów. Czyli to zależy od kultury tych, którzy rekonstruują. Tak, ci, którzy walczą, no po prostu wiedzą, że pewnych rzeczy nie wolno robić. Wprowadzono pewnego rodzaju regulaminy, owszem są turnieje typowo bojowe, gdzie dwóch ludzi może się stanąć naprzeciw siebie i rżnąć się ile chce, ale oczywiście w odpowiednim uzbrojeniu, z odpowiednią bronią, która gwarantuje brak kontuzji. A w dużych inscenizacjach to już jest na tyle przygotowane, a ludzie są na tyle już w tej chwili światli, inteligentni i obyci z tym wszystkim, że raczej robimy wszystko, żeby nie zrobić sobie nawzajem krzywdy. To z boku wygląda na wściekłą walkę, a w rzeczywistości jest to pod pełną kontrolą. Osoby, które szaleją, po prostu są eliminowane i usuwane z takich imprez. Ostatnie pytanie od Wykopowiczów. Modrzy Sedes, ile mogłoby kosztować kupno zamku? I uśmiech na koniec. No tak jak powiedziałem, no, są jeszcze miejsca do kupienia. Tutaj na Dolnym Śląsku jest parę ruin zamków, które można ewentualnie próbować prywatyzować, czy pałaców. Proszę bardzo, tutaj to jest w tej chwili robione na gminie. Z tym, że trzeba mieć dużą kasę, żeby to potem odrestaurować, bo tutaj przepięknie są odbudowywane zamki i pałace, to nie ukrywam. Zamek Chojnik nie wchodzi w grę odbudowa, dlatego że nikt nie wie, jak on wyglądał przed spaleniem, nie zachowały się żadne wizerunki. A co do kosztów, to mówię, nie mam pojęcia, to trzeba rozmawiać w gminach, kto jaki zamek ma do sprzedania i tam rozmawiać. A to ja rozwinę jeszcze to pytanie o utrzymanie zamku. Duży koszt. Sama konserwacja, słuchajcie, tutaj rocznie, ja tutaj zużywam około 10 ton gotowej zaprawy murarskiej już na konserwację tylko tych murów. A wolno taką zaprawą, czy trzeba tą z jajek? To jest zaprawa wapienna. Nie, nie, nie. Pierwsza sprawa, nigdy nie używano jajek do żadnej zaprawy, to jest kompletna bzdura i mit. To była zaprawa robiona z wapna i piasku, a jajek tam nie dodawano, to jest legenda. A nie zgniłej żaby, nic takiego? Nie, no nie, owszem, resztki padlinę, niewykorzystane skóry, resztki kości, jakieś tam niewykorzystane resztki jedzenia, wrzucano do dołu z wapnem, to się tam lasowało, natomiast nigdy nie wrzucano tam normalnych jajek, które się nadawały do jedzenia. Jasne. No dobrze, drodzy Wykopowicze, Ama na Zamku Chojnik w tej chwili dobiega do końca. Ja bardzo chciałem podziękować panu Kasztelanowi za to, że zechciał nas tutaj przyjąć i że tak fajnie to nam się udało. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi obejrzało przynajmniej we fragmencie tę dzisiejszą transmisję. Od jutra mamy nadzieję, że będzie już dostępna na żywo. Ja teraz może dam 5 minut na jakieś takie ogłoszenia parafialne.
Bo pewnie jakieś będą. Jakieś imprezy się zbliżają w najbliższym czasie? Znaczy, może zacznę od innej strony. Dla mnie to jest też ogromny zaszczyt, że w ogóle ktoś chciał mnie słuchać. Chciałbym bardzo podziękować całej tej ekipie, która tutaj nie szczędząc trudu i kosztów wgramoliła się na ten zamek. Dla mnie jest to troszeczkę zaskoczenie, że ktoś chce poświęcać swój wolny czas i... A jeżeli nawet nie wolny czas, to po prostu tyle pracy w to włożyć. Czuję się zaszczycony, jeżeli ktoś mnie oglądał. Jest to dla mnie bardzo miłe i dla mnie zupełnie niespotykane zjawisko. Jeżeli chodzi o imprezę, no to przede wszystkim zapraszam na Zamek Chojnik i zapraszam na Dolny Śląsk. Tutaj jest ogromna ilość zabytków, to naprawdę jest co oglądać. Jeżeli już będziecie na Śląsku, korzystajcie z usług Gildii Przewodników Sudeckich. Takich ludzi, którzy nawet ciekawiej ode mnie opowiadają, tam jest wielu. Oni was oprowadzą i po górach, pokażą wam i przyrodę, i zabytki, więc myślę, że warto z tą gildią się spotkać, warto sobie wziąć tych przewodników, czy na wycieczkach szkolnych, czy nawet indywidualnie, bo wiedzę, którą oni sprzedają, to jest na pewno wiedza sprawdzona i na pewno nie jest to opowiadanie banialuk jakichś tam chorych bzdur. Jeżeli chodzi o imprezę, chciałbym na pewno zaprosić wszystkich na 18 i 19 sierpnia, tutaj na Zamku Chojnik odbędzie się już 23 turniej rycerski. A oprócz tego ci, którzy mieszkają gdzieś tu w okolicy i może są tym zainteresowani, 6 do 8 lipca odbędzie się tak zwane wielkie wędrowanie, które robi Gildia Przewodników Sudeckich. To jest no taki dobowy marsz, gdzie idziemy cały czas non-stop, wędrujemy przez góry. Całą noc i prawie cały dzień. Nie ma noclegów, nie ma żadnych zatrzymań. No już w tej chwili jest ponad 80 zgłoszeń. W tamtym roku ukończyło ten marsz bodajże 20 osób. Ale przeszło prawie 100 kilometrów, więc no, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, polecam. I jeszcze raz zapraszam wszystkich na Chojnik i chciałbym wszystkim bardzo podziękować za to, że poświęcili mi tyle czasu i zechcieli mnie słuchać. To ja jeszcze dodam, że z ostatnich informacji, jakie miałem, a miałem je godzinę temu, zadane zostało 600 pytań. Nie wiem, co się z wszystkimi pytaniami stanie. Na wszystkie odpowiemy, czy nie? Może być problem. Myśmy odpowiedzieli na 100, może nawet więcej. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękujemy również firmie, która tutaj nam zorganizowała internet. Jak oni się nazywają? Ojej. No właśnie, ale to w wersji VOD wrzucimy może ich logotyp. I was wszystkich pozdrawiamy z Zamku Chojnik w samym centrum Karkonoszy. W Kotlinie Jeleniogórskiej na krawędziach Karkonoszy. Tak, 3 km od Jeleniej Góry. Do zobaczenia.